Henry Gillette. Leonardo da Vinci. Pionier nauki. Notka autora. To naturalne, że na tych kilku stronach pominie się wiele aspektów niezwykłej osobowości Leonarda. Wiadomo, że był artystą, literatem, poetą i filozofem. To, że był także człowiekiem humoru, a także prorokiem, którego wizja sięgała daleko poza jego czasy, to fakty które również starałem się uwzględnić w tej biografii. W naszej wiedzy o jego życiu istnieje wiele luk, które czasami wypełniałem własną wyobraźnią, aby zapewnić ciągłość jego historii. Niewiele wiadomo o jego początkach, okresie podróży po opuszczeniu Mediolanu i latach spędzonych w Rzymie. Również w jego stosunkach z otaczającymi go osobami kryje się pewna tajemnica, ponieważ nasze opisy jego osoby pochodzą głównie z jego często zagadkowych, osobistych notatek oraz od biografów, którzy pisali o nim wiele lat po jego śmierci. Niniejsza książka dotyczy naukowca Lenarda i pełne opisanie jego licznych osiągnięć wymagałoby umysłu encyklopedycznego. Zamierzałem wydobyć esencję jego historii w nadziei. Że wzbudzi to entuzjazm czytelnika i pogłębi jego zainteresowanie innymi, pełniej udokumentowanymi książkami, a przede wszystkim notatkami, które sam napisał Lenardo. Tarcza W dolinie u podnóża Monte Albano zaczynał już zapadać zmierzch, gdy młody Lenardo ruszył w stronę domu. Zatrzymując się nad drwącym strumieniem, aby zmyć z twarzy kurz całodziennych poszukiwań. Odłożył czapkę i skórzany woreczek i zanurzył ręce w zimnej górskiej wodzie. Poczuł siłę prądu i obserwował wirowanie i przepływ bąbelków wokół jego nagich ramion. Pomyślał, że to samo uczucie towarzyszyło przepływowi i powietrza, którego doświadczył dwa skaliste turnie gór. Jednak tego wieczoru nie było czasu, żeby usiąść i pomyśleć. Spieszył się do domu. Pospiesznie nabierając wodę w złożone dłonie, Spryskał nią głowę i twarz, po czym strząsając wodę z włosów, wstał i podniósł czapkę. Z zadowoleniem zajrzał do swojej sakiewki, zarzucił ją na ramię i ruszył kamienistym szlakiem do wioski Winci. Vinci było małym miasteczkiem położonym na wzgórzu na cyplu Monte Albano. Jego zamek i dzwonnica nad domami przypominały wartowników strzegących zboczy winnic i gajów oliwnych rozciągających się w dolinie. Leonardo da Vinci, co oznacza Leonardo z miasteczka Vinci, myślał o swoim domu. Wiedział, że urodził się w Anchiano, niedaleko Vinci, 15 kwietnia 1452 roku, jako córka wieśniaczki o imieniu Caterina. W wieku pięciu lat został wysłany przez swojego biologicznego ojca, Piero da Vinci, aby przyjechał i zamieszkał w rodzinnym domu w Vinci, wygodnym i przestronnym miejscu z dużym ogrodem. Piero pięć lat wcześniej poślubił Albiera di Giovanni Amadori, szesnastoletnią dziewczynę. Nie mieli własnych dzieci, a Leonardo został ciepło przyjęty w domu przez swoją młodą macochę. Kiedy Leonardo miał około jedenastu lat, zmarł młody Albiera, pozostawiając pogrążony w ciemnościach i zasmucony dom. Dwa lata później jego ojciec poślubił inną dziewczynę o imieniu Francesca Lanfredini. Chociaż śmiech i śpiew wkrótce zastąpiły smutek, Lenardo nigdy nie zapomniał miłości swojej pierwszej macochy. Również w domu mieszkał Antonio, jego dziadek, który miał 85 lat, jego babcia, wujek Alessandro Amadori z rodziną i, co najważniejsze, jego wujek Francesco. Da Vincis, których początki w mieście sięgają XIII wieku, zawsze byli szanowanymi prawnikami i właścicielami ziemskimi. Ponieważ wujek Francesco nie był ani prawnikiem, ani wielkim właścicielem ziemskim, mieszkańcy miasta twierdzili, że nic nie zrobił, ale zajmował się rodzinnymi winnicami i ku uciesze Lenarda hodował własne jedwabniki. Wchodząc do głównej bramy, Lenardo zauważył, że nad straganami na rynku paliły się lampy oliwne i panowało ożywione zamieszanie ostatnich godzin pracy. Ludzie kiwali głowami i uśmiechali się do niego, bo jako piętnastoletni chłopiec był już uderzającą postacią. Był wysoki, miał długie, kasztanowe włosy opadające na ramiona, a jego twarz była tak urocza, że często porównywano ją do aniołów malowanych w kaplicach kościoła. Muzyka jego lutni, dźwięki jego głosu i łagodność jego osoby były takie, że wszystkie serca i drzwi były dla niego otwarte. Jednak dziś wieczorem Lenardo unikał zwykłych zaproszeń na rozmowę. Jego ojciec miał wrócić z Florencji. W miarę jak rosła jego sława jako prawnika, bywał tam coraz częściej. Teraz Lenardo myślał, że prawie ukończył zadanie, które ojciec, pół żartem, dał mu wiele tygodni temu, tak wiele tygodni temu, że był pewien, że ojciec o nim zapomniał. W tym czasie pewien wieśniak którego umiejętność dostarczania ryb i dziczyzny na stół dużego domu Piera była niezwykle ceniona, poprosił go o przysługę. Ten człowiek miał okrągłą, drewnianą tarczę wyciętą z drzewa figowego i poprosił Piero, aby namalował na niej wzór we Florencji. Piero, który podczas swoich wędrówek po okolicy zauważył szkic roślin, formacji skalnych i scen, które jego syn wykonywał. Postanowił sprawdzić zdolności syna i dał chłopcu tarczę. W tajemnicy swojego pokoju, do którego nikt nie miał wstępu, Lenardo wygładził i przygotował drewno, a na nim malował potwór. Wspinając się po skałach, przez strumienie i do jaskiń, Lenardo miał zwyczaj gromadzić wszelkiego rodzaju pełzające i pełzające życie. Cierpliwie przynosił je do domu w swojej skórzanej torbie, uważnie je studiował i rysował. Robaki, nietoperze, motyle, szarańcza i węże potęgowały zamieszanie w i tak już zagraconym pokoju chłopca. Gdziekolwiek poszedł, zbierał rzeczy, które budziły jego ciekawość. W rezultacie jego pokój był zawsze wypełniony kamieniami, suszonymi roślinami, kwiatami, szkieletami małych zwierząt, a także stronami z notatkami i rysunkami. Teraz Lenardo połączył cechy tych małych form życia, aby stworzyć potwora. Wynurzającego się z ciemnej groty i ziejącego ogniem i dymem, coś bardziej przerażającego, niż gdyby powstał w wyobraźni, ponieważ każdy element był duplikatem rzeczywistości w naturze. Niezauważony Lenardo dotarł do swojego zacisza pokoju i opróżnił dzisiejszą kolekcję na stół obok tarczy. Zapalił świece i przyjrzał się swojemu zdobyczowi, jaszczurce i dużemu konikowi polnemu. To uzupełniłoby jego obraz. I najbardziej niezwykłe znalezisko tego dnia. Skamieniała muszla znaleziona wysoko na zboczach góry. Jak to się tam dostało? Czy był to skutek potopu, o którym uczyła go religia? Czy ogromna fala wyrzuciła to starożytne życie morskie wysoko w góry Albano? Przyglądając się bliżej, zauważył, że był to gatunek ślimaka morskiego, zachowany niemal w idealnym stanie. Będzie musiał to przemyśleć i zbadać później. Teraz jednak obraz musi być dokończony, bo miał nadzieję, że rano zaskoczy ojca. Ale właśnie wtedy Lenardo usłyszał, jak rodzina krząta się na dole i jak ojciec woła go na obiad. Niechętnie odszedł od stołu, przygotował się schludnie i zszedł na dół. Ach, Lenardo, powiedział jego ojciec, kiedy pojawił się w rodzinnej jadalni. Widziałem Benedetto de la Baco po drodze do miasta i powiedział mi że nie byłeś w szkole tak często, jak powinieneś. Czy to prawda? Tak, tato, ale nie jest ze mną źle. Signor Benedetto mógłby się zgodzić, przynajmniej w twojej matematyce. Mówi mi, że zadajesz mu pytania, które często zmuszają go do zatrzymania się i zastanowienia. Ale, Lenardo, oprócz arytmetyki, masz też inne przedmioty, łacinę, czytanie i pisanie. Nie możesz zaniedbywać innych, Mój chłopcze, ale chodźmy, zjemy. Razem usiedli z resztą rodziny, było to duże, zamożne i szczęśliwe zgromadzenie. Kiedy obiad się skończył, Lenardo pospiesznie przepraszał całą rodzinę, protestując, że jest zbyt zmęczony, by śpiewać, i uciekł z powrotem do swojego pokoju. Pracował długo, nieświadomy, że w domu robi się coraz ciszej. W końcu odłożył pędzle i kij, odsunął krzesło i uśmiechnął się triumfalnie. Tarcza była skończona. Jutro poprosi ojca, żeby mu się przyjrzał. Świadomi teraz, że wszyscy poszli spać, Lenardo zdmuchnął świecę i otworzył okiennice. Nocne niebo było pełne gwiazd i tylko tu i ówdzie widać było ciemną samotność doliny rozjaśnioną punkcikami światła. Lenardo oparł głowę o framugę okna i patrzył na błękitną nieskończoność nad sobą. Czym dokładnie były te gwiazdy? Czy wszyscy poruszali się po ziemi? Czym była mgła, która tak słabo zasłaniała horyzont? Co ten ślimak morski robił w górach? Dlaczego? Jak? Następnego ranka Lenardo zastał ojca i wujka Francesco w ogrodzie pogrążonych w rozmowie o winnicach i gajach oliwnych. Tato. Mam dla Ciebie niespodziankę w moim pokoju. Możesz teraz przyjść? Tak, Lenardo. Co takiego teraz znalazłeś? Założę się, że nie jest to lepszy sposób na uprawę moich winogron. Starszy Da Vinci objął chłopca ramieniem i podszedł z nim do drzwi jego pokoju. Poczekaj tutaj, Tato, aż powiem, żebyś wszedł. Lenardo otworzył drzwi. Podniósł obróz ze stojącej na sztaludze tarczy i lekko uchylił tak także pomieszczenie wypełniło miękkie światło. Tato, możesz już wyjść. Piero wszedł, już dawno zapomniał o okrągłym kawałku drewna i nagle zamarł na środku pokoju. Zlituj się nade mną, powiedział, kiedy zobaczył okropne ziejące ogniem stworzenie. W półmroku pokoju potwór i mroczna jaskinia. Z której się wyłonił, były strasznie realne. Piero właściwie zaczął się wycofywać z pokoju ze strachu, gdy Leonardo położył mu rękę na ramieniu. Tato, ta praca spełniła swój cel, więc zabierz go, bo przyniósł zamierzony skutek. O mówiło się w całym domu, to było ustawione i zdumione. Jeśli chodzi o Piero, postanowił potajemnie zabrać go ze sobą do Florencji i sprzedać dając swojemu przyjacielowi wieśniakowi jakiś tani substytut, który mógłby kupić na rynku. Tak więc kilka dni później ojciec Lenarda osiodłał konia, a tarczę owinął i zapakował do sakwy. Zabrał także, w nieznanym synu, część rysunków chłopca. Piero zdał sobie teraz sprawę, że Lenardo może mieć rzadki talent. Co więcej, planował przenieść się z rodziną do Florencji, aby być bliżej badi czyli miejskich kancelarii prawnych, dla których często był zatrudniony. Tam, pomyślał Piero, talent Lenarda można rozwijać potokiem najlepszych nauczycieli. Minęło wiele dni, zanim ojciec Lenarda wrócił. Kiedy to zrobił, zebrał rodzinę i dla wszystkich było oczywiste, że ma ekscytujące wieści. Najpierw Piero ogłosił, że on i Francesca przeprowadzą się do Florencji, ponieważ on i jego wspólnik prawny zajmowali się teraz zabezpieczaniem powierzchni biurowej w Badia. Było to ładne biuro, zlokalizowane centralnie, naprzeciwko Pałacu Podesta, czyli głównego sędziego. Następnie, zwracając się do Lenarda, powiedział. Pokazałem kilka twoich rysunków mistrzowi Andrei Delverrochio i jego entuzjazm dla twoich umiejętności zdecydował, że umieściłem cię w jego pracowni jako ucznia. Co ty pomyśl o tym? Lenardo był oszołomiony. Verrocchio, wielki artysta i rzeźbiarz. Florencja. Miasto-państwo, którego władza i wpływy rozprzestrzeniły się daleko poza jej mury. Teraz będzie się pilnie uczył, teraz znajdzie odpowiedzi na swoje niekończące się pytania. Objął ojca i nie mógł nic powiedzieć. Florencja. Włochy w czasach średniowiecza i renesansu nie były zjednoczonym krajem jak dzisiaj. Było to oczywiście część świętego Cesarstwa Rzymskiego, ale główne siły rządzące w tym kraju znajdowały się w miastach państwach, z których Florencja była jednym z najpotężniejszych. Miasto państwo było czymś znacznie więcej niż miastem, było prawie królestwem samym w sobie. Każde z nich miało własną armię i bardzo często toczyły się wojny na dużą skalę między takimi miastami jak Mediolan, Neapol, Rzym, Wenecja i oczywiście Florencja. Włosi uważali się wówczas za obywateli, nie Włoch jako całości, ale poszczególnych miast. Ludzi przyjeżdżających z innych miast uważano za cudzoziemców, mimo że wyglądali tak samo, nosili ten sam styl ubrania i mówili tym samym językiem. Cała władza. Wpływy i idee tego okresu w historii skupiały się w miastach, państwach. Człowiek mógł być bardzo dobrym artystą, inżynierem lub filozofem, ale jeśli nie udało mu się zwrócić uwagi na swoje dzieło władcy jednego z miast, prawdopodobnie pozostał w zapomnieniu. I tak Piero Da Vinci, wiedząc, że jego syn, jeśli ma w ogóle odnieść sukces, będzie musiał mieć potężnego patrona, sprowadził Lenarda do Florencji w 1467 roku, kiedy Rudda Vinci wkroczył do Florencji. Miasto przez około 33 lata znajdowało się pod panowaniem rodziny Medyceuszy. Jak to miało miejsce w większości tych miast-państw, głowa rodziny panującej. W tym czasie Piero de Medici kierował rządem Florencji i okolic. Ale Piero miał 51 lat i był schorowany, a w chwili przybycia Lenarda pozostały mu tylko 2 lata życia. Nic takiego nie przychodziło do głowy Lenardowi, gdy jechał z ojcem przez jedną z wielkich, strzeżonych bramy miasta. Myślał nie o polityce, ale o bajecznych widokach, jakie czekały go w tym bogatym centrum handlu i aktywności. Wąskie uliczki miasta były tak zatłoczone, że rodzina Da Vinci wraz ze służbą i osłami obładowanymi dobytkiem musiała iść gęsiego. Lenardo jechał za ojcem wykrzykując pytania i jednocześnie kręcąc głową z boku na bok, żeby niczego nie przeoczyć. Wychowany w samotności góry i dolin, przyzwyczajony do spokojnego życia na wsi, piętnastoletni chłopiec był przytłoczony pod ekscytowaniem miasta. Impreza przechodziła teraz obok stoisk setek sklepów, obok wspaniałych pałaców zbudowanych przez bogatych kupców i przez place wypełnione produktami z setek gospodarstw. Od czasu do czasu Leonardo rzucał okiem na kopułę katedry, jeden z cudów architektury swoich czasów. Kiedy zbliżali się do miasta, widział katedrę z dzwonnicą, a także wysoką iglicę Palazzo della Signoria, co oznacza pałac lordów ze wzgórza. Pałac ten stoi do dziś i dziś nazywany jest Palazzo Vecchio lub starym pałacem. Ale teraz te widoki zniknęły pośród wąskich uliczek innych kościołów. Flaki sznurów prania, które zdawały się wisieć wszędzie. Często grupa piero była dociskana do ściany, gdy procesja przepychała się ulicą. Czasami robili to uzbrojeni jeźdźcy eskortujący bogatego bankiera na jakieś spotkanie, innym razem był to szereg zakapturzonych mnichów obchodzących dzień jakiegoś świętego i niosących przed sobą ogromne woskowe świece. Gdy przeszli przez wspaniały plac Signoria, przed pałacem o tej samej nazwie, Piero zeskoczył z konia i zapytał Kowala, gdzie może znajdować się pracownia Verrochia. Mężczyzna krzyknął ponad hałasem brzęczących młotów. Każdy zna ten sklep, Signor. Jest w głębi tej ulicy, po prawej stronie. Nie możesz tego przegapić. Zapytaj kogokolwiek. Mężczyzna miał rację, co do warsztatu Verrocchio nie było trudno znaleźć. Verrocchio był uważany za jednego z najwybitniejszych artystów w Florencji i wszyscy o nim wiedzieli. Był niskim, 32-letnim mężczyzną o szerokich ramionach, okrągłej twarzy, bystrych oczach, wąskich ustach i ciemnych, kręconych włosach, które sięgały mu prawie do ramion. W jego warsztacie pracowało dwóch innych uczniów, młody Pietro Perugino który był o 6 lat starszy od Lenarda i Lorenzo di Credi, ośmioletni chłopiec. Wszyscy mieszkali razem w domu, a po pokazaniu Lenardo, gdzie będzie spał i odłożeniu kilku rzeczy, które przyniósł ze sobą od Vinci, zabrano go do miejsca, w którym miał pracować. Verrochio, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Andrea di Michele di Francesco de Cioni, przyjął nazwisko swojego nauczyciela, znanego złotnika, Zgodnie z ówczesnym zwyczajem w sklepach sam Verrochio był utalentowanym złotnikiem. Jednak bycie artystą i posiadanie w 1467 roku własnego warsztatu oznaczało bycie specjalistą w wielu sprawach. Na miejsce Verrochio przyszła najróżniejsza twórczość artystyczna: malowanie obrazów, rzeźba i architektura, złotnictwo, projektowanie i wykonywanie zbroi, tworzenie zdobionych mebli projektowanie zabawek mechanicznych, a nawet przygotowywanie scenografii. Verrochio oczywiście zajmował się ważniejszymi zadaniami twórczymi, podczas gdy jego uczniowie zajmowali się szlifowaniem kolorów, przygotowywaniem paneli do malowania, wykonywaniem marmatury do jego rzeźby, wycinaniem marmuru na posąg, przygotowywaniem form do odlewu budowaniem modeli na nowy pałac czy kościół, a właściwie całą niezliczoną ilość przygotowań do skończonego dzieła. Czasami, jeśli uczeń wykazywał się niezwykłym talentem, pozwalano mu pracować nad gotowym obrazem lub asystować przy końcowych uderzeniach dłuta. Verrochio był zajętym człowiekiem i odnoszącym sukcesy rzemieślnikiem aby zaspokoić własne ambicje, był teraz pochłonięty doskonaleniem perspektywy matematycznej i badania geometrii. Ciekawski Leonardo trafił do właściwego człowieka w warsztacie Verrochia, gdzie jednocześnie uczył się wielu rzemiosł. Jego zdolność obserwacji mogła się rozwinąć. Jego głód wiedzy o matematyce został zaspokojony. W Verrocchio Leonardo znalazł nauczyciela który zachęcał go do takich badań i namawiał go do studiowania różnorodnych przedmiotów. Leonardo odczuwał teraz brak pełniejszego wykształcenia. Zaczął pożyczać podręczniki do matematyki i szukać ludzi, którzy mogliby go nauczyć tego, czego potrzebował. Po zakończeniu każdego dnia pracy Leonardo kontynuował pracę aż do nocy, nadrabiając zaległości w nauce i odkrywając dla siebie nowe obszary myślenia, takie jak anatomia, Ruch i waga, botanika oraz inny przedmiot, który miał zajmować większość jego późniejszego życia. Lat, hydraulika, czyli użyteczne zastosowanie siły wodnej. W tych wczesnych latach Lenardo rozpoczął swoje słynne notatki. Już w dzieciństwie w Vinci rozwinął swoje własne tajemnicze pisanie. Notatki te, składające się z obserwacji, proporcji i przypomnień dla niego samego, zostały wpisane na jego rysunkach. Były jednak nieczytelne dla oka, dopóki nie przystawiono ich do lustra. Lenardo był leworęczny i potrafił pisać płynnie w ten dziwny sposób. Mogło to nastąpić z wielu powodów, być może z naturalnego pragnienia zachowania tajemnicy, a może ze względu na bezpieczeństwo przed potencjalnymi wrogami. W tamtych czasach wszelkiego rodzaju spiski i kontraspiski były na porządku dziennym, Plotka lub szept w prawe ucho mogły zniszczyć reputację lub zrujnować finansową karierę. Leonardo był popularny we Florencji, podróżował z młodzieńcami z miasta, a jego przystojny wygląd i ogromna siła w rękach potrafił zgiąć podkowe sprawiły, że był postacią mile widzianą w wielu domach. Kontynuował grę na lutni i liże, pisał wiersze, komponował własną muzykę i śpiewał przyjemnym głosem. Jego niebieskie oczy były miłe, a jego zachowanie łagodne. Kiedy tylko mógł, zawsze unikał kłótni i rywalizacji. Kiedy chodził po rynku i napotykał ptaki w klatkach, kupował je, tylko po to, żeby je uwolnić. Rzeczywiście, jego miłość do zwierząt stała się tak wielka, że nie jadł już mięsa. W ciągu tych lat służby u Werrochio Leonardo urósł w siłę jako artysta i szybko stał się obiecującym naukowcem. Zadziwił swego mistrza, gdy na ołtarzu przydzielonym Verrochio namalował anioła. Namalował go nowymi farbami olejnymi, nabytymi niedawno od malarzy flamandzkich. Verrochio był tak zdumiony jego wdziękiem, że mistrz poprzysiągł sobie, że nigdy więcej nie podniesie pędzla, jeśli zwykłe dziecko będzie w stanie go tak przewyższyć. Na tym obrazie obok klęczącej postaci widać kępkę trawy, również namalowaną przez Lenarda, co swoją szczególną dbałością o szczegóły wskazuje, ile badań przeprowadził przed przeniesieniem obrazu na płótno. Na innych obrazach wykonał piękne rysunki lilii oraz studia zwierząt i krabów, dając podpowiedź tego, co miało nadejść. W tych pracach przygotowawczych Lenardo nie mógł być usatysfakcjonowany, dopóki nie przestudiował dokładnie cech roślin i zwierząt w ogóle. W późniejszym okresie życia badania te pochłaniały go coraz bardziej, aż w końcu zajmowały one większą część jego czasu. W 1469 roku, kiedy Leonardo przebywał we Florencji zaledwie dwa lata, zmarł Piero de Medici, a jego następcą został jego syn, potężny Lorenzo de Medici lub Lorenzo wspaniały, jak go często nazywano. Teraz miasto Florencja poczuło się pod kontrolą człowieka, który naprawdę wiedział, jak używać władzy. Lorenzo był Florencją, nic nie wydarzyło się bez jego udziału, a on stał się jednym z najwybitniejszych mecenasów sztuki i nauki w całych Włoszech. Jeśli Lenardo miał zrobić jakikolwiek postęp we Florencji, musiał udać się zauważyć nowemu władcy Medyceuszy. Ale Lenardo nie martwił się jeszcze, jak odnieść sukces. Leonardo, młody człowiek w wieku 17 lat, wciąż będący uczniem Verrocchio, nadal poznawał nowych przyjaciół i miał nowe pomysły. Mniej więcej w tym czasie poznał Benedetto Aritmetico, wybitnego uczonego i matematyka. Jest prawdopodobne, że ten człowiek zwrócił uwagę Lenarda na praktyczne potrzeby przemysłu i handlu, także część energii Lenarda została skierowana na badanie i ulepszanie istniejących maszyn oraz wynalezienie urządzeń oszczędzających pracę. W każdym razie w ciągu tych miesięcy Lenardo przechadzał się ulicami Florencji, wędrując po sklepach i młynach, dokonując uważnych obserwacji różnych metod produkcji. Im więcej widział, tym częściej myślał, że jeden człowiek mógłby wykonać pracę wielu, gdyby tylko miał odpowiednią maszynę. Zrobił nawet rysunki robotników z kilofami i łopatami, aby sprawdzić, czy za pomocą matematyki uda mu się określić lepsze sposoby machania i trzymania narzędzi. Ponadto szczególne problemy w zaręczynach 17 stawów zafascynowało Lenarda, co doprowadziło go do badania bardziej ogólnych problemów. Takich jak przenoszenie mocy przez koła zębate i wytrzymałość materiałów. Spędzał także długie godziny na studiowaniu teorii geometrycznych oraz czytaniu klasycznych dzieł greckich i łacińskich. Pracowicie przekładał je na własne formuły i komentował je w swoich notatkach. Uczęszczał na wykłady greka Johno Argoropoulosa, który mówił o Arystotelesowskich teoriach historii naturalnej i który przetłumaczył fizykę Arystotelesa. Studia fizyki otworzyły przed Lenardem zupełnie nowy świat pomysłów. Eksperymentował z kołami zębatymi i udoskonalaniem sposobów podnoszenia ciężarów. Zafascynował się znanymi wówczas prawami tarcia i zbudował ławkę, na której testował różne urządzenia do pokonywania oporu tarcia. Testował także naturalną moc jednego ciała do wprawiania w ruch drugiego. Ta ławka z rolkami i ciężarkami była w zasadzie podobna do tej której prawie trzy wieki później używał francuski fizyk Coulomb. Lenardo rzeczywiście wyrastał na człowieka genialnego. Teraz wszystko, od gwiazd po lotowada, zajmowało jego myśli. Jednocześnie kontynuował naukę rysunku i malarstwa. Często widywano go we Florencji, jak śledził osobę, której twarz go zainteresowała. Czasami przez większą część dnia. A wieczorem zapełniał stronę szkicami tej samej osoby z pamięci. Rozwijając w ten sposób swoją zdolność obserwacji, Lenardo zaczął bardziej polegać na własnych doświadczeniach, a mniej na tym, co mu powiedziano lub co przeczytał. To doprowadzało go do częstych konfliktów z astrologami, alchemikami, a nawet z kościołem. Astrolodzy byli ludźmi, którzy przepowiadali przyszłość na podstawie ruchów gwiazd, alchemicy dzięki swojej wiedzy chemicznej, udawali, że potrafią rozmawiać z duchami i przepowiadać przyszłość. Ci ludzie, którymi Lenardo gardził. Lenardo, choć był człowiekiem głęboko religijnym, sprzeciwiał się wielu postawom Kościoła, które uważał za przestarzałe i które utrudniały postęp nauki, z powodu tych zastrzeżeń często nazywano go poganinem. W tym samym roku 1469 Leonardo spotkał starzejącego się Paolo del Pozzo Toscanelli. Toscanelli był znanym lekarzem, filozofem i matematykiem, który zaledwie rok wcześniej wytyczył na posadzce katedry słynną linię południka służącą do wyznaczania dat poszczególnych świąt kościelnych. Starzec i chłopiec stali się nie tylko sławnym nauczycielem i zagorzałym uczniem, ale także bliskimi przyjaciółmi. Pewnego wieczoru w domu Toscanelli jego starzec pokazał młodemu Lenardowi globus świata. Większość z nich oznaczono jako nieznane, ale Toscanelli uzupełnił niektóre obszary na podstawie własnych dokładnych obliczeń oraz historii opowiadanych mu przez żeglarzy i podróżników. Wizje odległych krain, odległych pasm górskich i rozległych oceanów wypełniały wyobraźnię Lenarda, gdy przemawiał Toscanelli. Następnie Toscanelli wskazał kulę ziemską na zachód od Hiszpanii i powiedział. Tutaj znajdzie się szybsza droga do Indii, niż świat kiedykolwiek znał. Następnie, zwracając się do Lenarda, wymamrotał, zobaczysz, jak to się stanie, mój chłopcze, za twojego życia. Jedno po drugim, pytania Lenarda z dzieciństwa były następujące, odpowiedzi. Toscanelli opowiedział mu wiele o gwiazdach z Skamielinach stworzeń, które dawno zniknęły ze świata, oraz o tym, jak według niego miało miejsce wczesne formowanie się Ziemi. Nauczył chłopca także sztuki rysowania mapy. Toscanelli wywarło ogromny wpływ nie tylko na Lenarda, ale także na bieg historii. Dziesięć lat po śmierci Toscanelli jego Krzysztof Kolumb, walcząc na zachód przez Ocean Atlantycki, korzystał z mapy, którą przysłał mu stary Toscanelli. Starannie zapisanej z całą zgromadzoną przez niego wiedzą. Lenardo, zgodnie ze swoją filozofią, całą tę wiedzę sprawdzał własnymi eksperymentami. Ponieważ instrumenty astronomiczne były rzadkie, prymitywne i kosztowne, Lenardo pożyczał je, gdzie mógł, a później zaczął tworzyć własne. Następnie zaczął eksperymentować z pomiarami czasu. Opracowując pierwszy przykład zastosowania wahadła do regulacji zegara, za pomocą dwóch sprężyn odmierzał minuty i godziny. I tak przez następne trzy lata Leonardo pracował w pracowni Verrocchio, kontynuując studia i eksperymenty. W 1472 roku nazwisko Leonarda zostało wpisane do Czerwonej Księgi Malarzy Florencji, która była wówczas oficjalnym cechem, czyli Związkiem Artystów. Był jednak tak biedny, że nie było go stać na opłacanie składek i ledwo starczało mu na spalenie potrzebnych świec przed święty Łukaszem, patronem wszystkich malarzy. Chociaż jego ojciec miał teraz przestronne mieszkanie w domu przy jednym z głównych placów w Florencji, Leonardo nadal mieszkał z Verrocchio. Tak naprawdę, po formalnym szkoleniu pozostał jeszcze przez około 4 lata, wdzięczny życzliwemu człowiekowi za zaoferowane mu jedzenie i łóżko. W własne studio. W niedzielę 26 kwietnia 1478 roku nad Florencją głośno biły dzwony katedry, niemal zagłuszając hałas ulicznego tłumu. Otwierano okiennice i ludzie zarzucali sobie podekscytowane pytania. Z początku odległy, ale narastający, dobiegł kolejny dźwięk, brzydki, dźwięk zbliżającego się wściekłego tłumu. Leonardo, trzymając pod pachą zwitek rysunków, Zatrzymał się i słuchał. Nagle pytające głosy ucichły. Dzwony nadal dzwoniły i teraz było już słychać wściekłe krzyki tłumu. Lorenzo nie żyje. Giuliano nie żyje. Śmierć zdrajcom. Pazzi. Pazzi. Do pałacu się ignori. Pojmali arcybiskupa. Jest tam więźniem. Weź barana, a wyważymy drzwi. Ludzie na ulicy zostali wciągnięci w narastającą masę. Już żołnierze medyceuszy rozproszyli się po mieście. Z ulicy zerwano bruk, a w powietrzu wymachiwano mieczami, nożami i maczugami. Lenardo, oparty o ścianę domu, wkrótce został pozostawiony na prawie opustoszałej ulicy. Wciąż trzymając rysunki, ostrożnie udał się z powrotem do swojej pracowni. Jak się okazało, Lorenzo wcale nie umarł. W tę niedzielę we Florencji wybuchł spisek pazzi. W katedrze zabójcy zabili schorowanego Giuliano de' Medici, brata Lorenza. Sam Lorenzo uciekł z jedynie zadrapanym ramieniem. Rodzina Pazzi była rywalizującymi bankierami medyceuszy i przyłączyła się do tego spisku wraz z Girolamo Riario, krewnym papieża Sextusa IV, i Francesco Salviati, wieloletnim wrogiem Lorenza. Wynajęty zawodowy bandyta uzupełnił członków spisku. Girolamo Moriario nienawidził medyceuszy, ponieważ odmawiali mu pieniędzy na jego własne ambicje, a papież sprzeciwiał się Lorenzo, ponieważ Lorenzo wspierał najazdy na terytorium papieskie. Jeśli chodzi o arcybiskupa Salviatiego, przez lata żywił on osobistą nienawiść do Lorenza. Kiedy próba zamachu nie powiodła się, arcybiskup i Francesco de Pazzi uciekli do pałacu Signoria w poszukiwaniu ochrony. Jednakże zebrani członkowie Rady Florenckiej nabrali podejrzeni i zaryglowali za nimi drzwi. Obaj mężczyźni zostali później zabici przez wyznawców medyceuszy, a ich ciała zawieszono w zakratowanych oknach pałacu. W terrorze następnych dni 80 ofiar straciło życie. Spisek Pazziego miał także wpływ na przyszłość Lenarda, jak zobaczymy później. Tego ranka Lenardo był w drodze do pałacu. Pierwsze zlecenie malarskie otrzymał w styczniu poprzedniego roku. Chodziło o namalowanie ołtarza do kaplicy Eśw. Bernarda w pałacu i zaledwie miesiąc wcześniej otrzymał kwotę 25 florenów jako częściową zapłatę. Jakiś czas przed styczniem 1478 roku Leonardo opuścił Werrochio i znalazł własne miejsce. Zlecenie przyszło do Lenarda pod wpływem jego ojca który był obecnie jednym z czołowych notariuszy, czyli prawników w mieście. Choć nadal biedny, Lenardo mógł teraz poświęcić tę nową niezależność swoim poszerzającym się kierunkom studiów. Pracownia Lenarda pod pewnymi względami przypominała jego pokój z dzieciństwa, nadal była wypełniona różnymi rzeczami, które wzbudziły jego ciekawość. Wszędzie walały się książki, na jego stołach, półkach i piętrzyły się na podłodze. Książki Ptolemeusza, Pliniusza i Strabona z geografii i historii naturalnej, Arystotelesa z fizyki, a nawet książka Guido, mnicha z X wieku, zwanego Ojciec Muzyki Współczesnej. Oprócz tego pojawiały się książki o arytmetyce, rolnictwie, geometrii, gramatyce, filozofii, bajki, poezja, a nawet takie, które zawierały dowcipy. Na ścianie wisiała mapa świata wraz z jego rysunkami. A po całym studiu były rozsiane rośliny, skamieniałości, skały i szkielety. Zwierząt 24 nadal zbierał pieniądze z podróży po kraju. Na środku pracowni Lenarda znajdował się także ogromny stół, na którym leżało wiele rysunków i przyrządów do rozwiązywania problemów geometrycznych. Na sztaludze przy oknie stał obraz, gabinet na jego zlecenie w Palazzo. A na jego biurku leżał bałagan papierów zawierających notatki. Wszystkie zapisane jego tajnym pismem. W wieku 26 lat Leonardo był głęboko pochłonięty studiowaniem praw mechanicznych, geometrii i botaniki. Na przykład obserwował swoje drzew i ich związek z wiekiem drzew. W mechanice zajmował się rysowaniem modeli napędu o zmiennej prędkości. Łącząc trzy koła zębate o różnych średnicach ze wspólnym kołem latarni, Leonardo zauważył, że można uzyskać różne prędkości obrotowe w tym samym czasie. Tę samą zasadę stosuje się przy zmianie biegów w nowoczesnych samochodach. O mechanice Lenar dopisał, że była to raj nauk matematycznych, bo dzięki niej dochodzi się do owoców matematyki. Teraz także zaczął pisać o swoich obserwacjach dotyczących lotu ptaków, powstawania chmur i zachowania dymu w powietrzu. Porównał latanie ptaków do pływania ryb w morzu. A przepływ powietrza do przepływu wody. 200 lat przed Neftonem Leonardo zdefiniował zasady wzajemności aerodynamicznej zawarte w trzeciej zasadzie dynamiki Neftona. W tym czasie Leonardo miał pomysł na zrobienie 25 rzeka Arno jest żeglowna na całej długości od Florencji do Pizy po dodaniu kanałów, dzięki czemu Florencja ma ujście do morza. Myślał także o ulepszeniu nawadniania, aby wykorzystać Ziemię która nie miała wystarczającej ilości wody. Nic, co Lenardo widział w swoich codziennych działaniach, nie było zbyt małe, aby przejść niezauważone i niekwestionowane. Lot motyla, rozwarstwienie skał na zboczu klifu, kształt potężnej chmury Cumulus, obrót koła powozu na wyboistej drodze, praca mięśni na plecach rolnika, wirowanie wody wokół skały w strumień, wszystko to wzbudziło ciekawość Lenarda. Nieustannie studiował te rzeczy, starannie je rysował i zapisywał o nich w swoich notatnikach. Niestety, zamówienie Lenarda na malowanie pałacu Signoria nigdy nie zostało ukończone. Pod koniec 1478 roku papież, rozgniewany zabiciem arcybiskupa podczas spisku Pazji, wypowiedział wojnę Republice Florencji. Ferdynand, król Neapolu, Został przekonany do pomocy w tej wojnie przeciwko Florencji i medyceuszom. Gdy siły papieskie zbliżały się do fortec na wzgórzach florenckich, sobór florencki zawiesił zlecenie Lenarda, aby zaoszczędzić pieniądze na obronę miasta. Choć był zawiedziony, Lenardo nie pozwolił, ta porażka go zniechęciła. Ze strony rysunków i w galerii u Fisim we Florencji na których naszkicowano różne rodzaje broni i materiałów wojennych. Dowiadujemy się, że przeszedł od swoich umiejętności artystycznych do mechanicznych i zaczął projektować machiny wojenne. Oprócz tego, że był Florentczykiem zainteresowanym obroną swojego miasta, Leonardo bardzo chciał umówić się z Lorenzo na stanowisko inżyniera wojskowego, aby nadrobić utracone właśnie zlecenie na malowanie. Ponadto, Ponieważ XV wiek był punktem zwrotnym w metodach prowadzenia wojny, Lenarda zainteresowały wszystkie mechaniczne możliwości nowej artylerii. Wcześniej żołnierze używali między innymi włóczni, łuków i strzał oraz katapult do rzucania kamieniami. Jeden z projektów Lenarda obejmował lekką armatę której lufę można było podnosić lub opuszczać do odpowiedniej wysokości za pomocą ręcznie dokręcanej śruby i której kierunek poziomy można było wyznaczać za pomocą zwrotnej kołyski. Nominacja wojskowa, na którą liczył Leonardo, nie nadeszła. Na nieszczęście dla medyceuszy wojna z siłami papieskimi była przegrana. Jedna po drugiej oblegane fortece poddawały się, coraz więcej żołnierzy florenckich uciekało. Leonardo kontynuował pracę nad swoimi maszynami wojskowymi, bo choć odnosił pewne sukcesy w malowaniu Madon do domów prywatnych, a nawet otrzymał zamówienie od króla Portugalii na projekt Gobelinu, nadal domagał się oficjalnego uznania swoich wynalazków od Lorenza de Medici. W ciągu tych tygodni, pod koniec roku 1479, Leonardo wymyślił wiele pomysłowych sposobów prowadzenia wojny. Oprócz małego działa artyleryjskiego zaprojektował bombardę, czyli działo miotające kamienie, które nie cofało się przy wystrzale. Następnie pojawiła się lekka broń ułożona w trzech rzędach luf, zamontowana w taki sposób, że podczas strzelania z jednego poziomu drugi był ładowany, a trzeci schładzany prekursor współczesnego karabinu maszynowego. Innym było urządzenie do odpychania drabin wroga. Składał się z poziomej belki ułożonej równolegle do szczytu muru twierdzy, belka może zostać wypchnięta na zewnątrz przez jednego człowieka lub kilku ludzi przy użyciu systemu koła pasowe. Na nieszczęście dla Lenarda, gdy był już gotowy pokazać te wynalazki Lorenzo de Medici, ostatnia twierdza pod Florencją poddała się i nastąpił trzymiesięczny rozejm. Sam Lorenzo udał się do Neapolu i namówił króla Ferdynanda do wycofania się z wojny. Około 1480 roku do Florencji i ponownie powrócił pokój. Jeśli chodzi o medyceuszy, maszyny wojskowe już ich nie interesowały. Mocno zawiedziony faktem, że jego wynalazki nie zostały wykorzystane, ani nawet nie obejrzane, Lenardo zaczął poszukiwać nowych pól twórczej aktywności. Lata frustracji Stary mnich rozłożył przed sobą papiery na stole. Mistrzu Lenardo, powiedział, takie są warunki komisji. W klasztorze pragniemy namalować ołtarz do naszej kaplicy. Twój ojciec cię polecił i, jak wiesz, jest naszym prawnikiem. Oczywiście twoja reputacja dotarła już do naszych uszu i jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru. Był rok 1480. Mnich reprezentował klasztor San Donato a Scopeto w pobliżu Porta Romana, na obrzeżach Florencji. Lenardo powoli potrząsnął głową, zapoznając się z warunkami prowizji. Obraz miał być ukończony najpóźniej w trzydzieści miesięcy. Co więcej, musi płacić za swoje własne kolory, a nawet, Lenardo podniósł głowę, jakby protestował, ale wznowił czytanie, nawet zapłacić za złoto lub złote płatki których użyje. Niemniej jednak była to szansa, a Lenardo potrzebował pracy. Od zakończenia wojny papieskiej nie otrzymał żadnych zleceń, a jego umiejętności w zakresie inżynierii wojskowej były nadal zbyt nieznane, aby zyskać uznanie. Chociaż Lorenzo de Medici był wielkim zwolennikiem sztuki i nauki, nie udzielił Lenardo żadnego mecenatu. Na dworze Lorenza było wielu mężczyzn o dużej wiedzy książkowej. Ale niewielkim talencie. Zazdrośnie strzegli swoich stanowisk, a drogę do Lorenza blokowali każdemu kandydatowi, którego nie lubili. Lenardo napisał o nich w swoich notatkach, przechadzają się nadęci i pompatyczni, wystrojeni i ozdobieni nie swoją pracą, ale cudzą, i nie pozwalają mi nawet na moją. A jeśli pogardzają mną, który jestem wynalazcą, o ileż bardziej winią siebie samych, którzy nie są wynalazcami, ale trębaczami i recytatorami dzieł innych. Przyjmując zlecenie na malowania ołtarza, Lenardo miał nadzieję zwrócić na siebie uwagę. Być może wtedy Lorenzo powitałby go na swoim dworze i udzielił mu patronatu. Zatem ze swą zwykłą skrupulatnością Lenardo zabrał się za przygotowanie pokłonu trzech króli, ulubionego tematu tamtych czasów. Miał to być obraz świętej rodziny w otoczeniu trzech mędrców ze wschodu. Pasterzy i zwierząt, starych i młodych, bogatych i biednych, oddających adorację dzieciątko Chrystusowe. Ponieważ chciał, aby jego bohaterowie byli doskonali w każdym szczególe, Leonardo zaczął rysować niezliczoną liczbę młodych ludzi starców, owiec, wołów, koni i osłów. Na osobnym rysunku tła rozpracował z matematycznym mistrzostwem problemy perspektywy, czyli rysowania obiektów tak aby sprawiały wrażenie trójwymiarowych i bliskich lub dalekich w przestrzeni. Ponadto przeprowadził badania nad kompozycją całego obrazu, badania, w których wykorzystano jego wiedzę z geometrii, aby zwiększyć ekscytację tym wielkim tematem religijnym. Wśród tych szkiców, które Leonardo wykonał dla swojego Pokłon Trzech Królów to strona, na której pojawia się inspiracja dla jednego z jego największych arcydzieł, rysunku ostatniej wieczerzy. Na tej samej stronie znajduje się inny rysunek, przedstawiający higrometr. Higrometr to przyrząd służący do pomiaru ilości wilgoci w powietrzu. Projekt lenarda składa się z prostego, stopniowanego krążka ze wyważoną wskazówką, obciążonego z jednej strony piaskiem, a z drugiej gąbką lub solą. Gdy gąbka lub sól wchłonęła wilgoć z powietrza, na tarczy z podziałką wskazywano dodatkowy ciężar. Mierząc w ten sposób ilość wilgoci. Prace Lenarda nad obrazem ołtarzowym zajęły mu prawie rok. Chociaż mnisi zaczęli narzekać na jego powolność, Lenardo nie spieszył się. Chciał stworzyć obraz doskonały pod każdym względem. Aby uciszyć ich niecierpliwość, Lenardo wykonywał dla nich dorywcze prace w klasztorze. Przemalował ich stary zegar i za tę dodatkową pracę przekazali mu bardzo potrzebne pieniądze. W marcu 1481 roku Lenardo był gotowy do rozpoczęcia rysowania ołtarza. W miarę jak komponował, mnisi tłoczyli się wokół, wydając okrzyki zachwytu. Był on tak odmienny od wszystkich innych obrazów adoracji, jakie kiedykolwiek widzieli, że mnisi w dowód wdzięczności wysłali Lenardowi kilka worków kukurydzy. Pewnego dnia Lenardo szedł powoli w stronę klasztoru przez Ponte Vecchio, stary most. Po drugiej stronie rzeki Arno. Powoli ruszył w górę wzgórza, mijając budowę nowego pałacu Pitti. Ranek był gorący i rolnicy wjeżdżający do miasta z ciężko załadowanymi wozami byli zdenerwowani. Lenar dostał z boku i obserwował parę wołów, usiłujących wciągnąć wóz na wzniesienie na drodze. Ich właściciel w rozpiętej do pasa koszuli krzyczał wściekle, bijąc zwierzęta swoim skórzanym batem. To był okrutny widok i Lenardo odwrócił się. Z przeprowadzonych przez siebie eksperymentów Lenardo zdał sobie sprawę, że biedne zwierzęta zmagały się nie tylko ze wzniesieniem, ale także z oporem tarcia na skrzypiącej osi. Można by zmniejszyć ten opór, pomyślał sobie, po prostu opierając oś na dwóch zestawach łożysk tocznych przymocowanych do spodu wózka w pobliżu każdego koła. W głowie ułożył plan takiego modelu, jak on udał się do klasztoru. Prace nad rysunkiem ołtarza dobiegały końca. Mnisi byli zafascynowani spektaklem adoracji rozgrywającym się przed ich oczami. Miękkie, umbrowe kontury pogłębione szarością, ochra podkreślająca centralne postacie oczarowały ich i wysłali do domu Lenarda kolejny prezent, beczkę toskańskiego czerwonego wina. Jak się okazało, Leonardo nigdy nie ukończył tego ołtarza. Nie wiadomo dlaczego. Jednak rysunek do niego można dziś oglądać w galerii u Fisim we Florencji, tak jak go zostawił Leonardo. Pewne jest jednak, że Leonardo nie pozostawał w tym czasie bezczynny. Narysował projekt eliminacji tarcia osi skrętnej poprzez zamontowanie osi w łożyskach tocznych. Eksperymentował i rozwiązał problem przenoszenia ruchu na obracające się części maszyn poprzez tarcie, możliwy prekursor naszego nowoczesnego sprzęgła ciernego. Lenardo narysował także inne urządzenie spotykane we współczesnych samochodach, mechanizm różnicowy. Pomysł ten przewidywał różnicę prędkości pomiędzy dwoma kołami napędowymi podczas pokonywania zakrętu. Leonardo narysował także pierwsze znane plany samobieżnego pojazdu, pojazd, samochód. Został zaprojektowany do działania poprzez system elastycznych sprężyn nakręcanych ręcznie przez osobę znajdującą się na pojeździe. Samochód miał wówczas przejechać krótki dystans, na jaki pozwalało na to odkręcenie resorów. Ponadto Leonardo kontynuował projektowanie maszyn zarówno do ofensywnych, jak i defensywnych działań wojskowych. Jednym z nich było działo ładowane od tylcowo wraz z pierwszymi znanymi pociskami, które uwzględniały lepszą penetrację powietrza i większą stabilność trajektorii. Rzeczywiście, te bardzo przypominały współczesne bomby lotnicze, ze spiczastymi nosami i statecznikami. Jednak w miarę upływu miesięcy Leonardo zaczął mieć poczucie, że we Florencji marnuje się jego czas i talenty. Choć mnisi i przyjaciele klasztoru byli zadowoleni z wykonywanej przez niego pracy, w Rzymie do większych zadań powoływano innych artystów. Na przykład Domenico di Tommaso del Cirlandajo, Sandro Botticelli, a nawet kolega ze studiów Lenarda, Pietro Perugino, opuścili Florencję, aby pracować w kaplicy papieża Sykstusa IV w Rzymie, znanej nam jako Kaplica Sekstyńska. Teraz także stało się jasne, że Lorenzo i jego dwór nie mają czasu dla tego samotnego geniusza, którego pomysły wykraczały poza jego wiek. Zatem Lenardo rozejrzał się dookoła. Miał trzydzieści lat i mury Florencji zdawały się wiązać jego ducha. Do jakiego miasta mógłby się udać, gdzie jego talenty zostałyby owocnie wykorzystane? Wydawało się, że Rzym nie daje mu żadnych nadziei gdyż nikt nie zaproponował mu tam stanowiska. Ale Leonardo pamiętał, że był tu gość do Medyceuszy z innego miasta w ostatnich miesiącach. Tym człowiekiem był Ludowico Sforza, książę rządzący Mediolanem, wielkim miastem państwem północy. Ludowico, zwany także Il Moro Maurem, ze względu na swoją ciemną karnację, zabiegał o przyjaźń i sojusz Medyceuszy. Był zafascynowany sztuką i kulturą Florencji i starał się zgromadzić na swoim własnym dworze w Mediolanie jak najwięcej artystów, naukowców, filozofów i muzyków. Być może, pomyślał Leonardo, jego przyszłość leży w Mediolanie. Zaczął więc zbierać niezliczone rysunki, schematy maszyn i narzędzi wojennych, swoje notatki, plany kanałów i nawadniania, nawet rysunek pomnika o którym wiedział, że Ludowico chciał wznieść swojemu ojcu, i sporządził z tego paczkę, aby wysłać do Ludowico. Następnie zasiadł do napisania listu do tego szlachcica. W dziesięciu ponumerowanych akapitach przedstawił swoje kwalifikacje jako inżyniera wojskowego i morskiego, architekta i eksperta w dziedzinie hydrauliki. Niemal na marginesie dziesiątego punktu napisał: Mogę wykonywać rzeźbę w marmurze brązie lub glinie, a także mogę malować wszystko, co się da, a także cokolwiek innego, niezależnie od tego, kto chce. Skończywszy list, Lenardo wyjął dziwny instrument. Była to srebrna lira w kształcie głowy konia. Sam go zaprojektował i teraz w atmosferze spokoju zaczął grać. Jego bogate brzmienie było przyjemne w odbiorze, a muzyka była jego własną kompozycją. Leonardo zaprojektował także inne instrumenty lyry, lutnie, altówki i rodzaj cytry. Udoskonalił jednostrunowy monochord Pitagorasa, zastępując drewnianą tabliczkę cienkimi paskami bębna, które nadawały instrumentowi niski lub wysoki ton, w zależności od naprężenia struny. Ponadto wprowadził stopery lub małe tłoczki w otworach drewnianych instrumentów strojkowych, wynalazł nawet zestaw mechanicznych akordów, używając koła trzcinowego, które szarpało zestaw struny podczas jego obracania. Jego umiejętności jako muzyka, kompozytora i piosenkarza były dobrze znane wśród jego przyjaciół, a jego basowy głos zachował czystość jego chłopięctwa. Tak się złożyło, że wieść o srebrnej liże Lenarda dotarła do Lorenza de' Medici. Wszystkie obrazy Lenarda, wszystkie jego projekty armat i fortyfikacji, Wszystkie jego wynalazki dotyczące maszyn handlowych nie zainteresowały Lorenza, a jednak ta pojedyncza osobliwość muzyczna wzbudziła ciekawość władcy. Lenardo został wezwany do pałacu medyceuszy. Lorenzo był oczarowany zarówno instrumentem, jak i talentem muzycznym Lenarda. Kiedy Lenardo skończył grać, Lorenzo w otoczeniu członków swego dworu zaczął klaskać i powiedział: Byłoby nam miło. Gdyby mistrz Leonardo da Vinci podarował nam ten piękny instrument, abyśmy z kolei mogli go podarować jego wysokości ludowico-sforzy z Mediolanu. Leonardo skłonił się i odpowiedział. Prośba waszej miłości jest dla mnie przyjemnością. Co więcej, sire, z przyjemnością zaniosę ten prezent jego ekscelencji w Mediolanie. Pomysł zachwycił Lorenza. Natychmiast polecił aby Lenardo otrzymał list do Ludowico i zapewnił Lenardo wszelką ochronę na czas jego podróży. Lenardo ze srebrną lirą i listem polecającym pospieszył do domu, aby dokonać ostatnich przygotowań. Poprosił przyjaciela i ucznia, młodego atalante Migliorottiego, aby mu towarzyszył. Pod koniec 1482 lub na początku 1483 roku, z listem do ludowico złożonym w skórzanej sakiewce, Leonardo i Atalante dosiedli koń i opuścili Florencję w długą podróż do Mediolanu. Mediolan. Mediolan był w tym czasie jednym z największych i najbogatszych miast państw w całej Europie. Jego blanki i wieże potężnej katedry wznosiły się imponująco nad bujną równiną Lombardii. W oddali nad miastem górowały ośnieżone szczyty Alp. Gaje morwowe, w których uprawia się słynny przemysł jedwabiu, oraz rozległe połacie pól ryżowych rozciągały się daleko w okolice. Lenardo i Atalante jechali wzdłuż nasypu jednego z wielu kanałów. Widok miasta przyspieszył, chociaż podróż była długa. Podczas podróży Lenardo często zatrzymywał się, żeby robić notatki. Jadąc przez góry i wąwozy otaczające Florencję, narysował niektóre wądze strumienie i nawarstwienia odsłoniętych klifów, a kiedy zeszli na równiny, obserwował rowy irygacyjne i robił notatki na temat sposobów ulepszenia prymitywnych systemów tam i kół wodnych. Lenardo był podekscytowany tym nowym miastem i perspektywami, jakie miał na dworze Ludowico. W drodze do kwatery zauważył także, że Mediolan był wielkim ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego. Sklep za sklepem wystawiał miecze, włócznie, tarcze, zbroje dla ludzi i koni oraz szylde reklamujące odlewnie produkujące armaty. Być może tutaj znalazłby ujście dla swoich militarnych wynalazków. W gospodzie, w której przebywał Zatalante, Lenardo podsłuchał aktualne pogłoski polityczne. Wszędzie wokół niego mówiło się o wojnie. Girolamo Moriario znów znalazł się w polu bitwy, a sojusznik Ludowico, Alfonso Scalabri, właśnie został pokonany przez Wenecjanę w krwawej bitwie pod Sempo Morto. Leonardo ponownie przeczytał napisany przez siebie list, w którym przedstawił swoje własne osiągnięcia i zdecydował, że nadszedł czas, aby zaprezentować się jako inżynier wojskowy. Minimalizowałby pomnik z brązu, swoją muzykę i malarstwo, a zamiast tego podkreślał swoje umiejętności w zakresie wynalazków wojennych. Kiedy Lenardo pojawił się przed Ludowico, był przystojny, 31 mężczyzna. Wysoki i silny, ubrany był nie według mody, ale po prostu, niemal surowo. Jego włosy opadały na ramiona w lokach. A kasztanowe wąsy i starannie przystrzyżona broda podkreślały rumianą cerę i głęboko osadzone niebieskie oczy. Rzeczywiście stanowił uderzający kontrast w stosunku do siedzącego przed nim szlachcica. Ilmoro, ze swoją ciemną skórą i prostymi czarnymi włosami, w bogato haftowanym kubraku z szerokimi rękawami i ciężkimi złotymi łańcuchami na grubej piersi, był dokładnym przeciwieństwem Lenarda. Ludowico odłożył list Lenarda, wstał z krzesła i podszedł do ciężkiego stołu, na którym Lenardo rozłożył swoje rysunki. Były tam plany wszelkiego rodzaju machin wojennych, te, które Lenardo bez powodzenia zaprojektował dla Lorenza de Medici, wraz z wieloma nowymi dodatkami. Planowano na przykład samobieżną bombę z płomieniami, wystrzeliwującą we wszystkich kierunkach bombę, którą później nazwano rakietą rotacyjną kiedy została wynaleziona w 1846 roku. Lenardo również wyjaśnił ludowico swój pomysł w przypadku bomb z trującym gazem zawierających siarkę. Opary tych bomb wywoływałyby odrętwienie i można było ich używać zarówno na lądzie, jak i na morzu, razem z maskami chroniącymi tych, którzy ich używali. Pociski odłamkowe, granaty ręczne i oszczepy, które zapalają się, gdy trafiają w cel to i wiele innych jego pomysłów. Ale być może najbardziej niezwykły w oczach ludowico był projekt pojazdu opancerzonego. Miał kształt gigantycznego żółwia, z zachodzącymi na siebie arkuszami wzmocnionego drewna, dzięki czemu pociski wroga odbijały się od jego powierzchni. Pancerz był przebity otworami strzelniczymi na działo ładowane przez zamek, a u góry znajdował się otwór wentylacyjny. Zasilanie pojazdu zapewniało ośmiu mężczyzn, którzy obracali korbami, które z kolei były połączone z innymi kołami, wprawiając w ruch cztery koła napędowe. Był to oczywiście prekursor czołgu i samochód pancerny używany we współczesnych działaniach wojennych. Ponadto, Lenardo przedstawił ludowico wszelkiego rodzaju armaty i projekty tuneli pod obroną wroga. Właściwie, jeśli chodzi o samą wojnę, Lenardo nazwał ją najbardziej brutalnym szaleństwem, uznał jednak konieczność bycia przygotowanym. W swoim notatniku napisał: Kiedy jestem oblegany przez ambitnych tyranów, znajduję sposób na atak i obronę, aby zachować główny dar natury, jakim jest wolność. Ludowico był bardzo zainteresowany rzeczami, które pokazał mu Lenardo. Choć był człowiekiem o ograniczonej wyobraźni i nie był w stanie ogarnąć zakresu propozycji Lenarda, to jednak był uwikłany w wojnę. Ponieważ starzejący się inżynier wojskowy ludowicą miał zostać zastąpiony, Lenardo opuścił budzący grozę zamek sworzów z dużymi nadziejami na zdobycie tego stanowiska. W międzyczasie otrzymał zlecenie na malowania portretu młodej dziewczyny z mediolańskiej rodziny szlacheckiej. W tym samym czasie rozpoczął budowę brązowego pomnika konnego ojca Ludowico Francesco Sforzy. W tym celu rozpoczął intensywne badania koni, ponieważ polowanie było popularnym sportem na dworze Sforzów, Ludowico był właścicielem stajni najlepszych koni arabskich i tutaj Leonardo rozpoczął swoje rysunki. Poszukiwania dzieła sztuki ponownie zaprowadziły go poza tworzenie szkiców przygotowawczych. Jego badania rozwinęły się w notatki a notatki w zaplanowaną książkę o anatomii konia. Podczas tych miesięcy oczekiwania na nominację na inżyniera wojskowego Leonardo kontynuował swoje eksperymenty z armatą. W trakcie tych eksperymentów natknął się na siłę, która później zrewolucjonizowała cały przemysł parę wodną. Wymyślił, choć pierwotny pomysł przypisał Archimedesowi naczynie na wodę połączone z miedzianą rurką, która była podgrzewana ogniem. Woda wpływająca do rozpalonej do czerwoności rury zamieniła się w parę, a ciśnienie pary wydmuchało z wielką siłą kule u wylotu rury. Leonardo eksperymentował z parą na inne sposoby. Zbudował aparat do pomiaru przemiany wody w parę. Składał się z metalowego pudełka, w którym znajdował się cienki zwierzęcy pęcherz szczęściowo wypełniony wodą. Na górze pęcherza znajdowała się płaska pokrywa, przymocowana sznurkiem zawieszonym na dwóch krążkach do przeciwwagi na zewnątrz. Gdy woda się podgrzała, para w pęcherzu podniosła pokrywę. W miarę podnoszenia pokrywy można było zmierzyć zarówno objętość, jak i ciśnienie. Prowadzono eksperymenty destylacyjne z różnymi skraplaczami, w szczególności jeden, który przewidywał nowoczesny skraplacz Leibiga, wprowadzając podwójne ściany, które tworzyły kompletny płaszcz do chłodzenia woda w ciągłym obiegu. Niezadowolony z chwili bezczynności, Lenardo ponownie zaczął wyszukiwać książki, których nie czytał, i próbował wypełnić luki w swojej edukacji. Szczególnie zainteresował się niemieckim filozofem, kardynałem Cusanusem. Cusanus, podobnie jak on sam, pozostawał pod wpływem Toscanelli'ego i był człowiekiem oddanym naukom przyrodniczym. Lenardo studiował także filozofię Arystotelesa i pisma S.W. Augustyna. Lenardo przez całe swoje życie wierzył w aktywny umysł, ponieważ żelazordze wieje na skutek nieużywania, stojąca woda traci swoją czystość, a podczas zimnej pogody zamarza, tak samo bezczynność osłabia wigor umysłu. Niestety stanowisko inżyniera wojskowego objął niejaki Ambrogino Ferrari. Zakres i różnorodność propozycji Lenarda były zbyt duże, aby Ludowico mógł mu zaufać. Nie wierzył, że jeden człowiek byłby w stanie urzeczywistnić wszystkie te pomysły. Z drugiej strony Ferrari był jedynie inżynierem wojskowym i człowiekiem zadowalającym się zwyczajowymi metodami prowadzenia wojny. Co więcej, Ludowico w końcu zdecydował, że pokojowe negocjacje przyniosą mu więcej niż walka. Tym samym szansa Lenarda na uznanie została ponownie przesunięta w czasie. Tymczasem pieniądze, które Lenardo przywiózł ze sobą z Florencji, prawie się skończyły. Był zmuszony przenieść się z mieszkania do jednoosobowego pokoju i teraz ledwo był w stanie żyć z dnia na dzień. Choć dwór ludowico sforzy należał do najbogatszych na świecie, artystów często traktowano jak służbę, często byli ostatnimi którzy otrzymywali zapłatę za swoje usługi. Poza tym Lenardo był w mieście obcokrajowcem, co oznaczało, że traktowano go podejrzliwie. Z tych powodów Lenardo ostatecznie zdecydował się zrobić to samo, co zrobili mediolańscy artyści, połączyli się w grupy, dzieląc się pracą i kosztami. Lenardo poznał na dworze ludowicom młodego 28-letniego artystę Giovanni'ego Ambrogio de Predis. Ambrogio był nadwornym malarzem rodziny sforzów i odniósł pewien sukces. Ambrogio dostrzegł jednak w przystojnym, nieznajomym z Florencji, dzień geniuszu i zdał sobie sprawę, że jego własne talenty będą rozwijać się, ucząc się od Lenarda. Dwóch młodych mężczyzn postanowiło połączyć swoje umiejętności. Ambrogio oferował zarówno zakwaterowanie, jak i studio, a przy współpracy z jego dwoma przyrodnimi braćmi, Jednym rzeźbiarzem w drewnie, drugim miniaturzystą i starszym bratem, memnicą monet, nie brakowałoby im prowizji. Na komisję nie trzeba było długo czekać. 25 kwietnia 1483 roku została podpisana umowa pomiędzy Bartolomeo d'Eglis z Arlione, przeorem Bractwa Niepokalanego Poczęcia, Ambrogiem i Lenardem na wykonanie ołtarza. Opłata wynosiła 200 dukatów z obietnicą wyższej, jeśli zostanie dostarczona na czas i będzie zadowalająca dla bractwa. Termin dostawy miał przypadać na 8 grudnia 1484 roku Ambrogio miał namalować skrzydła ołtarza, ale nardocentralny element obraz Najświętszej Maryi Panny z dzieciątkiem. Ale kiedy obraz był już ukończony, wszystko było nie tak zgodnie z instrukcjami zawartymi w umowie. Leonardo miał zbyt niezależny umysł, aby ograniczać się konformizmem. Nie została też ukończona w terminie. Rzeczywiście, przez dwadzieścia lat spór pomiędzy bractwem a malarzami trwał. Po dziesięciu latach Ludowico został poproszony o interwencję w sprawie należnych pieniędzy. Po jego porażce minęło kolejne dziesięć lat i ostatecznie poproszono samego króla Francji o rozstrzygnięcie sporu. Leonardo chciał swoich studukatów. A bractwo zaoferowało 25. Ostatecznie osiągnięto tajne porozumienie i obraz zwrócono Leonardo i Ambrogio. Obraz Lenarda, arcydzieło zatytułowane Dziewica na Skałach, wisi obecnie w Muzeum w Louvre w Paryżu. W dniu podpisania umowy Leonardo wrócił przez miasto do studia Ambrogio w pobliżu Bramet i Cino, czytając drobne instrukcje kontraktu. Był osłabiony i w tym nastroju uświadomił sobie ulicę miasta i otaczający go tłum. Hałas, zamieszanie, smród tak, smród był najgorszy. Śmieci, brud i kurz piętrzyły się tam, gdzie opuściła je ostatnia woda deszczowa, i roiło się od much. Co więcej, domy były ściśnięte razem, a sklepikarze stłoczyli swoje towary na brzegach ulic. Zostawiając wystarczająco dużo miejsca, aby mógł się przedostać okazjonalny jeździec. Latryny przeznaczone były tylko dla lepszych domów, tutaj ulice, załuki, a nawet otwarte drzwi były toaletami. Ludzie wyrzucali resztki przez okno, a nocą na słabo oświetlonych ulicach słychać było bieganie szczurów. Lenardo zatrzymał się, myśląc półgłosem. Dwa poziomy. Ulice biegną jedna nad drugą. Jedną czterdzieści dla pieszych i jeden dla wozów i koni. Tak, i przecinając całe miasto systemem kanałów odprowadzających ścieki miejskie do rzeki lub morza. Dlaczego nawet dziesięć miast, powiedzmy, po pięć tysięcy domów w każdym, powiedzmy, nie więcej niż trzydzieści tysięcy mieszkańców na jedno miasto? Pogrążony w myślach pospieszył do domu, a jego umysł był zajęty wizjami nowych miast. W latach 1484 i 1485 Włochy nawiedziła Dżuma, ta sama straszna czarna śmierć, która tak rozpowszechniła się w średniowieczu. Mediolan był jednym z miast najbardziej dotkniętych. Każdy dziedziniec stał się szpitalem, a ulice były opustoszałe, jeśli nie liczyć dudniących wozów wożących zmarłych. Na drogach wychodzących z miasta ustawiały się kolejki uchodźców uciekających na wieś. Okoliczne miasta, które nie zostały zainfekowane, obsadziły mury twierdzy, jak w czasie wojny, aby powstrzymać uciekającą ludność. Ludowico początkowo próbował chronić Mediolan przed rozprzestrzenianiem się choroby, potem przerażony on i jego dwór uciekli. Nawet oficjalne dokumenty władcy trzeba było zdezynfekować perfumami, a następnie trzymać przez pewien czas, zanim pozwolił im się zbliżyć. Leonardo, wyczuwając okazję, nakreślił plany swoich nowych miast. Przebiegające przez nie kanały miały służyć barkom, a podziemne kanały bardzo przypominały te, z których korzystają współczesne systemy kanalizacyjne. Ścieżki miały posiadać rynny umożliwiające odpowiednie odwodnienie ulic. Miały zostać zainstalowane toalety publiczne. Lenardo miał nawet plany kontrolowania dymu gromadzącego się nad miastem, wysyłając go do wysokich kominów, gdzie był wychwytywany przez wentylatory i wywożony po dachach. Szerokość ulic miała być proporcjonalna do wysokości domów, a światło i powietrze miały swobodnie przepływać. Dwa poziomy zostaną połączone eleganckimi rampami: dolny dla ruchu komercyjnego i górny dla pieszych. Tam, gdzie używano schodów, Zaprojektowano je w taki sposób, aby można było wchodzić i schodzić, tak aby jedna osoba nie widziała drugiej. Stajnie zaprojektowano tak, aby zwierzęta karmiono przez otwory w żłobach, a pod nimi znajdowały się tunele z przepływającą wodą do usuwania nieczystości. Te ambitne plany Lenardo przedstawił Ludowico, gdy epidemia ustąpiła. Ale Ludowico, gdy już przezwyciężył strach, odrzucił je na bok. Uznając je za niemożliwe marzenia. Lenardo powrócił więc do zamówienia dla bractwa i projektów pomnika z brązu Francesco Sforzy. Dzięki tym pracom Lenardo nie rozmyślał o swoich odmowach. Często też Lenardo współpracował z Bernardino de Predisem, starszym bratem Ambrogio. Bernardino był mennicą monet, obserwując go przy żmudnej pracy polegającej na wycinaniu krążków z wlewków. A następnie wbijaniu ich w gorący metal, Leonardo zaproponował Bernardino łatwiejszą metodę, stosowaną wówczas Niemczech. Polegało to na przygotowaniu gładkich wstęg metalu o pożądanej grubości i za pomocą stempla odciśniętego w wstążce wzorów w odpowiednich odstępach, a następnie wybicia monety. Leonardo ulepszył ten system, projektując precyzyjne stemple dla obu stron monety. Następnie pojedyncza maszyna wycinała i stemplowała monety, używając spadającego ciężarka podnoszonego przez małe wciągarki. Maszyna ta później przeznaczona była dla mennicy Watykańskiej w Rzymie. 26 marca 1485 roku w Mediolanie miało miejsce wydarzenie, które polegało na tym, postrzegano go zmieszaniną strachu, przesądów, ciekawości i podniecenia. Nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. Dla niektórych, co nastąpiło wkrótce po zarazie, był to sąd Boży, dla innych był uważany za omen, znak, którego astrolodzy mogli używać do przepowiadania przyszłości. Ale dla Lenarda zaćmienie było momentem o wielkim znaczeniu naukowym. W tym okresie historii popularną opinią była Ptolemejska, czyli geocentryczna teoria wszechświata. Teoria ta nauczała, że ziemia jest stała, a słońce i księżyc krążą wokół niej. Sam Leonardo przez długi czas wierzył w tę teorię. Jednak w miarę dorastania czytał i słuchał dyskusji na temat teorii heliocentrycznej. Teoria ta zakładała, że słońce jest nieruchome, a ziemia i gwiazdy krążą wokół niego. Teraz, gdy obserwował zaćmienie, jego wątpliwości co do koncepcji Ptolemeusza odnowiły się i postanowił przeprowadzić własne eksperymenty. Nowa teoria była jednak na tyle odważna jak na swoje czasy, że minęło wiele lat, zanim przekonał się o jej prawdziwości. Później tej nocy, głęboko zamyślony nad przeżyciami dnia, zanotował swoje obserwacje dotyczące zaćmienia i swojej wątpliwości co do średniowiecznej koncepcji niebios. Kościół wierzył że Ziemia jest stałym centrum wszechświata. Uczeni i naukowcy wspierali wiarę Arystotelesa w cztery żywioły Ziemię, wodę, powietrze i ogień, ale coś było nie tak. Czym były planety? Czym był księżyc? Wziął pióro i na czystej kartce papieru napisał Zrób okulary, żeby widzieć duży księżyc. Pomnik. W tym czasie Leonardo zmagał się z projektem pomnika konnego z brązu. Rysunek za rysunkiem leżał rozrzucony na podłodze jego pracowni. Ostatnio jednak przyszedł mu do głowy śmiały plan budowy tego posągu. Miał to być ogromny wojownik z brązu, Francesco Sforza, dosiadający stającego konia. Ważący może 100 tysięcy funtów miał zostać odlany w kawałkach w pięciu piecach, co stanowiło stosowny pomnik potęgi rodziny Sforzów. Ale nadal pozostawał duży problem do rozwiązania jak utrzymać równowagę spadającego konia i człowiek na dwóch tylnych łapach konia. Tymczasem Leonardo miał inny problem do pracy, drewniany model katedry mediolańskiej. Zgłosił się do władz katedry jako konkurent w projektowaniu i budowie kopuły katedry. Sprowadzono wielu architektów, którzy ponieśli porażkę, częściowo z powodu antagonizmu mediolańskich robotników wobec zagranicznych rzemieślników. A częściowo dlatego, że komisji nie było łatwo zdecydować, które projekty jej się podobają. Lenardo wysłał im list, w którym przedstawił swoje własne zalecenia i narysował wiele stron możliwych planów. Przedstawił swoją wiedzę na temat różnych materiałów budowlanych, swoje zrozumienie architektury klasycznej i chęć utrzymania własnych pomysłów w harmonii z gotycką tradycją samej katedry. Często spacerował po mieście, obserwując różne trwające budowy i opracowując plany mechanicznego skrócenia czasu pracy. W lipcu 1487 roku Leonardo otrzymał od władz katedralnych zapłatę za dostarczony przez siebie drewniany model. Jednak ostateczna decyzja nadal nie została podjęta. Teraz, gdy Leonardo oglądał model w swoim studiu, poczuł potrzebę dalszego udoskonalania go uczynienia go doskonalszym. Powstrzymał jednak swoją niecierpliwość i zdecydował, że poczeka jeszcze trochę. Zamiast tego postanowił popracować nad niektórymi swoimi pomysłami na urządzenia budowlane. Zrobił już wiele rysunków, ale można je poprawić, pomyślał i zaczął dokonywać obliczeń. Wśród tych notatek i rysunków była poprawa na urządzeniu do podnoszenia kolumn. Była to mobilna winda kotwiczna z przekładnią do transportu i wznoszenia kolumn i obelisków. Kolejnym urządzeniem była wiertarka ziemna przypominająca nowoczesny korkociąg z podwójną rękojeścią. Górny pręt, gdy był obracany, wwiercał śrubę w ziemię, podczas gdy dolny pręt, gdy był obracany w drugą stronę, przenosił brud w górę i na zewnątrz. Na okrągłym wózku zamontowano także podwójny dźwig który przewoził ziemię z wykopówy w górę, a następnie dźwig przesuwano na wózku, aby można było rozładowywać ziemię w różnych kierunkach. Inne urządzenia oszczędzające pracę, które zaprojektował Leonardo, to automatyczny katar, którego ciężar był podnoszony za pomocą wciągarki i automatycznie podnosił się na wysokości, aby spaść na pal. Winda do podnoszenia żelaznych dzwonów na dzwonnicę, oraz maszynę do wiercenia pni drzew w celu wykonania rur do transportu wody. Jesienią 1488 roku Leonardo przerwało wezwanie ludowico, który chciał, aby zaprojektował i wykonał dekorację na zbliżający się ślub jego siostrzeńca, młodego księcia Gian z sforzy z Izabelą Aragońską, wnuczką króla Neapolu. Pracował nad tym wytrwale aż do ceremonii ślubnej w lutym następnego roku. Kiedy nadszedł ten dzień, ulicę prowadzącą od katedry do ponurego zamku ozdobiono flagami i sztandarami obu domów królewskich. Wewnętrzne dziedzińce zamku przekształcono w delikatne altanki z gałązek laurowych. Jednak kulminacyjnym momentem miało być przyjęcie i rozrywka wieczoru, na które Lenardo wniósł wszystkie swoje umiejętności mechaniczne. Jednak wiadomość o śmierci matki panny młodej przerwała uroczystość. A po wyjeździe pary młodej do Pawiej wesele szybko się rozeszło. Rozczarowany, że jego dekoracje nie zostały w pełni docenione, Leonardo wrócił do swojej pracowni i problemu pomnika. Wciąż borykał się z problemem utrzymania równowagi na hodowli konia. I rzeczywiście, wkrótce znaleziono rozwiązanie. Umieszczając poległego żołnierza z uniesioną ręką w zabezpieczeniu pod przednimi łapami konia, Leonardo mógł zrównoważyć ogromny ciężar i zapewnić prawidłowe odlanie stopionego brązu. Na koniec Leonardo wykonał mały woskowy model proponowanego posągu i pokazał go ludowico. Szlachcic był pod wrażeniem jego oryginalności. Większość pomysłów wniesionych przez innych rzeźbiarzy była jedynie odmianami tego, co zostało już zrobione wiele razy. Ponadto inne plany przewidywały brąz o wartości nie większej niż 2000 funtów, podczas gdy Leonardo przewidywał posąg 50 razy większy. Ludowico przyznał zlecenie Leonardo. Leonardo miał pracować na tym zamówieniu przez 10 lat i nie miało ono nigdy zostać uwiecznione w brązie, z powodów, które zostaną wyjaśnione później. Jego energię, jak zwykle, włożył w wiele planów. Wyrastając z pracy nad pomnikiem zaplanował jedną książkę na temat odlewania w brązie i drugą na temat anatomii konia. Jedynym jednak przedmiotem, którego zaczął się uczyć w tym okresie i który zajmował mu resztę życia, była anatomia człowieka. Zatem Lenardo, pośród wszystkich innych zajęć, zapisał w swoich notatkach 2 dnia kwietnia 1489 roku ukazała się książka zatytułowana o postaci ludzkiej. Źródła badań anatomicznych aż do Lenarda tego dnia byli Grecy, Hippokrates i Galen oraz Arab, Avicenna. Książek na ten temat było niewiele, a diagramy anatomiczne były prymitywne i niedokładne. Na przykład Galen oparł swoje badania na sekcji małp. Anatomowie renesansu wyjaśnili jego błędy, wskazując, że człowiek prawdopodobnie zmienił się od czasów Galena. W XIV wieku wkroczył Kościół, wydając edykt, który interpretowano jako zakaz sekcji ludzkiego ciała. We Włoszech jednak doszło do pewnych rozbiorów. Mogli w tym celu używać jedynie ciał przestępców, niewolników i osób obcego pochodzenia. We Florencji artyści studiowali anatomię, a Lenardo niewątpliwie patrzył, jak Polla i Uolo pracuje nad zwłokami, które ten artysta dokonał sekcji. W 1489 roku Lenardo na podstawie wyników własnych badań wykonał rysunki czaszki i kręgosłupa, których dbałość o szczegóły jest nawet dzisiaj klasyką sztuki i anatomii z nieskończoną cierpliwością i piłą własnego wynalazku przeciął czaszkę na pół i po raz pierwszy dokładnie narysował krzywizny kości czołowej i kości klinowej. Narysował kanał łzowy, łzowy i jako pierwszy pokazał jamy w kości górnej szczęki, odkrytą ponownie dopiero w 1651 roku przez Hikmorea, obecnie nazywaną Antrum Hikmorea. Jako pierwszy zademonstrował podwójną krzywiznę kręgosłupa i towarzyszących mu kręgów, nachylenie kości krzyżowej, kształt klatki piersiowej i prawdziwe położenie miednicy. Zaplanował całą serię książek, które obejmowałyby od stóp do głów i od wewnątrz do zewnątrz każdą sekcję ludzkiego aparatu. W międzyczasie pracował nad pomnikiem, przeprojektowanie go w celu dostosowania do praktycznych potrzeb podlewnictwa. Teraz osiągnął jeszcze większą skalę, kolos, który wymagałby 200 tysięcy funtów brązu. Już w dniu rozpoczęcia tej pracy zanotował w swoich notatkach, 23 kwietnia 1490 roku zacząłem pisać tę książkę i wznowiłem jazdę konną. Koń był oczywiście pomnikiem, a ta książka odnosiła się do jeszcze innego tematu, który wyrósł z jego studiów nad anatomią i perspektywą. Tytuł proponowanej książki miał brzmieć Światło i cień. Obejmowałoby tematykę optyki lub mechanizmu oka, problemy odbicia i załamania światła, co ostatecznie doprowadziłoby go do ponownego rozważenia swoich badań nad Słońcem i Księżycem. W czasach Lenarda, a nawet przez długi czas później, popularna wiara w wizję została pierwotnie wysunięta przez Szkołę Platońską i rozwinięta przez Euklidesa i Ptolemeusza. Wierzono, że oko wysyła promienie, które przywołują obraz do duszy. Lenardo w młodości wierzył w tę samą teorię. Jednak niezadowolony z tego, co napisano na ten temat, zaczął samodzielnie eksperymentować. Te eksperymenty doprowadziły go do zbadania samo oko. Zauważył różne części oka, otwór wzrokowy lub otwór, warstwę pigmentu i tęczówkę. Znali je już Arabowie. Lenardo odkrył jednak krystaliczny obszar oka. Wyjaśnił widzenie obłoczne, czyli obrazy trójwymiarowe, poprzez prawidłowe odnotowanie położenia dwojga oczu w głowie. Opisał różnice w średnicy źrenicy w zależności od otaczającego światła. Dalsze eksperymenty ze światłem doprowadziły go do wniosku, że oko odbiera światło i obrazy. Wziął na przykład kawałek papieru i przekłuł go małą dziurką. W ten sposób spojrzał na źródło światła. Zauważył stożkowy kształt promieni wpadających do maleńkiego otworu. A następnie, trzymając papier obok białej ściany, zauważył, że promienie ponownie się rozchodzą. Ustalił, że światło rozchodzi się po liniach prostych. Skonstruował pierwszą camera obscura, pudełko z małą dziurką. Wewnątrz pudełka w pobliżu otworu umieszczono przedmiot, a za nim zapaloną świecę. Po zamknięciu pudełka obraz obiektu został rzucony na ścianę. Lenardo był już zaznajomiony z soczewkami i umieścił na to otworem soczewkę powiększającą, aby uzyskać powiększony obraz. Zademonstrował także różne prawa dotyczące optyki 56 iluzja, taka jak na promieniowanie. Gdy metalowy pręt rozgrzewa się do czerwoności na jednym końcu, ten koniec wydaje się grubszy niż drugi. Jasno oświetlony obiekt wydaje się większy niż dokładnie taki sam, który jest słabo oświetlony, ciemny obiekt umieszczony na jasnym tle wydaje się mniejszy niż jest, jasny obiekt wydaje się większy niż jego rzeczywisty rozmiar, gdy jest umieszczony na ciemnym tle, a iluzja światła poruszającego się po okręgu pojawia się jako pełny krąg światła. Wiele lat przed Newtonem Leonardo opisał eksperyment polegający na rozbiciu promienia białego światła na widmo słoneczne. Porównał także dwa źródła światła i zmierzył ich intensywność na podstawie głębokości ich cieni, któremu towarzyszył rysunek, który trzy wieki później był prekursorem fotometru Rumforda. Stwierdził prawo odbicia, to znaczy, że kąt odbicia jest zawsze równy kątowi badania. Mniej więcej w tym czasie Lenardo opuścił pracownię Ambrogio de Predisa i przeniósł się do Zamku Zworzów. Ludowico oddał do swojej dyspozycji pracownię w Corte Wecchia i pokój w jednej z wież, który Lenardo zawsze trzymał zamknięty. Do swojej rosnącej listy obowiązków Lenardo musiał teraz dodać przygotowania do opóźnionego przyjęcia weselnego siostrzeńca Ludowico, Gian Galeazzo w mroźny zimowy wieczór stycznia 1490 roku goście ponownie się zebrali. Jedwabie, satyny i złoty brokat, diamenty, rubiny i perły błyszczały w jaskrawym świetle. Książęta kościoła zmieszali się z ambasadorami obcych krajów. Muzyka i perfumy wypełniły powietrze, a gdy impreza ucichła, rozpoczęła się rozrywka. Były tańce w gejowskich strojach. Recytowano poezję która schlebiała młodej parze. Odbywały się alegoryczne procesje. Żarty i wybryki nadwornego błazna rozbawiły publiczność. Potem, o północy, zasłona zwisająca ze ściany do ściany na końcu sali balowej został podniesiony. Oklaski i okrzyki zachwytu powitały spektakl. Podnosząca się kurtyna odsłoniła pomieszczenie, w którym znajdowała się półkula otoczona znakami zodiaku i planetami. Podczas gdy planety w swoich niszach migotały ukrytym światłem i jarzyły się znaki zodiaku, przy akompaniamencie chóru wypowiadano wersety na cześć rodu stworzów. Starożytni bogowie stąpili z niebios, a cnoty i łaski poruszały się po scenie z nimfami machającymi latarniami. Muzyka zagłuszała dźwięk mechanizmu. To był ten rodzaj mechaniki, który ludowico mógł zrozumieć i docenić. Sukces tej rozrywki tak ucieszył ludowico, że Leonardo został zachęcony do przedstawienia kolejnego zabawnego pomysłu. Ten był budzikiem i wykorzystywał to, co dziś nazywamy zasadą przekaźnika mechanicznego. Kiedy mała moc zostaje nagle przełączona, moc zostaje wzmocniona. Budzik działał poprzez umieszczenie płytkiej miski z wodą na jednym końcu rurkowej dźwigni, na drugim końcu znajdowała się kolejna pusta umywalka. Wodę wprowadzano kropla po kropli do drugiego basenu, a gdy ta powoli się napełniała, rosnący ciężar obniżał dźwignię. Płytki basen z wodą na pierwszym końcu został nagle opróżniony, a natychmiastowa zmiana ciężaru podniosła dźwignię, co z kolei uniosło stopy śpiącego. Lenardo zdecydował się wycofać z konkursu na kopułę katedry, choć władze katedry były zadowolone z jego projektu, nie mogły zdecydować komu powierzyć zlecenie. Latem 1490 roku Ludowico został wezwany do rozstrzygnięcia tej kwestii i zdecydował się na korzyść Antonio Amadeo z Mediolanu. Jednak dzieło Lenarda wywarło takie wrażenie na Ludowico, że wysłał go do Pawili w towarzystwie architekta ze Sieny, Francesco di Giorgio Martini, aby skontrolował pracę przy katedrze tego miasta. Lenardo, który miał teraz własny warsztat i uczniów, zabrał ze sobą jednego z nich, Marco Dogiono, młodego chłopca w wieku 20 lat. W pawi jedna z największych bibliotek w całych Włoszech mieściła się w pałacu książęcym. Tutaj Lenardo przechadzał się wśród półek z książkami, iluminowanymi rękopisami, oprawionymi w bogate aksamity i tłoczoną złotem skórę, wszystkie przymocowane na swoich miejscach srebrnymi łańcuszkami. Jedna z książek Którą zapisuje w swoich notatkach, została napisana w XIII wieku przez polskiego uczonego Witelo, który obszernie pisał o perspektywie. Lenardo, z konieczności swojej sztuki, rozwiązał wiele problemów perspektywicznie. Wynalazł kompasy proporcjonalne, prekursorów kompasów używanych dzisiaj do przenoszenia rysunku z jednej skali w celu powielenia tego samego rysunku w większej skali. Leonardo zaprojektował także bardzo szczegółowo kompas paraboliczny do rysowania paraboli jednym, ciągłym ruchem. Teraz postanowił napisać własną książkę na temat perspektywy, a ponieważ temat był tak bliski jego studiom nad okiem, nadał jej tytuł Wprowadzenie do perspektywy, czyli funkcja oka. Leonardo przedstawił władzom w Pawi szereg planów ukończenia katedry, po czym wrócił do Mediolanu. Przez resztę lata pracował nad posągiem jeździeckim, jednocześnie poszerzając swoje notatki na temat anatomii, światła i cienia oraz perspektywy. Późną zimną grudniową noc 1490 roku Leonardo zapalił swoją lampę. To była bardzo wyjątkowa lampa, którą wynalazł. Wywołało to już wiele komentarzy. Było to tak niezwykłe, że otrzymał od dworu zamówienie na kolejny który wykonał z bogato rzeźbionym cokołem. Świece, pochodnie i lampy oliwne, będące w tamtych czasach jedynymi metodami sztucznego oświetlenia, były kiepskimi substytutami światła. Migotały, dmiły, gasły i często powodowały uszkodzenia swoimi gorącymi kroplami. W wyniku ubocznych eksperymentów ze światłem Leonardo umieścił szklany cylinder pośrodku większej szklanej kuli. W cylindrze umieszczono knot w oliwie z oliwek, a następnie kulę zewnętrzną napełniono wodą. Rezultatem było jasne. Stałe światło, wzmocnione przez wodę w kuli. Usiadł przy małym ognisku i ułożył przed sobą swoje papiery. Następnie, rzuciwszy okiem na lampę, wziął gęsia pióro i napisał. Żadnej substancji nie można ogarnąć bez światła i cienia. Światło i cień powstają dzięki światłu. Sukces Był styczeń 1491 roku i w Mediolanie spadł lekki śnieg, pokrywając białymi dachami, masywne iglice katedry i czerwone blanki Zamku Sforzów. Wkrótce ludowico miał poślubić Beatrice d'Este z domu książęcego Ferrary. Po raz kolejny na ulicach Mediolanu rozległ się dźwięk młotków stolarskich. Posłańcy jeździli do i z zamku, a niekończące się wozy pełne prowiantu pchały się przez zatłoczone miasto. Zaczęli przybywać goście ze wszystkich sprzymierzonych dworów Włoch ze swoimi ochroniarzami i służbą. Pomieszczenia zamkowe, pałace szlachty, a nawet zajazdy wypełniały się królewskimi procesjami. Lenardo został ponownie wezwany przez dwór, aby przygotować dekoracje, Kostiumy na maskarady i arenę dla turniejów rycerskich. Do wszystkich zaprzyjaźnionych sądów wysłano zaproszenie do wzięcia udziału w tych zawodach zbrojeniowych. Tak więc przybyciu każdej nowej drużyny towarzyszyła grupa rycerzy w zbrojach, których na pierśniki, hełmy i tarcze liśniły w zimowym słońcu. Lenardo lubił projektować mechaniczne zabawki i zabawiać nimi gości. Jednym z nich był bęben mechaniczny. Zwykle większość rozrywek zaczynała się od normalnych bębnów, ale Leonardo robił to na czymś w rodzaju taczki. Na nim zamontowano ogromny bęben. Pchanie taczki wprawiało w ruch koło zębate, uzębione na osi. To koło z kolei było nastawione na dwa obrotowe cylindry z kołkami zamontowanymi u góry. Kołki poruszały się po pięciu pałeczkach po obu stronach bębna i wybijały rytm zależny od położenia kołków. Małżeństwo Ludowico z Beatrice d'Este, dziewczynką umającą niewiele ponad piętnaście lat, jeszcze bardziej odizolowało Lenarda od dworu. Będąc prawie dzieckiem, Beatrice uwielbiała przyjęcia i uroczystości, dlatego otaczała się ludźmi, którzy zaspokajali jej frywolne zachcianki. W rezultacie tak poważny człowiek jak Lenardo został zepchnięty na dalszy plan życia dworskiego coraz częściej wzywano go do pełnienia funkcji scenografa, podczas gdy jego ważniejsze prace pozostawały niezauważone. Ponieważ Leonardo łatwo zaprojektował te rozrywki, dały mu więcej czasu na pracę nad gigantycznym pomnikiem konnym Francesco stworzy. Pracując pewnego dnia na rusztowaniu otaczającym glinianą figurę swojego posągu, Leonardo usłyszał pukanie pod drzwiami jego studia. Wejdź! — krzyknął, schodząc na dół. Drzwi są otwarte. Trzej chłopi ostrożnie weszli do pokoju i szybko zdjęli czapki. Jeden z nich trzymał starannie zapakowany pakunek. Mistrzu Lenardo, przynieśliśmy ci muszle, które znaleźliśmy na grzbiecie Monferrato. Pamiętasz? prosiłeś nas, abyśmy przynieśli wszystko, co uznaliśmy za niezwykłe? Tak, Pietro. Dziękuję. Połóż je tutaj, na stole. Lenardo otworzył paczkę. Uśmiechnął się, gdy zobaczył muszle. Przypomniał sobie, jak jako młody chłopiec znalazł takie muszle wysoko w górach. Lenardo wypytywał Pietro i jego towarzyszy o to, gdzie ich znaleziono i w jakich okolicznościach. Dał im trochę monet, a kiedy odeszli, przejrzał rosnącą kolekcję banknotów i rysunków na półkach. Znalezienie tego, czego chciał, zajęło mu trochę czasu ponieważ na stronach panował ogromny chaos. Wreszcie usiadł przy stole z kilkoma prześcieradłami i kładąc przed sobą muszelki, zaczął robić notatki. Muszle były muszlami kopalnymi, ale, pomyślał Lenardo, ich obecność w wysokich górach Lombardii trudno przypisać wielkiej powodzi opisanej w Biblii. W swoich notatkach Lenardo przytoczył przypadek Konkola, który wyjęty z wody jest jak ślimak. Robi bruzdę w piasku i może przemieszczać się w tej bruździe od 3 do 4 metrów dziennie. Obliczył, że w ten sposób statek nie mógłby dotrzeć do Monferrato z nata dryatyku w ciągu 40 dni, przypuszczalnie tyle czasu trwała powódź, czyli na odległość 400 kilometrów. Nie były to też po prostu martwe muszle pozostawione przez fale, żywe stworzenia można rozpoznać po tym, że są w parach, a te przed nim z pewnością podróżowały parami. W związku z tym można było je tam pozostawić tylko za życia, a góry pokryły prastare oceany. Co więcej, Lenardo opisał także, jak w czasach prehistorycznych materia żywa wpadała do błota i umierała oraz jak błoto to, gdy wody cofały się i mijały lata, zamieniało się w skałę, tworząc pleśni wokół oskamieniałości, dosłownie tworząc odlew jej pierwotnej formy. Żywy wygląd. Dzięki takiemu dedukcyjnemu rozumowaniu i porównaniu dostępnych mu dowodów z powszechnymi przekonaniami, Lenardo starał się uwolnić umysły ludzi od średniowiecznych przesądów i wierzeń. Rzeczywiście te średniowieczne przesądy istniały wszędzie astrolodzy, czyli ludzie, którzy przepowiadali przyszłość na podstawie położenia gwiazd w danym momencie i nekromanci, którzy za pomocą magicznych sztuczek twierdzili, że potrafią rozmawiać z duchami zmarłych. Ci ludzie czerpali korzyści z ignorantów. Kościół, głosząc o diabłach i piekłach, zapewnił tło, na którym rozkwitli ci oszustowie. Ludowico Sforza sam był zwolennikiem takich rzeczy. 64. Jego własnym lekarzem i astrologiem był Ambrogio da Rosate, który miał taki wpływ na dwór, że otrzymał stanowisko na Uniwersytecie w Pawii. A jego sława była tak wielka, że wezwano go do przepowiadania przyszłości papieża Innocentego VIII. Niechęć Leonarda do tych ludzi była intensywna. Gardził tym, co nadprzyrodzone i prosił ludzi, aby rozglądali się wokół za prawdziwym światem i prawdziwym niebem. Obserwacja i eksperyment, to były kluczowe słowa Leonarda. Ale w swoim myśleniu był postacią samotną, jak człowiek przebudzony Podczas gdy reszta świata spała. Wreszcie pełnowymiarowy model pomnika stworzył był bliski ukończenia. Ludowico kazał go wystawić na dziedzińcu zamku z okazji kolejnego święta zaślubin, które miało się wkrótce odbyć. Tym razem było to małżeństwo jego siostrzenicy Bianki, Marii z Maksymilianem i z Niemiec. Lenardo i jego pomocnicy byli zajęci wykańczaniem pomnika i budową wozu, na którym można było go przewieźć z pracowni na dziedziniec. W ciągu ostatnich miesięcy Lenardo musiał zmagać się z wszelkiego rodzaju ciężkimi ciężarami. Już ulepszył grę na bloczkach, wymyślając nowy rodzaj sprzętu, a także stosował wiele rodzajów dźwigni. Jednym z jego prostszych odkryć dotyczących podnoszenia ciężkich ciężarów był podnośnik, który z wyglądu i zasady był prekursorem naszego własnego podnośnika samochodowego. Kiedy w 1493 roku ukończono pracę nad glinianym modelem pomnika z Forzy, umieszczono go na wózku i przewieziono na miejsce ekspozycji, gdzie owinięto go kurtyną. Mediolan ponownie był gospodarzem zgromadzenia dworów szlacheckich i tym razem Ludowico przeszedł samego siebie w popisie Luksusu. Na budynkach wisiały gobeliny, a na schodach katedry ułożono bogate dywany. Wszystko, co Milan miał do pokazania, było na wystawie, nawet krokodyl. Jednak najbardziej imponującym ze wszystkich widoków było odsłonięcie kolosalnego posągu Lenarda. Wznosił się majestatycznie na tle czerwonych murów zamku. Imię Lenarda da Vinci nagle znalazło się na ustach wszystkich. Gdy wieść o jego artystycznym osiągnięciu rozeszła się po mieście, zaczęły napływać pochwały. Na jakiś czas wszystkie lata frustracji i niepowodzeń w zdobyciu wznania zniknęły. Lenardo w wieku 41 lat odniósł wreszcie pewien sukces. Teraz nastąpiło zaklęcie oddechowe i Lenardo wrócił do niektórych swoich własnych projektów. Przez długi czas kontynuował obserwacje swoich dwóch ulubionych żywiołów powietrza i wody. Dla niego byli spokrewnieni w swoich ruchach. Ptaki latające w prądach powietrza i ryby pływające w strumieniu wody wydawały mu się bardzo podobne. Zaprojektował już różne instrumenty, które informowały go o kierunku wiatru i jego prędkości, a także zaczął analizować budowę skrzydeł ptaków i nietoperzy. Wznieść się w powietrze jak ptak było odwiecznym marzeniem człowieka, ale dla Leonarda stało się pasją. Bez przerwy szkicował loty ptaków, trzepotanie motyli i analizował sposób ich lotu. Ale dla Lenarda najważniejsze było zrozumienie dynamiki, czyli ruchu powietrza. Zbudował anemoskop, przyrząd przypominający wiatrowskaz, służący do określania kierunku wiatru, skonstruował także kilka typów anemometrów do pomiaru prędkości lub siły wiatru. Jeden z nich składał się z cienkiego prostokąta metalu zwisającego prosto w dół przed zakrzywionym w góry drewnianym łukiem. Łuk ten został oznaczony w jednostkach miary. Kiedy wiał wiatr pchał cienki prostokąt w górę łuku, w ten sposób odnotowując, przy której gradacji się zatrzymał, Lenardo mógł określić prędkość. Ponadto Lenardo w tym czasie skonstruował urządzenie, które porównano z nowoczesnym przyrządem służącym do badania nośności skrzydeł samolotów. Stworzył skrzydło przypominające skrzydło ptaka i przymocował je do dźwigni, tak aby możliwe było opuszczenie skrzydła poprzez szybkie naciśnięcie dźwigni. To skrzydło z kolei zostało zamontowane na desce o wadze równej ciężarowi człowieka. Następnie obliczył, że dwa tego rodzaju skrzydła musiałyby mieć około 12 metrów szerokości i 12 metrów długości, aby razem unieść człowieka i jego maszynę. Kolejnym urządzeniem przypominającym te, które można znaleźć w dzisiejszych samolotach skonstruowanym przez Lenarda, był miernik nachylenia. Dokonał tego, zawieszając ciężką kulę na sznurku w szklanym dzwonku. Piłka ta miała następnie kierować lotnikiem, informując go, czy leci poziomo, po przekątnej, w górę czy w dół. Dla Lenarda woda była także zjawiskiem, które od młodości nie przestaje wzbudzać jego ciekawości. Wykorzystanie energii wodnej do napędzania maszyn, nawadniania pól i transportu łodzi w głąb lądu było tematem, którego nigdy nie przestał badać. Na podstawie swoich eksperymentów w tym czasie skonstruował urządzenie do podnoszenia wody do wysokiego poziomu. Opierał się na geometrycznej spirali Archimedesa, wziął kawałek jelita, nadmuchał go i pozostawił do wyschnięcia. Następnie, pokrywając go warstwą wosku, aby uczynić go wodoodpornym, owinął go spiralnie wokół cienkiej laski, włożył jeden koniec do strumienia i przymocował go za pomocą przekładni do zębatego koła wodnego. To spowodowało obrót długiej śruby i był w stanie podnieść wodę z niskiego poziomu na dowolną wysokość. Dzięki wielokrotnemu systemowi tych śrub mógł podnosić wodę w ciągłym obiegu do zbiorników na najwyższych wieżach. W roku 1494 król Francji Karol VIII przekroczył Alpy na czele armii liczącej 25 tysięcy ludzi. Teraz Ludowico, dzięki serii manewrów dyplomatycznych, sprzymierzył się z Karolem i w drodze tajnych negocjacji faktycznie zaprosił do inwazji. Miał nadzieję, że poprzez taki sojusz wykorzysta armię Karola do pokonania sił papieża, które stanęły na drodze ambicji Ludowico, by stać się najpotężniejszym władcą Włoch. Na zewnątrz Karol pominał się o swoje prawa do królestwa Neapolu, ale wewnętrznie marzył o poprowadzeniu krucjaty przeciwko niewiernym w ziemi świętej. W tym samym czasie umierał młody książę Mediolanu Gian Galeazzo Sforza. Ludowico pragnął tego tytułu dla siebie, jednakże dopóki Galeazzo nie usunął się z drogi, nie mógł tego mieć. Krążyły brzydkie pogłoski, że młody Sforza został otruty. Co więcej, w 1494 roku Medyceusze, kolejna potężna przeszkoda, zostali wypędzeni z Florencji i ustanowiono republikę. Wkrótce młody Gian Galeazzo zmarł, pozostawiając syna Francesco. Syn ten był prawowitym następcą Księstwa Mediolanu, ale Ludowico uzurpował sobie prawa chłopca i ogłosił się Księciem Mediolanu. Teraz Ludowico mógł czekać na zbliżającą się bitwę między Karolem a papieżem. Mając na uwadze takie ambicje wojskowe i polityczne, Książę Ludowico powierzył teraz Lenardowi zadanie przeglądu obrony Mediolanu. Lenardo ponownie przedstawił Ludowico swoje plany wzmocnienia twierc i projekty nowych. Wielki architekt Bramante również otrzymał zadanie czuwania nad obroną miasta i przez pewien czas ci dwaj genialni ludzie pracowali razem. Następnie wiosną 1494 roku Lenardo został wysłany do Vigevano, gdzie przebywała młoda żona Ludowico. To miasto było także miejscem narodzin Ludowico, a Leonardo otrzymał zadanie zaprojektowania i zbudowania tam małego letniego domu i ogrodu dla Beatrice. Ponadto Leonardo zbudował coś w rodzaju klimatyzatora do swojej sypialni. Składało się z dużego koła wodnego, które chłodziło powietrze napływające do jej pokoju. Choć to starożytne urządzenie było od dawna znane Grekom i Rzymianom, to Leonardoowi udało się je udoskonalić. W tym czasie niezwykle oryginalny umysł Lenarda pracował także na innych urządzeniach. Jednym z nich był licznik kilometrów, przyrząd służący do pomiaru odległości przebytej przez pojazd. Tarcze, obracane przez systemy kół zębatych przymocowanych do koła taczki, mierzą odległość przebytą podczas spchania taczki po ziemi. Ponadto Lenardo wymyślił rodzaj licznika kilometrów do użytku na morzu. Składał się one zasadniczo z błystki holowanej przez statek, który rejestrował jego prędkość. Lenardo wynalazł nawet automatyczny rożen obsługiwany za pomocą metalowych łopatek zamontowanych w kominie, który obracał się pod wpływem ciśnienia gorącego powietrza unoszącego się z ognia, oraz parę dużych pływających butów do chodzenia po wodzie. W międzyczasie Karol VIII, król francuski, maszerował przez Rzym i wkroczył do Neapolu. Podbój odbył się bez sprzeciwu. Karol został wówczas koronowany na króla Neapolu, a cała Italia była u jego stóp. Jednak jego triumf był krótki. Ludowico, wykorzystawszy króla do pozbycia się wrogów, teraz spiskował przeciwko samemu królowi. Zawarł sojusz z papieżem, Wenecją, Hiszpanią i Cesarzem Niemieckim. Karol, w obliczu tej ligi, pośpiesznie wycofał się do Francji, walcząc aż do granicy. Podpisał tam traktat pokojowy. W ten sposób ludowico oczyścił Włochy ze wszelkiej opozycji i stał się teraz liderem najpotężniejszy książe w kraju. Jednak ludowico szybko zdał sobie sprawę, że jego pozycję można utrzymać jedynie siłą, więc zaczął wzmacniać siebie i swoich sojuszników. Aby zapewnić więcej armat, do zakładów produkcyjnych w Ferrarze wysłano 150 tysięcy ton brązu. Dotyczyło to jednak brązu, którego Lenardo potrzebował do odlania swojego posągu jeździeckiego i dlatego posąg nigdy nie został odlany. Lata pracy Lenarda zdawały się teraz zniknąć z dnia na dzień. Ludowico potrzebował także dużych sum pieniędzy, aby zabezpieczyć przyjaciół na wysokich stanowiskach, a płatności Leonarda nagle zostały wstrzymane. Zmuszony ponownie martwić się o opłacenie chleba powszedniego Gospodarstwa domowego i uczniów pisał listy do ludowico, skarżąc się na brak środków i prosząc o pieniądze należne mu za wykonaną pracę. Rozejrzał się za innymi zleceniami, ale żadne nie było dostępne. Ponadto, ponieważ był jeszcze malarzem nadwornym ludowico, zlecono mu na malowanie dekoracji niektórych pomieszczeń zamku. Ale to było więcej, niż Lenardo mógł znieść. Odszedł z pracy, nie dokończywszy jej. Pomimo tych wszystkich nieszczęść Lenardo nadal zmagał się z problemami związanymi z lotem. Na bieżąco wypracowywał proporcje rozpiętości skrzydeł do ciężaru ładunku. Rzeczywiście zaczął już projektować maszynę latającą. Wybrał pomieszczenie, które znajdowało się najwyżej w jednej z wież zamku i miało dostęp do dachu. Plany Lenarda dotyczące maszyny latającej były tajemnicą i nikt poza asystentem o nich nie wiedział upewnił się, że robotnicy pracujący na kopule katedry nie mogą go zobaczyć i przystąpił do zasłonięcia swojego pomieszczenia belkami, które planował wykorzystać jako podpory dla swojego modelu. Początkowo myślał, że każda próba lotu powinna odbywać się nad wodą, aby złagodzić ewentualną katastrofę, ale w miarę realizacji planów zaprojektował spadochron. Był to namiotyniany w kształcie piramidy, szeroki na 24 stopy i wysoki na 24 stopy. Uważa się, że został pomyślnie wypróbowany w wieży specjalnie zbudowanej w tym celu. Ponieważ Lenardo nie pracował już dla Ludowico, żył prościej niż kiedykolwiek. Regularnie sporządzał listy swoich wydatków, co do ostatniego grosza. Jego nawyki były oszczędne, chociaż zawsze utrzymywał porządek. Jego posiłki były skromne, do posiłków pił trochę wina i nigdy nie jadł mięsa. Swoim uczniom i praktykantom zalecał regularne nawyki, takie jak niesypianie w południe, jedzenie tylko wtedy, gdy są głodni i dobre przeżuwanie, umiarkowane ćwiczenia i dobry sen. Mimo że Leonardo żył tanio, teraz bardzo potrzebował pieniędzy. Przełykając dumę, napisał do Ludowico, oddając się ponownie na służbę księcia. Jego nieobecność w sądzie była konieczna, aby móc zarabiać na życie. W ten i inny sposób Lenardo próbował załatać rozłam między nimi. Okazało się, że Ludowico cieszył się, że ma Lenarda z powrotem. Być może pamiętając o sławie, jaką przyniósł dom stworzył model pomnika konnego, zlecił teraz Lenardowi namalowanie obrazu. Klasztor Dominikański Santa Maria delle Grazie był kościołem położonym najbliżej Zamku Sforzów i ulubionym miejscem schronienia ludowico. Tutaj przechadzał się po cichym ogrodzie, podczas gdy odziani na białomnisi w milczeniu zajmowali się swoimi obowiązkami. W dowód wdzięczności za spokój, jaki tam zastał, ludowico kazał odbudować refektarz, a na tylnej ścianie Lombard Montorfano namalował scenę ukrzyżowania. Ale przednia ściana została przekazana Leonardo. Na tej podstawie Leonardo postanowił namalować obraz Ostatniej Wieczerzy, obraz, który od tego czasu stał się jednym z najbardziej znanych na świecie. Francuz Południowe słońce prażyło opustoszałe ulice Mediolan, gdy Leonardo pośpieszył przez most zwodzony zamku. Strażnik drzemiący w łuku wejściowym podniósł się na nogi, ale kiedy zobaczył, kto to? Ponownie usiadł, mamrocząc o szaleńcu. Idąc najkrótszą drogą, Lenardo dotarł do bramy klasztoru i pociągnął za dzwonek. Kiedy brama się otworzyła, Lenardo minął zaskoczonego mnicha i skierował się bezpośrednio do rusztowania w refektarzu. Przez chwilę patrzył na swój prawie ukończony obraz, wziął pędzel i szybko rozmieszał kolor na dużej palecie. Następnie wspiął się na rusztowanie i bardzo szybko wykonał trzy lub cztery uderzenia. Po tych słowach westchnął i uśmiechnął się. Potem równie gwałtownie odłożył pędzle i nie oglądając się za siebie, wyszedł, kierując się z powrotem do zamku w gorącym słońcu. Przez trzy lata Lenardo pracował w ten sposób nad ostatnią wieczerzą. Czasami pracował od świtu do zmierzchu, zapominając o jedzeniu, innym razem trzymał się z daleka przez kilka dni, a potem wracał, żeby dodać akcentu. Kiedy już przybył, z rękami skrzyżowanymi na piersi stał przed nim przez dwie godziny, po prostu studiując, co zrobił. Teraz, w 1498 roku, malowanie było już prawie ukończone i jedyne twarze, które pozostały puste, to twarze Chrystusa i Judasza. Lenardo narysował setki szkiców, zabierając swoje modele gdziekolwiek je znalazł, raz naszkicował mężczyznę tylko dla jego dłoni. Teraz, gdy jego nazwisko stało się powszechnie znane, podczas pracy zawsze miał publiczność. Jego uczniowie, mnisi, odwiedzająca go szlachta, urzędnicy kościelni, a często sam ludowico obserwowali go, gdy malował ostatnią wieczerzę. Ale Leonardo, jak zwykle, był zaangażowany w wiele różnych zadania. Nadzorował instalację pompy hydraulicznej o wysokości ponad 70 stóp obok strumienia która wykorzystywałaby siłę samego strumienia do pompowania wody do zamku. Mając także na uwadze niepewność mecenatu dworskiego, projektował machinę handlową, mając nadzieję na zabezpieczenie w ten sposób dochodów poza dworem. Do najbardziej znanych należą prasa do oliwek, automatyczny nóż do pilników, piła hydrauliczna i ostrzałka do igieł. Ta ostatnia była prekursorem nowoczesnych ostrzałek dzięki metodom masowej produkcji. Dzięki niemu Lenardo marzył o ostrzeniu 400 igieł na raz, czyli 40 tysięcy na godzinę, aby w ciągu 12 godzin jedna osoba mogła naostrzyć 480 tysięcy igieł. Igły układano kolejno na ruchomym pasie skórzanym i przykładano do obracającego się kamienia szlifierskiego. Ten kamień szlifierski został osadzony w taki sposób, że igły były zaostrzone w krzywoliniowe punkty, a nie w zwykłe trójkątne punkty. Podczas swoich podróży do Vigavano i innych okolic Mediolanu Lenardo badał młyny. Rozmawiał z robotnikami, pytał o ceny zboża i odnotowywał czas potrzebny na przemiał. Następnie dokonał obliczeń, jak skrócić czas i w zasadzie przeprojektował cały młyn. Umieścił 12 cylindrycznych kamieni młyńskich w rzędach po cztery po jednej stronie kanału i kolejne 12 po drugiej stronie. W kanale znajdowały się koła hydrauliczne lub koła łopatkowe. Każde koło było przymocowane do pręta biegnącego pod czterema kamieniami młyńskimi. Do jednego pręta przymocowano cztery dźwignie mielące do kamieni powyżej. W ten sposób możliwe było jednoczesne działanie 24 kamieni młyńskich. Ale teraz najbardziej fascynująca Lenarda była konstrukcja 76 swojej latającej maszyny. Jego pierwsze modele opierały się na zasadzie śruby powietrznej zamontowanej na platformie, na której stał człowiek. Ale skąd miałaby pochodzić moc niezbędna do podniesienia jego maszyny z ziemi? Początkowo myślał o obsłudze śruby powietrznej za pomocą stalowej sprężyny owiniętej wokół bębna, ale najwyraźniej porzucił ten pomysł. Później jednak Lenardo zaprojektował na tej zasadzie inny model który został nazwany prekursorem współczesnego helikoptera. Miało być obsługiwane przez czterech mężczyzn stojących na platformie. Każdy człowiek trzymał drążek, który nakręcał mechanizm napędzany sprężyną, podobnie jak w nowoczesnym zegarku. Śruba powietrzna była szeroką łopatką owijającą się spiralnie wokół pionowego wału, przodkiem współczesnego śmigła. Model, który Leonardo chciał teraz skonstruować opierał się jednak na innej zasadzie zamiast śruby powietrznej zastąpił parę skrzydeł wzorowanych na skrzydłach ptaków. Nadal znajdowała się platforma, na której stał lotnik, a dwie sprężyny nadal stanowiły podstawowy silnik do podnoszenia i opuszczania skrzydeł. Ale gdy Leonardo pracował nad swoim aparatem, zaczął zdawać sobie sprawę, że byłoby to zbyt wiele zdanego na łaskę nagłego podmuchu wiatru lub gwałtownego prądu wstępującego. Trzeba było wrócić do studiów nad powietrzem i jego prądami. Dzięki całej tej działalności związanej z urządzeniami mechanicznymi Leonardo ponownie rozbudził swoje zainteresowanie matematyką. W tym czasie poznał mężczyznę na dworze Ludowico, który stał się jego przyjacielem i współpracownikiem. Był to franciszkański mnichimieniem Faluca Pacioli, który został mianowany profesorem Matematyki przez Ludowico. On także pochodził z Florencji i w 1496 roku, gdy poznał Lenarda, miał 46 lat i był autorem sumy di Arithmetica, pierwszego odrukowanego dzieła naukowego swoich czasów. Pacioli pracował teraz nad książką o geometrii zatytułowaną De Divina Proportione i zwrócił się do Leonarda o pomoc przy rysowaniu płyt do swojej książki. Ponieważ Leonardo przeprowadził już badania proporcji ludzkich, kontakt z Paciolim przyniósł im obojgu korzyści. Do najbardziej znanych rysunków Leonarda przedstawiających proporcje ludzkie należy pięknie oddane studium postaci stojącego mężczyzny z rękami rozłożonymi po bokach a następnie rozciągniętymi, z nogami złączonymi, a następnie rozstawionymi, wpisanymi w kwadrat i okrąg. Miała ona zilustrować fragmentu witruwiusza na temat proporcji sylwetki ludzkiej i wykazać między innymi, rozpiętość wyciągniętych ramion mężczyzny jest równa jego wzrostowi. Co więcej, Lenardo znalazł u pacioli potwierdzenie wielu własnych obserwacji i eksperymentów a Pacioli z kolei dał Lenardo zaufanie do własnych metod. Pacioli pomagał także Lenardo w arytmetyce, przedmiocie, który Lenardo zaniedbał ze względu na swoją niecierpliwość w studiowaniu geometrii. Stowarzyszenie pomogło mu także uwolnić się z pajęczyn średniowiecznych wierzeń. Dla Pacioli jego przyjaźń z Lenardo była objawieniem. Chociaż Pacioli był wykształconym matematykiem, Leonardo pokazał mu, że zastosowanie jego nauki obejmuje wszystkie nauki, a nawet sztukę, gdyż Leonardo napisał później Niech mnie nikt nie czyta, kto nie jest matematykiem. Legenda głosi, że Leonardo był tak zaabsorbowany studiami, że przeor klasztoru poskarżył się ludowico, że ostatnia wieczerza, choć już prawie ukończona, wciąż brakuje twarzy Chrystusa i Judasza. Ludowico wezwał Lenarda do sądu i złożył mu skargę. Lenardo jednak szybko odpowiedział. Dobry przeorto, szanowany człowiek, wasza miłość, ale jest mnichem, a nie malarzem. Nie wie, że maluje co najmniej dwie godziny dziennie. Ale, mistrzu, on mówi, że nigdy cię tam nie widuje, więc jak wytłumaczysz te dwie godziny dziennie? Ekscelencjo, postać Judasza musi być niezrównanie zła codziennie szukam tej twarzy w dzielnicy kryminalnej i codziennie nie znajduję zła, którego szukam. Jeśli jednak nie uda mi się znaleźć tego człowieka, skorzystam z głowy przeora, zrobiłoby to znakomicie, ale zawahałem się, bojąc się, że zranię jego uczucia. Ludowico klepnął się po kolanach i ryknął śmiechem. Nie było już żadnych skarg. Wreszcie w 1498 roku z obrazu usunięto rusztowanie i odsłonięto arcydzieło Lenarda. Pokazano, jak dwunastu apostołów zgromadzonych przy stole odpowiada na swój sposób na słowa Chrystusa. Jeden z was mnie zdradzi. Znowu setki ludzi przybyło, aby zobaczyć najnowszy cud Lenarda. Jego uderzający wpływ odczuły pokolenia malarzy. Nawet teraz, ponad 450 lat później. Świat wciąż staje przed geniuszem Lenarda da Vinci w refektarzu Santa Maria de Grazie. Chmury wojny znów zebrały się nad Włochami. W kwietniu 1498 roku zmarł Karol VIII, król francuski, a jego następcą został Ludwik Oleański, który został Ludwikiem XII. Nowy król Francji rościł sobie pretensje do księstwa Mediolanu, a Ludowico ponownie próbował zawrzeć przeciwko niemu sojusz. Ale lata żonglowania wrogiem z wrogiem i przyjacielem z przyjacielem dobiegały końca. Nikt już nie ufał ile Moro i nagle zdał sobie sprawę, że w tej nowej walce będzie sam. Po prawie dwudziestu latach władzy utrzymywanej przez potężne sojusze Ludowico był zmuszony zwrócić się do własnego ludu Lombardii. Gorączkowo próbował naprawić niesprawiedliwości lat. Na ludności nałożono okrutne podatki za wspieranie ekstrawagancji dworu sworzów a w dodatku byli źle traktowani przez drobnych urzędników państwowych. Ludowico starał się teraz odpłacić za przeszłe nieszczęścia swojego ludu i zjednać mu poparcie. W takim duchu wspomniał swego nadwornego malarza Leonarda da Vinci i dał mu winnicę oraz znaczny kawałek ziemi niedaleko od porta Wercelina. Teraz po raz pierwszy w życiu Leonardo zaznał bezpieczeństwa finansowego. Dzięki dochodom z winnicy i w spokoju swojej posiadłości mógł kontynuować własne badania. Nie zauważył, że jego pokojowi zagraża groźba wojny. Rzeczywiście, trzymał się z daleka od polityki i dworskich intryg, jak tylko było to możliwe dla człowieka żyjącego w tak chaotycznych czasach. Lenardo miał teraz możliwość kontynuowania swoich wczesnych zainteresowań, badań nad roślinami. Wykonał wiele pięknych rysunków, żadna roślina nie była zbyt mała, żeby przyciągnąć jego wzrok. Jego notatki na temat botaniki zaczęły się powiększać. Dzięki swemu geniuszowi obserwacji i analizy przyrody Leonardo dokonał niezwykłych odkryć praw botanicznych, zupełnie nieznanych przed jego czasami. Pisał o zjawisku heliotropizmu, czyli ruchu roślin w kierunku światła słonecznego lub od niego. Ponadto opisał zjawisko zwane geotropizmem, czyli wzrostem roślin zgodnie z prawem grawitacji, jak na przykład korzenie rosnące w dół i pędy rosnące w górę. Zdefiniował także prawa filotaksji, które opisują system lub kolejność ułożenia liści na łodydze rośliny. Oznacza to, że liście są ułożone spiralnie wokół łodygi, także trzeci liść powyżej wyrasta nad trzecim liściem poniżej na jednym typie rośliny lub w innym typie dwie trzecie liści znajdują się nad dwoma trzecimi liśćmi poniżej. Te same prawa naturalne odnoszą się również do gałęzi roślin. Występują tak, że każdy liść i gałąź może otrzymać wystarczającą ilość powietrza i światła. Co zdumiewające, te prawa, które Leonardo tak szczegółowo opisał, 80 odkryto je na nowo dopiero prawie dwa wieki później. Lenardo poszedł jeszcze dalej w swoich studiach botanicznych. Eksperymentował z tykwami, wsadząc je w różnych roztworach wodnych. Przewidywało to nowoczesne metody uprawy roślin w chemikaliach. Testował także działanie trucizn arsenu i rtęci na rośliny. Odtworzył kształt i formy liści, odciskając je na papierze pokrytym sadzą lampową, metodą, której ponownie użyto dopiero w XIX wieku. W jego pismach szczegółowo odnotowano także unoszenie się soków z korzeni do gałęzi w wyniku działania kapilarnego, to również odkryto ponownie dopiero znacznie później, w XVIII wieku. Leonardo pozyskiwał także olejki i esencje z kwiatów oraz badał wpływ wysokości na rozwój roślinności. Rzeczywiście, samo podejście Lenarda do systematycznej klasyfikacji roślin było prekursorami nowoczesnych metod klasyfikacji. W odosobnieniu własnego domu, gdy kontynuował swój studiując geometrię Upacioliego, Lenardo ponownie zwrócił się ku obserwacjom nieba. Na dachu swojego domu umieścił małe obserwatorium do obserwacji nieba nocą. Często patrzył na gwiazdy przez dziurkę w kartce papieru. Lenardo zrobił to, aby zatrzymać migotanie gwiazd, które uznał za złudzenie optyczne. Co więcej, patrząc w ten sposób na gwiazdy, zauważył, że niektóre były większe od innych i wyobraził sobie, jak mogłaby wyglądać z nich nasza Ziemia. Czy nie bylibyśmy jedynie kolejną gwiazdą w ogromnym zbiorze gwiazd, a gdyby to była prawda, jak Ziemia mogłaby być centrum wszechświata, kierując się tym samym wyimaginowanym rozumowaniem, spekulował, jak powinniśmy wyglądać w oczach kogoś na Księżycu, zdając sobie sprawę, że światło Księżyca na Ziemi słabo oświetla ciemną stronę Ziemi, doszedł do wniosku, że w takim razie musi istnieć światło Ziemi, które robi to samo na Księżycu. W ten sposób jako pierwszy wyjaśnił słabe światło odbite po ciemnej stronie Księżyca. Co więcej, wiadomo, że Lenardo patrzył na Księżyc przez wypukłą soczewkę, a być może nawet przez teleskop. Rzeczywiście, zbudował tubusy typu teleskopowego z soczewkami i napisał instrukcje ich użycia. Wydaje się pewne, że mniej więcej w tym czasie Leonardo przekonał się do teorii heliocentrycznej, która głosi, że Słońce jest centrum naszego wszechświata. Na kartce notatek matematycznych Leonardo napisał dużymi literami Słońce się nie porusza. W tym czasie nadal szukał książek o astronomii. Leonardo znał meteorologię Arystotelesa. O środku ciężkości Archimedesa oraz problemy w księgach nieba i świata Arystotelesa, dzieło Alberta Saksońskiego. Tę ostatnią książkę Leonardo musiał przeczytać, korzystając ze słownika łacińskiego, ponieważ jego łacina nie była dobra. Czytał już Plutarcha, który zdefiniował Księżyc jako ciało stałe. Plutarch napisał dalej, że plamy na Księżycu powstały w wyniku cieni rzucanych przez nieregularności na jego powierzchni. Teoria ta, najwyraźniej porzucona w średniowieczu, potwierdzała wnioski, do których Lenardo doszedł na podstawie własnych obserwacji. Wciąż jednak zmagał się z własnym, błędnym wyobrażeniem. Przez długi czas utrzymywał, że na księżycu znajdują się morza i wody, co odpowiada za odbicie światła słonecznego tak genialnie. Tymczasem w lipcu 1499 roku armia francuska dotarła do Lombardii. Ludowico był teraz w stanie desperacji. Próbował zaapelować do mieszkańców Mediolanu, wyjaśniając, że wysokie podatki wynikają z ciągłych gruźb z zagranicy. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo starał się wzbudzić w nich poczucie lojalności, opinia publiczna w Mediolanie pozostawała głucha. Nie zapomnieli. Jak Ludowico sprzymierzył się z Karolem VIII, obcym królem. Ludowico musiał teraz zaufać swojemu dowódcy armii, Galeazoda San Severino, pomimo ostrzeżeń, że jest to człowiek wątpliwej lojalności. Co więcej, Ludwikowi XII udało się zawrzeć sojusz przeciwko Ludowico, a wśród jego sojuszników był potężny kardynał, syn papieża Aleksandra VI, osławiony Cesare Borgia. Z notatki na stronie projektów zaopatrzenia i ogrzewania wanny wiemy, że Leonardo kontynuował swoje spokojne życie, jedynie nieznacznie zakłócany zachodzącymi wokół niego wstrząsami politycznymi. W jego notatce czytamy: Pierwszego dnia sierpnia 1499 roku pisałem tutaj o ruchu i wadze. Dokonał wielu eksperymentów i obliczeń dotyczących ruchu i ciężaru przedmiotów. Narysował na przykład lot strzały aby opisać ruch w powietrzu i chociaż nie napisał żadnego konkretnego wzoru, zaznaczył trzy etapy jej trajektorii początkowe pchnięcie, spowolnienie i bardziej stroma ścieżka w dół w miarę zmniejszania się pędu strzały, pokonany przez opór powietrza. Zdefiniował także prawo ruchu na pochyłej płaszczyźnie i doszedł do podstawowej zasady prawa ciążenia neftona, pisząc, każdy ciężar ma tendencję do opadania w kierunku środka najkrótszą drogą. Wykres tego okresu jest prawdopodobnie pierwszym wykresem naukowym. Lenardo eksperymentował z dwiema piłkami zrzuconymi z wysokości. Najpierw upuścił je razem, a potem jedno po drugim. Próbując rozwiązać problemy matematyczne, jakie stwarzają te spadające ciała, narysował wykres linii pionowych i poziomych. Na liniach poziomych zaznaczono czas opadania piłek, a na liniach pionowych odległości. W ten sposób mógł prześledzić ich wzajemne relacje. Ale ten spokojny czas produktywnej pracy dobiegał końca dla Lenarda. Dowódca Ludowico, Galeazzo, w pierwszej bitwie oddał Francuzom fortece Alessandria. Sam Ludowico wysłał swoich synów i swój skarb swojemu bratu, kardynałowi Ascanio, do Niemiec. Gdy zobaczył, że jego sprawa jest przegrana, Przekazał zamek Sforzów zaufanemu dowódcy Bernardino da Corte, dbając o jego pełne zaopatrzenie w broń i żywność. Następnie w smutku, Ludowico Sforza, książę Mediolanu, opuścił swoje miasto po raz ostatni jako władca Lombardii. Bramy Mediolanu zostały otwarte dla Francuzów w październiku 1499 roku, a Bernardino da Corte poddał zamek Sforzów. Francuscy żołnierze zajęli teraz Mediolan jako zdobywcy a mieszkańcy miasta pogrążyli się w zamieszaniu. Ci, którzy mogli zawrzeć pokój z Francuzami, ale inni, którzy byli zwolennikami Ludowico, uciekli, aby uniknąć aresztowania. Lenardo, podejrzany dla Francuzów, spakował swój nieliczny dobytek, choć udało mu się go zachować, i wraz z Paciolim i uczniem wyjechał do Mantui. Cesare Borgia Lenardo, Pacioli i uczeń Salai przybyli do Mantui w lutym 1500 roku. Otrzymali schronienie w zamku Izabeli d'Este, siostry Beatrice i żony Francesco Gonzagi, gubernatora Mantui. Isabella była jedną z najwybitniejszych kobiet swoich czasów i przyciągała na swój dwór życie intelektualne Włoch. W Lenardzie rozpoznała człowieka genialnego, rzeczywiście traktowała go jak równego sobie. Oddając mu do dyspozycji swój zamek, namówiła go, żeby ją namalował 87 portret, a Leonardo rozpoczął rysunek przygotowawczy. Wieczorami na zamku toczyły się dyskusje i muzyka i tutaj Leonardo ponownie spotkał swojego ucznia i towarzysza podróży z Florencji wiele lat temu, Atalanta Migliorotti, który opuścił Mediolan w 1490 roku, aby objąć stanowisko nadwornego muzyka Izabeli. Chociaż Lenardo znalazł oazę spokoju podczas politycznej burzy, która szalała nad miastem Mantua, on i Pacioli ponownie wyruszyli w drogę z nieznanych powodów. Isabella d'Este, która nadal chciała Lenarda na swoim dworze, w następnych latach wysłała wiele listów i posłańców, aby sprowadzić Lenarda z powrotem, najpierw aby dokończyć portret, a gdy to się nie udało, sprzedać jej dowolny obraz, który Lenardo chciał wysłać. Jednak, co dziwne, wydaje się, że Leonardo odwrócił się plecami do jedynej współczującej osoby, którą spotkał w świecie obojętności. Pierwszy ciepły wiosenny powiew wiał nad lagunami Wenecji, kiedy Leonardo i Pacioli wylądowali na Piazzetta, czyli małym placu świętego Marka. Jednak piękno tego przypominającego klejnot miasta, wyłaniającego się z morza, zostało na chwilę zignorowane przez dwóch podróżnych. Gdyż wokół pałacu Dożów na Piazzetta zebrał się wściekły i przestraszony tłum. Mieszkańcy Wenecji bali się swojej floty właśnie poniósł druzgocącą klęskę z Turkami. Oznaczało to, że ich potęga na morzu, niegdyś najwyższa, teraz przestała istnieć. Co więcej, z roku na rok ich posiadłości na wschodzie były powoli uszczuplane, a teraz samemu miastu groziła inwazja. W tym samym czasie ambasador Wenecji Manenti Chcący zawrzeć pokój z Turkami, został przez nich brutalnie odrzucony. Panika wkrótce ogarnęła miasto, a pogłoski o krwiożerczym niewiernym przechodziły z osoby na osobę niczym podmuch brzydkiego wiatru. Postawiono barykady i zakratowano okna. W tej napiętej atmosferze Lenardo i Pacioli szukali noclegu. Wkrótce po przybyciu tutaj Lenarda, albo dlatego, że wyprzedziła go jego reputacja, albo co bardziej prawdopodobne, z powodu rekomendacji Fraluca Pacioli zaangażował się bezpośrednio w obronę Wenecji. Natychmiast wysłano go na inspekcję istniejących umocnień miasta, zwłaszcza tych znajdujących się w głębi lądu, skąd prawdopodobnie nadejdzie inwazja. Kiedy ich zobaczył, zalecił system obrony wzdłuż rzeki i sądzę w pobliżu obecnej granicy Jugosławii, wykorzystując samą rzekę na niekorzyść wroga. Podsuwał także sugestie dotyczące ulepszeń fortów, a nawet sporządzał plany zupełnie nowego typu, fortu okrągłego. Składał się z centralnego, okrągłego fortu otoczonego dwoma pasami twierdz, z których każda była oddzielona fosą. W zewnętrznej fosie znajdowały się cztery półkoliste przyczółki. Komunikacja odbywała się poprzez podziemne galerie. Całkowity brak nadbudówki i wystających balkonów był pomysłem nowym na tamte czasy. Kolejnym nowym pomysłem obronnym było ustawienie w samej fosie niskiej, grubej wieży, prawie całkowicie zanurzonej, bronionej przez wąski otwór w pobliżu linii wodnej. Z głównego fortu można było do niego dotrzeć podziemnym przejściem, a dym z broni palnej usuwano kanałami wentylacyjnymi. Według Lenarda żaden wróg nie mógłby ukryć się w żadnej części umocnień i nie być widzianym z takiej placówki. Najbardziej niezwykłym planem Lenarda dotyczącym obrony Wenecji był jednak pomysł zbliżenia się do floty wroga pod wodą, a następnie zrobienia dziur w kadłubach ich statków. Właściwie pomysł nurkowania nie był nowy. Arystoteles pisał o nurkowaniu i dzwonach do nurkowania. A z pewnością historie o poławiaczach pereł na wschodzie były dobrze znane w okresie renesansu. Ale Leonardo zaprojektował kombinezon nurka bardzo przypominający te używane dzisiaj. Składał się z kompletnego skórzanego kombinezonu z hełmem i okularami. Był hermetyczny dzięki stalowym spiralom na złączach. Następnie dodał pęcherz zatrzymujący powietrze, który mocuje się wewnątrz skafandra na klatce piersiowej nurka. Jest możliwe, że Lenardo wynalazł także komorę powietrzną, z której Nurek mógł korzystać pod wodą, ale zachował tajemnicę tego wynalazku w obawie, że ludzie mogą nadużyć takiego odkrycia. Napisał. I tego nie publikuję ani nie wyjawiam ze względu na złą naturę człowieka który dokonuje zabójstw na dnie mórz. Lenardo miał to samo zdanie na temat łodzi podwodnej, którą przedstawił radnym i Trybunałowi Weneckiemu. Przypominało to skorupę żółwia z wypukłym guskiem po środku, który był peryskopem. Po zanurzeniu woda prawdopodobnie podniosła się do obszaru tuż wokół peryskopu, ale znowu brakuje informacji o jej dopływie powietrza, a jedyną wzmianką o niej jest przypomnienie o zamknięciu L. Ponadto wynalazł system śrub mocowanych w kleszczach ze wiertłem pośrodku do wykonywania otworów w dnach wrogich statków, a jednocześnie pomyślał o obronie przed takim atakiem, projektując broniące się statki z podwójnymi kadłubami. Wśród innych urządzeń morskich Lenarda znalazły się projekty łodzi, które mogły pogłębiać kanały, porty i laguny. Jaki był rezultat tych wszystkich planów? Nie wiemy. To czy którykolwiek z nich został użyty przeciwko Turkom, pozostaje tajemnicą. W każdym razie Lenardo i Pacioli opuścili Wenecję tej samej wiosny i przybyli do Florencji w kwietniu 1500 roku. Jednym z celów podróży Lenarda było odwiedzenie ojca, który obecnie mieszkał ze swoją czwartą żoną przy Via Chibelina. Lenardo miał teraz 48 lat. Wciąż wysoki i prosty, mimo siły młodości. Z przedwcześnie starzejącą się twarzą i przerzedzonymi włosami na wysokim czole, Lenardo był bardziej niż kiedykolwiek mężczyzną o wyjątkowym wyglądzie. Nadal gardził modnymi ubraniami i ubierał się według własnego komfortu, co czyniło go jeszcze bardziej zauważalnym w tłumie. Jego głęboko osadzone oczy o bezpośrednim i przenikliwym spojrzeniu, otoczone bujną, rudawą brodą, nigdy niczego nie przeoczyły chociaż teraz w pracy nosił okulary. Teraz, gdy wrócił do Florencji, Lenardo potrzebował zakwaterowania i pracy. Zgromadził w banku swoje niewielkie oszczędności i nie chciał tego dotykać. Dom jego ojca z pięciorgiem dzieci jego obecnej żony i synami z poprzednich małżeństw był zbyt przepełniony, aby pomieścić Lenarda. Co więcej, stosunki między Piero i Lenardo były grzeczne, ale zdystansowane. Ponieważ Piero wolał dzieci ze swoich późniejszych małżeństw. Na szczęście miejsce do zamieszkania i zlecenie Lenardo potrzebni pojawili się w tym samym czasie. Kościół zwiastowania zakonu mnichów serwitów potrzebował ołtarza, a ponieważ sława Lenarda była wielka, zaoferowano jemu i jego czeladnikom kwaterę w klasztorze. Tutaj, w samotności celi klasztornej, Lenardo mógł wrócić do własnych badań. Jego długa współpraca z fralucą Paciolim trwała nadal, gdy razem pracowali nad wydaniem Pacioli jego elementów Euklidesa. W tym samym czasie, zafascynowany geometrią, Lenardo rozpoczął badania nad przemianą ciał stałych, to znaczy zmiana kształtu czegoś na inny bez zmniejszania lub zwiększania jego substancji. Zajmując się geometrią, Lenardo najwyraźniej niewiele zrobił w związku ze zleceniem otrzymanym od mnichów serwitów. W końcu jednak uległ ich skargom i zaczął sporządzać wstępne studium na ten temat, którym było święte Janny z Dziewicą i Dzieciątkiem. Ponownie jego znajomość geometrii jest najbardziej widoczna w precyzyjnie skonstruowanej kompozycji, której każdy gest jest tak wykreślony jak ćwiczenie geometryczne. W kwietniu 1501 roku rysunek był ukończony. Wywołało to natychmiastową sensację w całej Florencji. Przez dwa dni pozwolono przed nim przechodzić. Ale teraz Lenardo nastąpiła zmiana. Nie zadowalało go już samo malowanie. Jego niezwykle oryginalne poszukiwania obrazów powoli urosły do tego stopnia, że badania te stały się ważniejsze niż malowanie. W pewnym sensie naukowiec odebrał artyście pędzel. Z dwóch listów emisariusza Isabeli D. we Florencji dowiadujemy się, jest całkowicie pochłonięty geometrią i nie ma cierpliwości do malowania. Po tym fragmencie listu z 8 kwietnia 1501 roku, sześć dni później napisano inny, w którym stwierdzono częściowo, krótko mówiąc, jego matematyczne eksperymenty sprawiły, że malarstwo stało się dla niego tak odrażające, że nie może nawet znieść podjęcia szczotka. Kilka miesięcy po ukończeniu rysunku Świętej Anny Leonardo otrzymał list podpisany przez księcia Valentino i cesarę Borgię. Leonardo zmarszczył brwi i wrócił myślami do swoich ostatnich dni w Mediolanie, kiedy król Francji Ludwik XII wjechał do miasta. Wezwał na audiencję malarza Ostatniej Wieczerzy. Król hojnie wyrażał pochwały i próbował przekonać Leonarda, aby pozostał. Na tej samej audiencji był także cesarę Borgia sojusznik Francuzów. Lenardo przypomniał sobie teraz tego mężczyznę. Ciemne włosy i oczy, czarne, łukowate brwi i twarz naznaczoną jakąś starą chorobą. Był mężczyzną o potężnej klatce piersiowej i wąskich biodrach, którego pierwotnie mianował kardynałem jego ojciec, papież Aleksander VI. Ale atrakcyjność władzy świeckiej wkrótce przekonała go do porzucenia tego tytułu. Z entuzjastyczną pomocą ojca Borgia przez ostatnie lata walczył, mordował i oszukiwał, aby zdobyć potężną pozycję władzy. Lenardo w odosobnieniu klasztoru usłyszał ostatnio, że armia Borgii była nawet u bramy Florencji. List adresowany do Lenarda był propozycją objęcia stanowiska architekta i inżyniera wojskowego skierowanej do jego ekscelencji cesare Borgii, pomyślało o ludowico o pokonanym i schwytanym w bitwie pod Nowarą zaledwie rok temu, gdy próbował odzyskać księstwo. Teraz książę był więźniem w Loches w to urajne. Lenardo napisał o nim: Książę utracił państwo, majątek osobisty i wolność, a żadne z jego przedsięwzięć nie zostało ukończone. Lenardo pomyślał także o swoim pomniku konnym, który wciąż stoi w zamku i jest używany przez francuskich łuczników do ćwiczeń strzeleckich. Podobnie jak książę, także on sam nie został ukończony. Być może oferta Borgii była szansą. 93 Leonardo postanowił to zaakceptować. W maju 1502 roku, po stawieniu się cesare Borgii w Rzymie, Leonardo rozpoczął gorączkową podróż po Toskanii i Umbrii. Miał tam dokonać inspekcji fortec i miast nowych podbojów cesare i przedstawić wszelkie zalecenia. Jakie uzna za konieczne w celu ich ulepszenia. Po przybyciu do Piombino od razu przedstawił projekt osuszenia bagien i rekultywacji ziemi. Poza tym, kiedy tu był, spędził godziny nad morzem, obserwując fale napływające od Adriatyku i studiując trzask wody o plaże. Udając się do Arezzo, sporządził pierwszą z serii niezwykłych map dla armii Vitellozzo, która przy wsparciu cesare Borgi maszerowała na Florencję. Mapy te przedstawiają Toskanie i umbrie z lotu ptaka i przypominają nieco współczesne zdjęcia lotnicze. Zielone góry, narysowane na podstawie własnych obserwacji Lenarda, są, zgodnie ze swoją wysokością, rejefowe, a drogi wiją się nad nimi i w dół przez doliny. Strumienie i ich dopływy zaznaczono na niebiesko, a nawet wsie i miasta narysowano z dużą dokładnością. Rzeczywiście, Lenardo dobrze wyciągnął lekcje od starego Toscanelli'ego i był jednym z pierwszych, którzy doprowadzili sztukę kartografii do takiej perfekcji. W lipcu i sierpniu Lenardo był w Urbino i 94 Pesaro i 8 sierpnia dotarł do Rimini. Tutaj wzmocnił fortyfikację, a następnie szybko pojechał do Ceseny. Pomiędzy Ceseną, stolicą Romanii a Porto co spędził od połowy sierpnia do września, planując kanał między nimi, przeprojektowując budynki rządowe i kreśląc nową dzielnicę, która miała zostać wybudowana dla miasta Cesena. W tym czasie skonstruował instrument informujący go o prędkości prądów wodnych w strumieniu. Mówiło mu, czy przepływ jest szybszy na powierzchni, czy na dnie czy po jednej czy drugiej stronie koryta strumienia. W międzyczasie Florencja, zaniepokojona rosnącą potęgą cesare Borgi, zaapelowała do Charlesa d'Amboise, regenta Mediolanu dla Francji, aby przyszedł jej z pomocą. Karol odpowiedział pod nieobecność króla francuskiego i pomógł chronić Florencję. Wrogowie Cesare wykorzystali to, aby zawrzeć sojusz i wkrótce Cesare został zmuszony do wycofania się ze swoich nowo zdobytych posiadłości. Sam Cesare pospieszył następnie do Mediolanu i tam nagle stanął twarzą w twarz z Ludwikiem, królem Francji, udającym się do Neapolu. Borgia, który potrafił wywierać wielki urok i wpływy, kiedy chciał, przekonał króla, że wbrew wszelkim plotkom on, cesare, Walczy z wrogami Francji. Ponownie pozyskał Francuzów, co znacznie wzmocniło jego pozycję. Następnie Spawii wydał dekret oddający do dyspozycji Lenarda wszelkie możliwe udogodnienia. Ponadto poinstruował wszystkich urzędników, aby pomagali Lenardowi w każdej sprawie, nazywając go naszym cenionym nadwornym architektem. Podczas gdy Lenardo był w Porto tico, delegacja 95Z bazid II. Sultan Turcji złożył wizytę cesarę Borgi. Delegacja poszukiwała m.in. inżyniera, który zbuduje most między Konstantynopolem a Perą w celu zastąpienia tymczasowej konstrukcji drewnianej. Lenardo zaprojektował dla nich most jednoukowy z podwójnymi rampami na obu końcach, wyglądający bardzo podobnie do dzisiejszego wejścia przelotowego. Zapewnił, że powinien mieć około 1200 stóp długości, 80 stóp szerokości i 140 stóp nad wodą. Podczas swoich podróży po wsile Nardo nie mógł nie zauważyć, jak prymitywne były młyny. Czując, jak silny wiatr wiał od morza, zaprojektował wiatrak z dachem obracającym się wraz z żaglami. Jako mechanizm znajdujący się wewnątrz zaprojektował hamulec taśmowy, półkole z drewna. W które wciskane było duże koło zębate młyna. Młyn ten przypomina holenderskie młyny z Holandii i był jednym z pierwszych tego typu młynów, jakie powstały. Jesienią Lenardo był w Imoli. Tam stworzył 96 kolejna z jego pięknie renderowanych map. Narysował to za pomocą kompasu magnetycznego własnego wynalazku. Składała się z tablicy z łukiem i igły kompasu i była prawdopodobnie pierwszą igłą magnetyczną umieszczoną na osi poziomej. Tym razem mapa przedstawiała samo miasto, mury, zamek i główne budynki, wszystkie pomalowane kolorami oraz rzekę wijącą się przez pola, narysowany w kształcie koła, przypomina widok przez teleskop bezpośrednio z góry. Również Fimola poznał nic co Machiavellego słynnego historyka i politologa, który był emisariuszem Signori, w Soboru, który obecnie rządził Florencją. Ci dwaj mężczyźni zostali przyjaciółmi, a później współpracownikami Lenarda w planie umożliwienia żeglugi rzeki Arno do morza. W tym czasie cesare Borgia, odnosząc wielki sukces w swoich kampaniach wojskowych i pewny swoich podbojów, postanowił wrócić do Rzymu. Wraz z rozwiązaniem siedziby Borgi Fimola obowiązki Lenarda dobiegły końca. Wraz ze swoim nowym przyjacielem Niczolo Machiavellim i dwoma innymi Florentczykami opuścił imole i służbę Cesare Borgi, aby powrócić do Florencji. W styczniu 1503 roku matematyk Giovanni Battista Danti podjął próbę lotu na zaprojektowanej przez siebie maszynie. Lot ten był częścią rozrywki na przyjęciu weselnym w Perugi. Danti wspiął się do swojego aparatu na szczycie wieży Najświętszej Maryi Panny. Został wyrzucony w powietrze, zawisł w powietrzu przez kilka sekund, po czym zaczął powoli dryfować w stronę ziemi, ale nagle jedno ze skrzydeł uderzyło w występ budynku i rozbił się. Danti został zabrany ze złamaną nogą. Wieść o tym wydarzeniu szybko dotarła do Florencji. Kiedy Leonardo o tym usłyszał, z zapałem przesłuchiwał wszystkich którzy go widzieli lub słyszeli o nim z pierwszej ręki. Próba ucieczki Dantiego podekscytowała Lenarda, gdyż teraz zdał sobie sprawę, że nie jest już sam w swoich poszukiwaniach. Z poczuciem pilności powrócił do problemu flatania. Czuł teraz, że rozwiązaniem problemu ucieczki mogą być szybkie podmuchy powietrza przepływające przez wąwozy i rozpostarte skrzydła orła, unoszące się wysoko po niebie. Zniszczone nadzieje. Zanim jednak Lenardo zdążył powrócić do problemu lotu, ponownie stanął przed koniecznością utrzymania siebie i rosnącego gospodarstwa domowego. Niewielkie opłaty, jakie otrzymywał za przyjmowanie uczniów, ledwo pokrywały koszty ich zakwaterowania i wyżywienia. Co więcej, sprzęt, który musiał kupić do badań naukowych, dodatkowo zwiększył jego napięty budżet. Kiedy więc sługa Francesco Del Giocondo Bogatego florenckiego kupca stanął przy bramie z prośbą, aby Leonardo przyjął zlecenie na malowania żony Francesco. Leonardo z radością się zgodził. Żona Francesco miała na imię Madonna Lisa, w skrócie Mona Lisa. Leonardo malował jej portret z przerwami przez następne trzy lata. W ten sposób to, co zaczęło się jako drobne zamówienie, Zakończyło się jedynym obrazem, oprócz ostatniej wieczerzy, z którym większość ludzi dziś się kojarzy imię Leonardo Da Vinci. Zabezpieczywszy te pracę, Leonardo powrócił do studiów nad ptakami w locie i naturą powietrza wznoszące się skrzydła orłów i jastrzębi oraz sposób, w jaki poruszały się z prądami, prawie nie pochylając rozpostartych skrzydeł poprowadziły myślenie Lenarda od czystej mechaniki do maszyn działających bardziej na zasadzie szybowca. Zaproponował napisanie traktatu o naturze lotu ptaków i ze zwykłą skrupulatnością zaczął ważyć, analizować i rekonstruować różne typy ptaków i ich budowę skrzydeł. Zdał sobie sprawę, że jedną z głównych trudności w szybowaniu jest utrzymanie równowagi, a dokładniej utrzymanie środka ciężkości. Z poprzednich obserwacji Lenardo zauważył, że człowiek jest w stanie wykonywać te same ruchy, co ptak. Zmierzył także siłę nóg mężczyzny i obliczył, że mięśnie nóg mężczyzny mają dwukrotnie większą moc niż potrzebna dostania. W rezultacie zaczął przeprojektowywać swoją maszynę, wykorzystując ludzkie ręce i nogi do obsługi lub trzepotania skrzydłami, zamiast ustawiania go na platformie. Pierwszy z nowych projektów Lenarda był swego rodzaju uprząż zapinana na ramiona lotnika, który miał utrzymywać równowagę, poruszając dolną częścią ciała. Mógł manipulować lotem za pomocą uchwytów połączonych z elastycznymi, zewnętrznymi częściami skrzydeł. Skrzydła te zostały zaprojektowane z błoniastych skrzydeł nietoperza, co zaskakujące. Urządzenie to bardzo przypominało eksperymentalne szybowce używane przez Otto Lilienthala prawie cztery wieki później w Niemczech. Lenardo zbliżał się teraz do innych rozwiązań czystego lotu, gdy dalsze działania wojenne przerwały jego pracę. Florencja i Pisa toczyły zaciekłą rywalizację, a ich walka przybrała rozmiary wielkiej wojny. Armia florencka była już praktycznie u bram Nic co Lomachiawelli nalegał aby Signoria zwróciła się o pomoc do Lenarda da Vinci, który być może będzie w stanie obmyślić natychmiastowy plan zniszczenia Pizy i jej armii. Lenardo, który nigdy nie myślał w kategoriach natychmiastowej bitwy lub tymczasowego sukcesu, przedstawił śmiały i radykalny plan, który na zawsze ograniczy potęgę Pizy. Plan był równie prosty, co monumentalny: zmienić bieg rzeki Arno na dwa kanały które wpadałyby do morza w Leghorn na południe od Pizy. W ten sposób Piza utraciłaby dostęp do wody i otwarcie na morze. Plan spotkał się z natychmiastową akceptacją i pod koniec lipca 1503 roku Leonardo został wysłany, aby zbadał cały bieg rzeki. Towarzyszył mu Giovanni Flecista, człowiek często zatrudniany przy mniejszych projektach inżynieryjnych i będący oficjalnym graczem rur do Florencji. Giovanni był także ojcem Benvenuto Celliniego, który stał się najsłynniejszym złotnikiem renesansu. Gdy udali się do Pizy, Leonardo sporządził jeszcze kilka swoich niezwykłych map tego obszaru, zwracając szczególną uwagę na bieg rzeki Arno i jej dopływów. Mapy te zainspirowały go później do zaplanowania całości seria przedstawiająca główne działy wodne Włoch. Kiedy Leonardo wjechał do obozu Florenckiego utworzonego przed Pizą, na podstawie swoich obserwacji i map zaprojektował tamę na rzece Arno, która miała regulować bieg rzeki. Ta mapa z lotu ptaka jest cudem dokładności. Pokazuje przepływ rzeki uderzającej w tamę z wirującym przepływem wstecznym i przelewem. Wiedza Leonarda na temat ruchu wody była tak wielka, a jego kunszt w rysowaniu tak doskonały że woda na tej mapie wydaje się płynąć przed oczami. Jednym z głównych problemów związanych z regulacją rzeki Arno była tendencja do ciągłego przesuwania koryta w wyniku osadzania się nowych osadów i Leonardo zdał sobie sprawę, że ukończenie tego projektu upłynie dużo czasu. Kiedy wrócił do Florencji, w ramach swoich badań przedstawił u Signorini różne maszyny mające przyspieszyć wykopaliska w Arno. Zaprojektował dźwig, który pomagał w wykopywaniu dwóch różnych poziomów jednocześnie. Przedłożył także wyniki swoich obliczeń dotyczących oszczędzania energii mięśniowej poprzez zastosowanie takich maszyn. Ponadto Leonardo zaproponował wykorzystanie wody z kanałów do celów nawadniania, a nawet obliczył, jaka będzie objętość i prędkość strumienia wody rzuconego z otworu w dnie ściany kanału do rowu irygacyjnego. Jakby tego było mało, wymyślił praktyczną metodę palowania jako fundamentu basenów w śluz, aby zabezpieczyć je przed niebezpieczeństwami erozji. Odrębna mapa z tego okresu na temat przepływu rzek w generał miał nawiązywać do jego traktatu o naturze wody. W traktacie tym znajduje się pierwszy zarys podstawowych zasad hydrodynamiki, jak na przykład Prędkość prądu wzrasta wraz ze spadkiem i maleje wraz z krętym korytem rzeki. Objętość rzeki jest proporcjonalna do szerokości jej koryta, przy czym nachylenie i głębokość wody są równe. Przy jednakowym nachyleniu i szerokości prędkość prądu jest największa w najgłębszym miejscu rzeki. Siła kopania wzrasta w najwęższym odcinku rzeki. Z powodu narzekań dowódców wojskowych na coś co uważali za stratę czasu, Machiavelli musiał interweniować u Signori, zanim Lenardo został ponownie wysłany z dokumentami upoważniającymi do kontynuowania swoich planów. Całą jesień spędził na badaniu Arno, a w październiku wrócił do Florencji. Tymczasem walki między Pizą a Florencją zostały złagodzone przez dwie zmiany polityczne. W sierpniu zmarł papież Aleksander VI. A jego syn Cesare Borgia poważnie zachorował. Republika Florencji była teraz wolna od swoich najniebezpieczniejszych wrogów, Borgiów. Miasto odprężyło się dzięki nowemu bezpieczeństwu, a działania wojenne między Florencją a Pizą ucichły w wyniku niespokojnej uzbrojonej wachty. Lenardo szybko wykorzystał sytuację, aby przedstawić swój wczesny sen Signori. Ponownie przedstawił swój pomysł komercyjnego kanału prowadzącego do morza i wspomniał o wielkich korzyściach, jakie dla wszystkich młynów, składów drewna, kuźni i innych podmiotów handlowych wynikałoby z wykorzystania energii wodnej dostępnej w ramach jego projektu. Piero Soderini, gubernator miasta państwa Florencja, był pod wrażeniem i pomyślał o sławie, jaką przyniesie to Florencji i jemu samemu. Powiedział Lenardo. Że przedstawi go Signorii. Lenardo pogrążył się teraz w zimie pełnej aktywności. Zmuszony do czerpania z oszczędności, w październiku 1503 roku wstąpił ponownie do cechu malarzy, a następnie złożył podanie o zlecenie wykonania malowideł ściennych w sali posiedzeń Pałacu Signoria. Planowano udekorować tę wielką salę scenami upamiętniającymi słynne zwycięstwa florenckie, ale Nardo wybrał bitwę po Tanghiari, w której żołnierze Florenccy pokonali Mediolanu w 1440 roku. Oprócz pracy nad Mona Lisą i kontynuowania projektu kanału, dla którego projektował teraz wielkie pompy ssące do podnoszenia rzek z jednego poziomu na drugi, ponownie zwrócił się w stronę astronomii i geologii. Lenardo, badając bieg górnego Arno, natknął się na wiele dowodów na to, że tamtejszy ląd był kiedyś całkowicie pod wodą. Różne rodzaje starożytnego życia oceanicznego i roślinności leżały rozsiane warstwami wzdłuż grzbietów gór, a Lenardo zebrał je i przyniósł z powrotem do swojej pracowni. Napisał, nad równinami Włoch, gdzie obecnie ptaki latają w stadach, ryby zwykle błąkały się w dużych ławicach czytał na nowo Ptolemeusza, starożytnego greckiego geografa Strabona, a nawet Sir Johna Mandeville'a, angielskiego autora książek podróżniczych. W jego poszukiwaniu wiedzy o odległych miejscach rozmawiał z podróżnikami, żeglarzami i pisał do przyjaciół, aby przesyłali mu informacje o krajach, które widzieli lub w których mieszkali. Zwłaszcza Strabon przedstawił doktrynę że przemiana Ziemi nastąpiła pod wpływem sił wulkanów i wody, lecz mądrość tych pierwszych ludzi została przyćmiona zamknięte umysły średniowiecza. Nawet w czasach renesansu, w którym budziła się wiedza, Leonardo musiał stawić czoła połączonym przesądom Kościoła i ignorancji wprowadzonych w błąd uczonych. Na przykład Kościół uwierzył w wielką powódź opisaną w Biblii, a uczeni twierdzili, że gdyby to, co powiedział Leonardo, było prawdą, że Ziemia powstała w wyniku procesu ewolucyjnego, istniałyby zapisy, na to ostatnie Leonardo odpowiedział. Wystarczające jest dla nas świadectwo rzeczy powstałych w słonych wodach, a teraz ponownie odnalezionych w wysokich górach, zdala od mórz. Jednak koncepcja Leonarda dotycząca ewolucji Ziemi była błędna pod jednym względem. Uważał Ziemię za organiczną, żywą, a przepływ wody uważał za podobny do przepływu krwi w człowieku. Rzeczywiście, według Lenarda, wszystkie żywe stworzenia były odbiciami żywej, oddychającej Ziemi. Dopiero gdy ponownie zwrócił pytająco wzrok na Księżyc i prawa wszechświata, zaczął zdawać sobie sprawę ze swojego błędu. Panowało przekonanie, że w centrum znajduje się Ziemia wszechświat, który wspierał teorię Lenarda o organicznej Ziemi. Jednak po latach obserwacji i badań porzucił te teorie i okiem człowieka wyprzedzającego swoje czasy o wieki napisał w swoich notatkach księżyc ma w każdym miesiącu zimę i lato. Występują w nim większe zimno i większe upały, a równonoce są zimniejsze niż nasze. Poszedł dalej i zidentyfikował elementy istniejące na księżycu, takie jak woda, powietrze i ogień, i opisał je oraz ich funkcje jako podobne do tych na naszej ziemi. Czyniąc to, rozpoznał istnienie Księżyca jako ciała stałego w przestrzeni, odbijającego światło Słońca, jednej z wielu gwiazd we wszechświecie. Akceptując te koncepcje, zdał sobie sprawę, że Ziemia nie może być organiczna. W maju 1504 roku Signoria poskarżyła się Lenardowi, że nie poczyniono postępów w pracach nad proponowanymi obrazami do sali Rady, mimo że częściowo już za nie zapłacono. W związku z tym został zmuszony do podpisania dokumentu, że musi zakończyć je do lutego przyszłego roku lub zwrócić mu wszystkie wpłacone pieniądze. Jak miał w zwyczaju, wykonał wiele wstępnych rysunków. Chociaż dobrze znał konie, ponownie zbadał ich anatomię i zachowanie. Na stołach jego studia znajdowały się strony przedstawiające wychowujące się, przestraszone konie i walczących ludzi. Na jednej z tych stron znajdują się szkice głów lwa, kilku koni i człowieka, wszyscy z dzikim wyrazem twarzy. Tutaj Lenardona pomknął o anatomii porównawczej ekspresji u człowieka i zwierzęcia, którą Darwin miał napisać prawie 400 lat później. Ale obrazy mogły poczekać, na razie rzeka Arno był w wiosennej powodzi. Nadszedł czas na podjęcie pierwszych prób skierowania rzeki na nowy bieg. Lenardo ponownie był w terenie i nadzorował pracę. Kanałowi Lenarda sprzeciwiały się zarówno kapitanowie armii, jak i Signoria. Nazywano to kaprysem i szalonym pomysłem, ale Piero Soderini i Nic Machiavelli uparcie bronili planu Lenarda i pokonali wszelki sprzeciw. I rzeczywiście podniesienie śluzy zakończyło się sukcesem i Arno rzeczywiście wpłynęło do nowego koryta. Napięcia w obozie i na soborze florenckim zostały złagodzone. Jedyną smutną osobą był Lenardo, który właśnie dowiedział się o śmierci ojca. Lenardo głęboko odczuł tę stratę. Na zewnątrz jednak tylko na odległość przyznał się do śmierci ojca. Lenardo i jego ojciec nie tylko oddalili się od siebie na przestrzeni lat, ale Piero nie pozostawił Lenardo niczego w swoim testamencie. Pozostałe dzieci jego ojca kłóciły się między sobą o to, jakie pieniądze pozostawił. Jedynym przyjacielem Lenarda w rodzinie był wujek Francesco, który nadal mieszkał w Vinci. Dowiedziawszy się o testamencie swojego brata, Francesco sporządził własny testament i pozostawił wszystko ukochanemu siostrzeńcowi, Lenardo. Po pomyślnym skierowaniu rzeki Arno Lenardo musiał teraz wrócić do obrazu zamówionego przez Signorie do sali rady. Ale ostatnio Lenardo spotkał się z odmową w tej pracy. Pierwotnie przydzielono mu do wykonania cały pokój, ale teraz przeciwną ścianę przydzielono innemu mężczyźnie, Michałowi Aniołowi Buonarrotiemu. Lenardo po raz pierwszy spotkał młodego Michała Anioła kiedy pomagał wybrać najlepszą lokalizację dla monumentalnego posągu Dawida autorstwa Michała Anioła. Obaj mężczyźni byli przeciwieństwami pod każdym względem. Leonardo, 52-letni, starannie ubrany, chłodny i zdystansowany, był mężczyzną, którego każde działanie było wynikiem przemyślanego i analitycznego umysłu. 26-letni Michał Anioł jego ubranie było wymięte i pokryte marnurowym pyłem, był pełen pasji i humorów, impulsywny młodzieniec całkowicie oddany sztuce. Nie lubili się, a teraz Lenardo został do tego zmuszony rywalizację, do której nie miał serca. Pojedynek pomiędzy tymi dwoma gigantami sztuki podniecił całą Florencję i nieustanny strumień ludzi przyglądał się im przy pracy. Michał Anioł otrzymał pracownię w Szpitalu Świętego Onufrego, a Lenardo pracował w sali papieskiej w Santa Maria Novella. Wśród wielu ludzi, którzy przyszli oglądać Leonarda, był dziewiętnastoletni młody mężczyzna. Był już uczniem Perugino, a doświadczenie spotkania i uczenia się od Leonarda miało mieć wpływ na resztę jego życia. Nazywał się Rafael Sanzio i był jednym z najwybitniejszych włoskich malarzy renesansu znanym nam pod imieniem Rafael. Podczas gdy Leonardo pracował w Santa Maria Novella, miał możliwość kontynuowania nauki anatomii. Sekcje zwłok w tamtych czasach były nowością, a kiedy je przeprowadzano, drzwi otwierały się szeroko dla publiczności. Leonardo musiał uczestniczyć w publicznych sekcjach w kościele Santa Croce. Teraz w Santa Maria Novella znajdował się szpital i tutaj Lenardo mógł bez przerwy kontynuować własne sekcje. W chłodnym pomieszczeniu pod szpitalem, gdzie trzymano ciała, Lenardo pracował do późna w nocy. Przy migoczących światłach świec i w ciszy otaczającego go świata studiował, rysował i zapisywał w swoich notatkach cuda ludzkiego ciała. Dokonywał sekcji zwłok osób które zmarły śmiercią naturalną za specjalnym zezwoleniem udzielonym mu przez mnichów kościoła, a wśród tych sekcji zwłok znajdują się pierwsze pisemne sprawozdania na temat niektórych chorób będących przyczyną śmierci. Miażdżyca, czyli kamieniste narośla w naczyniach krwionośnych i gruźlica płuc, przypominająca orzech narośl w płucach, to jedne z odkryć, których Leonardo dokonał podczas swoich samotnych poszukiwań chociaż nie użył dla nich tych medycznych nazwisko. Przede wszystkim Lenarda interesowała funkcja mięśni, zwłaszcza rąk i nóg. Tak wiernie opisał pochodzenie i umiejscowienie wszystkich różnych mięśni, że rysunki te można dziś wykorzystać jako modele anatomiczne. Co więcej, uważał, że dobry rysunek jest wart stron słów opisujących anatomię człowieka. Mięśnie przedstawiono w postaci sznurów, aby lepiej zrozumieć ich funkcje. Opisał te funkcje jako ciągnięcie zamiast pchania i zauważył, że każdemu mięśniowi odpowiada mięsień przeciwstawny. Kiedy jedno kurczy się, drugie rozszerza się. Na przykład, kiedy napinasz biceps w ramieniu, możesz poczuć rozluźnienie tricepsa, mięśnia po przeciwnej stronie. Gdy zbliżał się koniec lata 1504 roku, marzenie Lenarda o kanale łączącym Florencję z morzem legło w gruzach. Lato było gorące i bezdeszczowe. Woda w kanale wyschła, a rzeka Arno wróciła do pierwotnego biegu. Odżyły wszystkie dawne argumenty przeciwko planowi. Kapitanowie Armii Florenckiej zbuntowali się przeciwko obronie bezużytecznego projektu. Po raz kolejny interweniowali Soderini i Machiavelli. Po gorących debatach w Radzie 80, która została zwołana na sesję specjalną, wysłano samego Machiavellego, aby nadzorował pracę. Został prawie ukończony, gdy pod koniec października doszło do katastrofy. Deszcze, które nie spadły latem, spadły z nieba w postaci wielkich burz. Burza za burzą przetoczyła się przez doliny. Robotnicy odeszli, a żołnierzy wezwano. Armia Pisańska wkroczyła. Aby zapełnić wykopaliska, a ostatnia burza zmyła ten sen do niczego poza zerodowanymi kopcami ziemi. Lenardo ukrył swoje rozczarowanie w innej pracy. Kiedy rysunek przedstawiający bitwę po Tanghiari był gotowy do przeniesienia na ścianę sali rady, kazał wykonać specjalne rusztowanie własnego wynalazku, które działało na zasadzie pary nożyczek stojących na końcu, z długą platformą na górze. W miarę rozstawiania nukrusztowanie krusztowanie opuszczano, a gdy je złączono, podnoszono. Ścianę przygotowano specjalną mieszanką, która, jak miał nadzieję, wydobędzie blask jego temperowych kolorów. Dzięki kilku asystentom przydzielonym mu przez Signorie przemoc bitwy po Tanghiari została przeniesiona na ścianę i rozpoczęto właściwe malowanie. W miesiącach zimowych Leonardo odpoczywał od pracy nad ogromnym obrazem i sekcji zwłok, aby wędrować po Florencji, odwiedził rzeźnie, w których zabijano zwierzęta i przygotowywano je na rynek. Tutaj mógł zbadać serca zwierząt właśnie zabitych i zauważyć, że serce zachowywało swoją czynność aż do momentu, gdy ciało było prawie zimne. Wykonał szklany model aorty, głównej tętnicy prowadzącej z serca, woł, za pomocą którego mógł eksperymentować z przepływem krwi. Zamierzał dodać do niego szklaną rurkę do jednej z zastawek półksiężycowatych serca. Eksperymentował także z żabą, wycinając jej mózg, serce i wnętrzności i zauważył, że przestaje ona drogać dopiero po przecięciu rdzenia kręgowego. W swoich notatkach napisał, żaba umiera natychmiast po przekłuciu rdzenia kręgowego, a wcześniej żył bez głowy, bez serca, bez wnętrzności, jelit i skóry. I dlatego wydaje się, że tutaj leży podstawa ruchu i życia. Szukał oczywiście powodów, dla których mięśnie się poruszał i skąd pochodziły impulsy. Jednym z ulubionych miejsc Lenarda do odwiedzenia było Fiesole, gdzie mieszkał jego wujek Alessandro Amadori. Wujek Alessandro był bratem pierwszej macochy Lenarda i ponieważ tak bardzo ją kochał, darzył Alessandra także uczuciem. W Fiesole które stromo wznosi się nad Florencją. Leonardo mógł obserwować ptaki krążące w powietrzu pod nim. Na tych wzniosłych wysokościach rozkładał swoje rysunki latających maszyn. Leonardo osiągnął już taki etap, że pozostał mu już tylko prawdziwy lot. Zaprojektował coś w rodzaju latającej łodzi, skorupy ze skrzydłami poruszającymi się w górę i w dół oraz wprowadził ogon przypominający ptasi. Zauważył że ogon ptaka podczas lądowania pełni funkcję steru, stabilizatora i hamulca. Ale najnowszym projektem Lenarda był taki, który nazwano ornitopterem. Składał się z drewnianej ramy, dwóch ogromnych skrzydeł przypominających skrzydła nietoperza, szeregu lin i bloczków oraz windy kotwicznej, a wszystko to zaprojektowano z najlżejszych materiałów. Lotnik, leżąc na ramie, ze stopami w skórzanych strzemionach połączonych ze skrzydłami za pomocą krążków. Poruszał stopami w górę i w dół, machając skrzydłami, jednocześnie obsługując windę kotwiczną ramionami, aby prowadzić maszyna. Wkrótce miał nadzieję zbudować tę maszynę i wypróbować ją. Tymczasem Lenardo z niecierpliwością wracał do swojego obrazu w sali rady, gdyż zbliżała się wiosna i nadejdzie czas ostatecznej realizacji marzenia o lataniu. Oprócz asystenta, który testował pedały i windę kotwiczną, nikt nie wiedział o jego planie faktycznego uniesienia maszyny w powietrze. Mijały tygodnie i obraz był już prawie skończony. Ogromny mur pokryty był zanurzonymi końmi i walczącymi żołnierzami. Na specjalnej mieszance, którą przygotował do ściany, kolory były olśniewające, ale nie wysychały tak, jak powinny. Coś było nie tak. Aby przyspieszyć proces suszenia, Lenard kazał w pomieszczeniu rozpalić specjalny ogień, który kierował ciepło na obraz. Widzowie mogli obserwować, jak fale gorącego powietrza wznoszą się na ścianę. Potem katastrofa zaczęła się powoli od małej stróżki farby z góry. Zanim ktokolwiek zdążył gasić ogień, wielkie postacie i konie powoli stopiły się w ścianie, tworząc błyszczące, lepkie smugi koloru. Lenardo uciekł z pokoju w agonii i wstyd. Zniechęcony własnymi przyjaciółmi, wrogimi Signorią i triumfującymi przyjaciółmi Michała Anioła, Lenardo wrócił do Fiesole. Wrócił ze swoim sekretnym marzeniem o locie. Świat wkrótce zapomni o bitwie po Tanghiari. Ale podbój powietrza, jeśli uda mu się go dokonać, będzie trwał wiecznie. Wiosną 1506 roku ze zboczy Monte Cecero w pobliżu Fiesole legenda głosi, że wielki ptak wzbił się w powietrze i zniknął. Nikt nie wie, czy Lenardo rzeczywiście latał na swojej maszynie, czy nie, ale Girolamo Cerdano, syn przyjaciela Lenarda, napisał długo po śmierci Lenarda, Leonardo da Vinci również próbował latać. Ale mu się to nie udało. Był dobrym malarzem. Kolejne marzenie zostało zniszczone. Powrót do Mediolanu. Tego wiosennego dnia 1506 roku Lenardo obchodził swoje 54 lata. Gorycz swoich niepowodzeń i frustracja marzeń znacznie zwiększyły ciężar jego lat. Cały ranek zmarnował na kłótnie z Soderinim i Signorią. Gdyby nie list Karola d'Amboise, wicekróla króla Francji w Mediolanie, czułoby się jak żebrak. Charles d'Amboise został mianowany przez Ludwika XII gubernatorem wojskowym Mediolanu od czasu, gdy Francuzi mi podbili to miasto i pojmali księcia Ludowico Sforze. Ale autorytet listów w końcu uzyskał niechętną zgodę soderiniego. Leonardo rozejrzał się, czy o czymś nie zapomniał, i powoli wsiadł na konia. Skinął głową Salajowi, swemu uczniowi, obejrzał się, żeby sprawdzić, czy jego sługa przygotował juczne konie, i ruszył ulicą, prowadząc małe procesja. Wracał do Mediolanu. Lenardo wyjął list i przeczytał go ponownie. Słowa te wyrażały szacunek i podziw, i to po francusku. Poprosili o obecność Maitre Leonarda da Vinci na dworze Charlesa D'Amboise w celu malowania i innych różnorodnych projektów dla Króla Francji. List przywrócił Leonardo pewność siebie i szacunek do samego siebie. Przed wyjazdem Lenarda Soderini kazał mu podpisać list, w którym Leonardo obiecał wrócić do Florencji w ciągu trzech miesięcy i zostawić depozyt w wysokości 150 florenów, który miał zostać zatrzymany w zamian za jego powrót. Został podpisany, poświadczony notarialnie i datowany na 30 maja 1506 roku, niemniej jednak Lenardo zdecydował się przyjąć ofertę posła francuskiego, ponadto nie mógł się doczekać powrotu do swojej winnicy przy porta Vercellina i zrozumienia życzliwego patrona. Rzeczywiście, Charles D'Amboise okazał się więcej niż sympatyczny. Uznał Lenarda za wielkiego artystę. Co więcej, był jednym z nielicznych mecenasów którzy potrafili docenić ogrom naukowego i mechanicznego geniuszu Lenarda. Na dworze Karola Lenardo ponownie cieszył się czasem spokoju i pewnymi dochodami. Zastępca zastępcy kanclerza Mediolanu, Geoffrey Charles, był także wybitnym uczonym i mecenasem sztuki i nauk przyrodniczych. Dzięki podziwowi i wsparciu tych dwóch mężczyzn, a zwłaszcza przy dalekim wsparciu króla Francji Ludwika XII, Ponury wspomnienia Lenarda Florencji zaczęła zanikać. Jednak trzymiesięczna nieobecność Lenarda we Florencji wkrótce minęła i nadszedł list od Soderiniego, żądający albo powrotu Lenarda, albo przypadku Kaucji w wysokości 150 florenów. Teraz doszło do przeciągania liny między wicekrólem Mediolanu a gubernatorem Florencji w sprawie Lenarda. Signoria przypomniała Karolowi że Lenardo ma swoje dzieło do dokończenia, natomiast Charles d'Amboyse i Geoffroy Charles zażądali przedłużenia terminu. Przyznano jeszcze jeden miesiąc. Wymieniano więcej listów, aż sprawa stała się tak gorąca, że interweniował sam król Francji. W styczniu 1507 roku król francuski poinformował Sodariniego i Signorie, że Lenardo nie będzie ruszał się z Mediolanu aż do naszego przybycia. Ponieważ Florencja znajdowała się w tym czasie pod ochroną Francuzów, taka ostateczna władza uciszyła Signorię. Wkrótce potem Lenardo wywiązał się ze swego zobowiązania wobec Signorii, zrzekając się 150 florenów i wreszcie uwolnił się od żądań swego rodzinnego miasta. 24 maja 1507 roku Król Ludwik XII ponownie wkroczył do Mediolanu z całym przepychem i barwami. Jakie Francja i księstwo Mediolanu mogły nadać swemu władcy? Rycerze w Zbrojach i Damy Dworu podążali za królem, który jechał w powiewającej bieli i złocie pod błękitnym baldachimem ozdobionym liliami francuskimi. Z taką pompą i pokazem w Mediolanie Leonardo był wkrótce wrócił do swojego dawnego zajęcia polegającego na projektowaniu widowiska i turniejów. Choć część ludzi z czasów tworzów powróciła, Niewielu pamiętało o księcia Ludowico, który powoli umierał we francuskim lochu. Wśród osób, które Lenardo teraz poznał, pojawił się Francesco de Melzi, szlachcic ze starej mediolańskiej rodziny, który wkroczył w życie Lenarda w tym czasie jako uczeń. Wkrótce młody człowiek stał się jak syn Lenarda. Przystojny wygląd, miał wrażliwość. By docenić zasadniczą samotność Lenarda, więc prawie nie zdając sobie z tego sprawy, wypełnił lukę w życiu Lenarda, która miała trwać do końca jego dni. Jednak gdy Francesco de Melzi otworzył jedne drzwi do życia Lenarda, inne się zamknęły. Otrzymał wiadomość, że jego ukochany wujek Francesco zmarł w vinci i że stał się spadkobiercą majątku wuja. Gdy tylko rozeszła się ta wiadomość, Leonardo został powiadomiony, że Giuliano, syn Piero, a obecnie samodzielny prawnik, podważa testament. Wszystkie frustracje jego życia we Florencji osiągnęły teraz poziom gniewu i ponownie wyruszył do Florencji, aby walczyć o swoje własne prawa. Leonardo mądrze uzbroił się w listy od swoich nowych, wpływowych patronów, a nawet w jeden od samego króla Ludwika, w którym zalecał. Prosimy abyście doprowadzili do rozstrzygnięcia tego sporu w najlepszy i najkrótszy sposób, wymierzając sprawiedliwość. W sierpniu tego samego roku, 1507, Karol Damboise dodał swój osobisty list, w którym zasugerował, że król nie może zbyt długo oszczędzać Lenarda na dworze w Mediolanie. Było to z tytułem malarza i inżyniera do króla Francji, że Lenardo pojechał z powrotem do Florencji aby poczekać na rozstrzygnięcie sędziów w jego sprawie, zatrzymał się u przyjaciela rzeźbiarza Giovanni'ego Rustici, trzydziestopięcioletniego mężczyzny, który był także uczniem we Rochio. Mieszkali w domu pożyczonym Rusticiemu przez bogatego uczonego i mecenasa Piero Marteliego. Lenardo szybko odkrył, że on i Rustici mają ze sobą wiele wspólnego. Rustici również zebrał wszystkie szczegóły swoich podróży do kraju. Po domu latały oswojone orły i kruk, a podczas kolacji jeżozwierz żebrało jedzenie. Rustici jednak wierzył w alchemię i magię. Aby uprawiać tę sztukę, młody człowiek poświęcił jeden pokój dziwnym mieszaninom, które bulgotały w płomieniach, gdy próbował zamienić metale nieszlachetne w złoto lub przywołać duchy, aby przepowiedziały przyszłość. Lenardo bardzo szybko zadomowił się w życiu domu i nawet pomógł swojemu przyjacielowi przy ważnym zamówieniu na rzeźbę. Było to grupowe zestawienie Rejs W. Jana pomiędzy Faryzeuszem a Lewitą nad drzwiami baptysterium. Zaczął też zbierać rozproszone notatki na wszystkie tematy, o których pisał, przeglądając je, poprawiając i usuwając powtórzenia. Być może Lenardo rozważał publikację całego swojego materiału. Gdyż napisał, rozpoczęło się we Florencji w domu Pierodi Braccio Martelli, 22 marca 1508 roku. Będzie to zbiór bez porządku, złożony z wielu arkuszy, które przepisałem je tutaj, mając nadzieję, że później uporządkuję je na właściwych miejscach, według tematów, których dotyczą. Ten prawie czterdziestoletni zbiór bez porządku rozciągał się na praktycznie wszystkie gałęzie ludzkiej wiedzy. Oparte na lat obserwacji i eksperymentów. Rzeczywiście, był to wspaniały wysiłek jednego niezwykłego umysłu, aby odsunąć zasłony ignorancji, aby wpuścić światło prawda naturalna dociera do ludzkości. Ponadto Leonardo powrócił do studiów anatomii i anatomii porównawczej. Dlatego ostatniego wykonał wiele pięknych rysunków przedstawiających nogi zwierząt w porównaniu z nogami człowieka. Za ich pomocą Lenardo próbował wskazać miejsce człowieka w naturalnym porządku świata. Wskazał, że nasze ciała fizyczne są w zasadzie takie same jak ciała zwierząt, a różnice mięśniowe i organiczne dotyczą jedynie funkcji. Na przykład ptak i człowiek mają te same mięśnie klatki piersiowej, zwane mięśniami piersiowymi. Ale ptak, aby latać, rozwinął je w potężne instrumenty ruchu. Człowiek natomiast nauczył się stać i poruszać się w pozycji wyprostowanej. Rozwinęły się mięśnie grzbietu, zwane wyprostowanymi spinae, oraz mięśnie pośladków, które utrzymują go w pozycji wyprostowanej. Lenardo zamierzał rozszerzyć swoje studia z anatomii porównawczej na wszystkie żywe stworzenia, nawet owady. Tymczasem wicekról Mediolanu niecierpliwie czekał na powrót Lenarda. Wyrok przeciwko jego przyrodnim braciom został rozstrzygnięty na korzyść Lenarda i pospieszył z powrotem do Mediolanu. Latem 1508 roku ponownie włączył się w rutynę działalności dworu. Król Ludwik przyznał Lenardo regularne kieszonkowe i po raz pierwszy mógł cieszyć się tak długą wolnością od trosk o zarabianie na życie. Dzięki tym stałym wpłatom Lenardo miał teraz czas i wsparcie, aby móc realizować swoje liczne zainteresowania. Gdy jego notatki zaczęły nabierać kształtu, pomyślał 120 drukując je. Naturalnym dla wynalazczego Lenarda było zaprojektowanie własnej prasy drukarskiej. Jest to jeden z najwcześniejszych tego typu projektów w historii. Ponieważ łoże, na którym znajdowała się czcionka i papier, było automatycznie dopasowywane do kierownicy. Prasę mógł obsługiwać jeden człowiek. Oprócz swoich notatek Lenardo rozważał także wydrukowanie dzieła Rogera Bacona, xiii angielskiego naukowca. Ten projekt drukowania własnych książek nie został jednak nigdy zrealizowany przez Lenarda. Niedawno otrzymał zlecenie, które przyniosło go w pamięć do czasów Ludowico. Tematem był marszałek Gian Giacomo Trivulezio, żołnierz fortuny. Pierwotnie ten człowiek był lojalnym dowódcą z Sforzy, ale kiedy Ludowico doszedł do władzy, kazał wygnać Triwulezio z Mediolanu. Rozgoryczony Triwulezio stał się odtąd zawziętym wrogiem Ludowico, służącym pod jakimkolwiek sztandarem maszerującym przeciwko domowi Sforzów. Był to okrępy mężczyzna o kwadratowej twarzy, którego ciało było pokryte bliznami po wielu bitwach. Walczył z Francuzami od chwili. Gdy ludowico zdradził Karola VIII, Trivulzio widział wielki pomnik, który wymodelował Lenardo, i choć był przeszyty francuskimi strzałami oraz uszkodzony przez wiatr i deszcz, marszałek był pod wrażeniem i zapragnął mieć podobny pomnik dla siebie. Lenardo natychmiast wziął się do pracy. Jego wcześniejsze doświadczenia z pomnikiem były teraz na jego korzyść. Tym razem nie było potrzeby eksperymentować. Wiedział, ile materiału potrzebuje i jaki jest przybliżony koszt wszystkiego, łącznie z odlewem. Za ukończone dzieło przedstawił szacunkową kwotę 3046 rudukatów, z czego sto trafi do Lenarda. Suma ta była do zaakceptowania przez Trivulezio, a Lenardo rozpoczął wstępny studia. Zbierając materiał do budowy nowego pomnika konnego, Leonardo i francuski wicekról Charles d'Amboise zainteresowali się dalszą kanalizacją równin Lombardii. Korzystanie z kanałów i śluz było w praktyce od mniej więcej 100 lat, a wokół Mediolanu istniało już około 50 mil kanałów i około 25 śluz. Leonardo rozpoczął kolejne badanie okolicy. W swojej wyobraźni wyobraził sobie rozległy projekt hydrotechniczny. 12 września 1508 roku Leonardo ogłosił w swoich notatkach początek książki o naturze wody. Postanowił oddzielić tę książkę od książki o hydraulice, ponieważ konieczne było oddzielenie teorii od praktyki. Jego strony poświęcone nauce hydrauliki, czyli praktycznym zastosowaniom energii wodnej, liczyły 40 ksiąg korzyści. Wiosną 1509 roku rozszerzył swoje notatki na temat natury wody, uwzględniając największą falę i najmniejszą kroplę deszczu. Jeśli chodzi o praktyczne zastosowania energii wodnej, Leonardo przedstawił wiele projektów nowych zamków. Wprowadził nowe metody podnoszenia bram za pomocą wciągarek i łańcuchów, które z łatwością mógł wprawić w ruch jeden człowiek. Ale najważniejsze jest odkrycie Lenarda dotyczące wykorzystania siły odśrodkowej do osuszania bagien, przodka pompy odśrodkowej. Kiedy szybko obrócisz patyk w wiadrze z wodą, woda wiruje spiralnie wznosząc się po bokach, a jeśli obrócisz pałeczkę wystarczająco szybko, odsłania dno wiadra. Kiedy nagle wyjmiesz patyk, woda nadal wiruje i powoli opada. Jest to w zasadzie ta sama zasada której Leonardo użył do podniesienia wody z bagien na poziom nad poziomem morza, aby można było ją odprowadzić. Zastosowano także pompę odśrodkową ze śrubą hydrauliczną, która przekształcała energię wody w moc mechaniczną. Siła strumienia wody została wtryśnięta w podstawę pionowego cylindra. W podstawie tego cylindra znajdowało się sześciołopatowe śmigło zamontowane na pionowym wale. Siła wody obróciła śrubę i jednocześnie woda została zmuszona do uniesienia się w cylindrze do wylotu powyżej. Obracające się śmigło obracało pionowy wał. Wał ten, wychodzący z górnej części cylindra, obracał koło zębate. Koło to zostało połączone z innym kołem zębatym zamontowanym na poziomym wale, zapewniając w ten sposób moc mechaniczną. Jest to nie tylko prekursorka turbiny, ale użycie samego śmigła do napędu w wodzie było nowym pomysłem, o którym pomyślano dopiero w XVIII wieku. Dla niektórych typów pomp hydraulicznych opracował zawór kośny z głowicą stożkową, który jest nadal używany. Lenardo oprócz studiowania praktycznych zastosowań energii wodnej badał samą naturę wody. W proponowanych przez siebie książkach na ten temat zamierzał zbadać, Dlaczego tworzą się chmury i mgła? Dlaczego spada deszcz i sama kropla deszczu? A nawet to, w jaki sposób kropla deszczu jest trzymana razem. Rozumiał naturę przyciągania kapilarnego, które utrzymuje razem krople deszczu, a jego notatki pokazują, że zgłębiał naukę o hydrostatyce, która ogólnie odnosi się do ciśnienia i równowagi cieczy. Teraz, gdy Leonardo miał stały dochód i uwolniony od konieczności spotykania się z zamówieniami na malowanie w ustalonych terminach, mógł swobodnie eksplorować inne ulubione ścieżki wiedzy. Wydawało się, że jego wiecznie aktywny umysł nie może przestać krążyć po całym obszarze wiedzy naukowej. Kontynuował swoje wczesne zainteresowania, naturę i ruch powietrza, astronomię i geometrię. Nadal zajmował się także ruchem i wagą, gdyż zapisał w swoich notatkach, rzeczy, która się porusza, tym trudniej będzie zatrzymać, im większa będzie jej waga. Jest to aluzja do zasady sformułowanej przez Isaaka Neftona prawie 200 lat później w jego pierwszej zasadzie dynamiki, prawie dotyczącym bezwładności. Na przykład ruch strzały wystrzelonej w powietrze utrzymuje się w locie, dopóki utrzymuje się w niej wpływ siły początkowej. W notatce z 28 kwietnia 1509 roku napisał: Przez długi czas próbowałem wyprostować kąt dwóch zakrzywionych boków. Rozwiązałem to twierdzenie o 10 wieczorem w niedzielę. Jak zawsze, Leonardo był głęboko zaangażowany w naukę matematyki, być może zbyt głęboko, by rozpoznać nowe pogłoski o wojnie. Ludwik XII, który nadal prowadził kampanię w północnych Włoszech, Ponownie przybył do Mediolanu wśród salutów francuskiej artylerii. Podążając za swoim osobistym sztandarem w postaci złotego jeżozwierza na Białym Polu, wrócił przygotowany do bitwy z Wenecjanami, których potęga, zmniejszając się na wschodzie, rozciągała się na zachód, do Włoch. Zaniepokojony tą wenecką ekspansją, król francuski sprzymierzył się z papieżem Juliuszem II i mocarstwami europejskimi, tworząc ligę Cambrai, aby odeprzeć to zagrożenie, Charles D'Amboise, wicekról francuski, wyruszył już w pole i na zamku Cassano, z widokiem na rzekę Adda w pobliżu Mediolanu, oczekiwał przybycia swego króla. Pod koniec maja Leonardo ponownie wsiadł w siodło. W otoczeniu najlepszych rycerzy Francji i szlachty Mediolanu osobiście towarzyszył królowi francuskiemu jako inżynier wojskowy na spotkaniu z wicekrólem Mediolanu w Cassano. Przez następne trzy miesiące, podczas bitew i klęski Wenecjan pod Aquadelo, gdzie na polu bitwy pozostało 16 tysięcy zabitych, a także oblężenia Caravaggio i zdobycia Peschiery, Lenardo służył jako konsultant wojskowy i twórca map. Bardziej niż kiedykolwiek jego wzrok przykuły możliwości wykorzystania wielu rzek, które przemierzali, zarówno do celów wojennych, jak i handlowych. Wyobraził sobie umożliwienie żeglugi na rzece Adda od Mediolanu do jeziora Como. W tym czasie zaprojektował nie tylko most obrotowy, ale nawet jedną z dwóch warstw w jednym przęśle, górny poziom dla pieszych i dolna dla pojazdów. W lipcu Lenardo wrócił z królem i armią francuską do Mediolanu. Tutaj zaplanowano wielkie świętowanie zwycięstwa Francji nad Wenecjanami. Przed katedrą ku uciesze setek widzów. Leonardo wymyślił mechanicznego lwa, który wystrasza smoka ze sztucznego jeziora w dziób koguta, który wyłupił smokowi oczy. Po uroczystości Leonardo powrócił do swojej codziennej pracy. Z czasem miał prężnie rozwijającą się pracownię, a w miarę jak coraz bardziej zagłębiał się w poszukiwania naukowe, zlecenia artystyczne przekazywano jego asystentom. Kontynuował jednak pracę nad planami pomnika marszałka Trivulezio i w pracach przygotowawczych do tego zadania rozszerzył swoje notatki i rysunki z zakresu anatomii porównawczej. To ponowne zainteresowanie anatomią skłoniło go do wzięcia udziału w wykładzie zimą 1509 roku. Wykładowcem był Marcantonio de la Torre, młody mężczyzna po dwudziestce i jeden z najbardziej znanych anatomów tamtych czasów. Był profesorem na Uniwersytecie w Padwie, ale miasto to wpadło w ręce Wenecjan. Marc Antonio został zmuszony do ucieczki z Padwy i osiadł w Pawi. Kiedy się poznali, obaj mężczyźni rozpoznali w sobie wzajemne oddanie nauce i rozpoczęli współpracę zawodową, która przerodziła się w przyjaźń. Leonardo rozwinął teraz swoje studia anatomiczne do tego stopnia, że jest dziś uznawany za czołowego anatoma medycznego renesansu. Wracając do sekcji sekcyjnych, Lenardo przystąpił teraz do badania serca i układu żył w ludzkim ciele. Jego rysunki serca są niemal doskonałe. Rzeczywiście był prawdopodobnie pierwszym, który odkrył błonę w która osłania zastawki i ścięgna serca. Wyobraził sobie także i opisał zespół moderatora pierwszą przyczynę ruchu serca. Prace nad tym narządem doprowadziły go do odkrycia krążenia krwi, którego dokonał później w XVII wieku William Harvey. Co więcej, Leonardo jako pierwszy dokładnie narysował płód, czyli nienarodzone dziecko, w łonie matki, pisząc w swoich notatkach, że wnioskujemy zatem, że jedna dusza rządzi ciałami i karmi je oboje. Ponadto narysował niezwykły obraz kobiecej sylwetki i po raz pierwszy trafnie umiejscowił jej organiczną budowę. W swoich notatkach wskazał także drogę do praw rządzących metabolizmem, pisząc ciało wszystkiego, co otrzymuje pożywienie, nieustannie umiera i jest nieustannie odnawiane. Wlewając wosk do otworu w czaszce, stworzył pierwsze odlewy komór mózgu. Minęło kilkaset lat zanim metoda ta została ponownie odkryta. W miarę postępu twórczości Lenarda rósł jego podziw dla złożoności ludzkiego ciała. Wiele razy w trakcie wyjaśniania fragmentu anatomii wstawiał jedno lub dwa zdania wyrażające podziw lub pochwałę wspaniałego stworzenia, jakim jest człowiek. Rzeczywiście, te rysunki i notatki przedstawiają sumę wielu, wielu sekcji. Co więcej, Lenardo musiał pracować w warunkach, które stawiały mu na drodze wiele przeszkód, prymitywne światła i instrumenty, trudności w zdobywaniu zwłok, a przede wszystkim sprzeciw władz przesądni i ignoranci. W następnym roku Leonardo zapisał w swoich notatkach, tej zimy 1510 roku zamierzam dokończyć całą tę anatomię. A jednak, niezależnie od tego, jak szczerze wyrażał takie życzenie, Leonardo był osobą, która dosłownie nigdy nie była skończona. Wybrane przez siebie zadania naukowe i artystyczne wyraźnie przekraczały możliwości pojedynczego człowieka. Poza tym presja świata zewnętrznego ponownie zagrażała spokojowi i ciszy jego domu i pracy. Papież Juliusz dwa coraz bardziej obawiał się zwycięstw Francji nad Wenecjanami. Potajemnie zawarł pokój z Wenecją i sprzymierzając się ze swoim dawnym wrogiem, zwrócił się teraz przeciwko Francuzom. Kiedy konflikt trwał nadal, w bitwie pod Corregio zginął Karol Damboise, patron Lenarda. Zastąpił go nowy wicekról Francji Gaston de Foix. Chociaż papież zatrudnił teraz szwajcarskich najemników, ta inwazja z północy została pokonana przez młodego Gastona. Aby nie dać się prześcignąć, Papież sprowadził wówczas wojska hiszpańskie. W krwawej bitwie potrawną Francuzi całkowicie pokonali armię papieża i Hiszpanii, pomimo użycia przez nich wozów bojowych uzbrojonych w ostre jak brzytwa sierpy na kołach, co dziwnie przypomina wczesne wynalazki, które Leonardo zaprojektował dla Lorenza de' Medici. Choć Francuzi odnieśli zwycięstwo, stracili genialnego młodego przywódcę Gastona de' Foix. A wraz z nim stracili serce. W rezultacie wkrótce doszło do ich dezorganizacji. Armię papieża wznowiły ataki, a Francuzi rozpoczęli długi odwrót. Po raz kolejny Mediolan opanowała zaraza, w wyniku której zmarł przyjaciel Lenarda, Marcantonio de la Torre. Po kilku daremnych próbach odzyskania sił Francuzi uciekli przez Alpy, a wraz z nimi udał się marszałek Trivulezio. Mediolan znalazł się tymczasowo pod panowaniem wojennym Szwajcarów, a Leonardo wraz z kilkoma uczniami znów został bez patrona. Zmęczony i przedwcześnie stary w wieku 61 lat Leonardo z rezygnacją po raz kolejny zebrał swój dobytek i wraz z Francesco de Melezim i czterema wiernymi uczniami po raz ostatni odwrócił się od Mediolanu. Datą był 29 września 1513 roku. Celem podróży był Rzym. Rzym. Nazwa? Leonardo da Vinci. Skąd i gdzie mieszkasz? Jedziemy z Mediolanu przez Florencję. Przygotowano dla mnie kwaterę w Belwederze w Watykanie na polecenie papieża. A teraz, młody człowieku, przejdźmy. Strażnik przy Portadel Popolo zmienił swoje zachowanie. Upuścił halabardę i skinął na pozostałych strażników. Aby przepuścili jeźdźców. Dotknął szorstko hełmu i z uśmiechem powiedział. Przykro mi, panie, ale wiesz, jak to jest? Wszystkie te 130 ludzie, na pewno są tacy, których tu nie chcemy. Proszę bardzo, wasza ekscelencjo. Idź tam. Tymi słowami skierował włócznie na przepychającą się grupę pielgrzymów w szerokich kapeluszach blokujących wejście do Rzymu. Lenardo zapędził konia i z Francesco demelził mu boku, a za nim sługa i uczniowie, przepchnęli się obok tłumu przy bramie. Po lewej stronie wznosiło się wzgórze pincio z okazałymi socnami, po których w czasach cesarskiego Rzymu Lucullus przechadzał się po swoich ogrodach. Ale Lenardo nie miał czasu się rozglądać. Był wilgotny grudniowy dzień i szare niebo zapowiadało deszcz. Był zmęczony i gdy Francesco na niego spojrzał, Zobaczył, że Leonardo otula się peleryną i lekko drży, gdy zimny wiatr porusza jego długimi, świejącymi włosami na ramionach. Szli przez zatłoczone, hałaśliwe miasto. Przekroczyli Tyber i minęli Castel Sant'Angelo, papieską fortecę zbudowaną na grobie cesarza Hadriana. Po kolejnej inspekcji szwajcarskich strażników w biało-zielono-złotych mundurach pod błyszczącymi napierśnikami weszli pod mury Watykanu. Tego wieczoru, kiedy już rozgościł się w apartamentach Belvedere i zjadł kolację, Lenardo, wpatrując się w żar ognia, spoglądał wstecz na swoje nowe szczęście. Medyceusze wrócili do władzy. Papież Juliusz II zmarł, a Giovanni de Medici, syn Wawrzyńca, został papieżem Leonem w wieku 37 lat. Wraz z jego wyborem na głowę świata chrześcijańskiego Republika Florencji ponownie stała się miastem Medyceuszy, a Lenardo otrzymał nominację w Rzymie. Patronem Lenarda został Giuliano de Medici, ulubiony młodszy brat papieża Leona, w jego nowym dojściu do władzy i bogactwa. Musieli się spotkać kiedyś podczas wygnania Medyceuszy. Lenardo otrzymał apartamenty w Watykanie i pensję w wysokości 33 dukatów, około 85 dolarów, miesięcznie oraz przygotowano warsztat dla niego i jego uczniów. Przydzielono mu także ekskluzywnego niemieckiego asystenta imieniem Georg. Dwór papieski w Watykanie przypominał dwór medyceuszy we Florencji za czasów młodości Lenarda, pomnożony przez setki. Leon postrzegał siebie jako centrum artystycznego świata, a jako człowiek o luksusowych gustach, mający za sobą bogactwo kościoła, Watykan wkrótce został wypełniony mieszanką mądrych i głupich. Napukliwi klasycy, cytaty, trzeciorzędni poeci i klauni zmieszani z światowymi uczonymi i mężami stanu. Dwoma największymi artystami byli Bramante, architekt i przyjaciel pierwszych lat Lenarda w Mediolanie. Oraz uczeń bramantego, Rafael malarz. Bramante był zajęty budową nowego kościoła św. Piotra i jako architekt tego ulubionego projektu papieży, był jedynym mistrzem rzymskiego świata sztuki. Rafael, jako jego protegowany, był odbiorcą lepszych zamówień malarskich w Rzymie. Starszy Bramante, i trzydziestoletni asystent byli słynną parą w Rzymie w 1513 roku. Równie sławny był jednak Michał Anioł, nadal mieszkał w Rzymie, ale po śmierci Juliusza II został pozbawiony patronatu. Dawny rywal Lenarda odniósł triumf dzięki swoim niezwykłym obrazom w kaplicy Sykstyńskiej. Chociaż młody Rafał, któremu tak wiele zawdzięczał przykładem Lenarda, który teraz jeździł ulicami jako zamożny szlachcic, sam Lenardo nie otrzymywał wielkich prowizji. Choć papież Leon pobłażał kaprysom swojego brata, on sam nie miał pożytku z tego wysokiego, poważnego starca, który przechadzał się po zacienionych alejkach Watykanu, szturchając dziwne rośliny w ogrodzie botanicznym lub rysując obce zwierzęta w prywatnym zoo. W rzeczywistości patron Lenarda, Giuliano de Medici, był słabym człowiekiem. Udawał patrona, ale podobnie jak jego brat papież, Brakowało mu siły i zdecydowania słynnego ojca Lorenza. Niemniej jednak dał Lenardo jedno małe zlecenie za zdjęcie. Lenardo natychmiast zafascynowany egzotycznymi roślinami rosnącymi w ogrodach watykańskich, zaczął z nimi eksperymentować w poszukiwaniu żywicy, z której mógłby uzyskać wernik do pokrycia przyszłego obrazu. Papież Leon naśmiewał się z niego, wykrzykując ku uciesze swego dworu. Ten człowiek nigdy niczego nie dokona, myśli o końcu przed początkiem. Tak pima ze strony papieża sprawiła, że Leonardo stał się żartem dla wielu w kręgach Watykanu, którzy trochę bali się tego dziwnego człowieka o badawczym spojrzeniu. Leonardo także doświadczył pokorzeń człowieka, który nie dostosowywał się do ówczesnej mody. Na przykład jego znajomość łaciny była słaba i choć potrafił ją czytać za pomocą słownika, nie potrafił jej mówić. A wśród ludzi otaczających papieża jedynym dozwolonym językiem była łacina. Nagrody w postaci wielkich sum pieniężnych i ważnych stanowisk przyznawano często na podstawie improwizowanej przemowy po łacinie, z wieloma cytatami autorów klasycznych, lub pochlebnego wersetu łacińskiego. W obliczu takich niepowodzeń Kpin Lenardo, co nie było zaskoczeniem, zaczął zamykać się w sobie. A jednak Lenardo nie chciał pozostać bezczynny, musiał pracować. Zapotrzebowanie na lustra w rozległych salach i pokojach pałacu papieskiego było ogromne. Lenardo wykorzystał swoje umiejętności mechaniczne do przeprojektowania i udoskonalenia metod ich wytwarzania, a nawet wynalezienia własnych maszyn do szlifowania szkła. Również dla Giuliano, który parał się alchemią i magią, stworzył zniekształcające lustra i płonące soczewki. Ponadto Leonardo wynalazł maszynę napędzaną hydraulicznie do produkcji długich pasków miedzi o jednakowej szerokości do lutowania lusterek. Jednak w związku z produkcją tych luster Leonardo zaczął popadać w kłopoty ze swoim niemieckim asystentem Georgiem. Chłopiec był próżniakiem. Mówił słabo po włosku i korzystał z każdej okazji, aby spędzać dni ze swoimi rodakami w gwardii szwajcarskiej. Lenardo próbował zmienić sytuację, sugerując chłopcu, aby posiłki spożywał przy jego stole, co dało Georgowi większe szanse na naukę języka. To jednak do niego nie przemawiało. Następnie, ponieważ wynalazki Lenarda były tak niezwykłe, Zaczął zdradzać tajemnice ich mechanizmów Johannesowi, twórcy luster, innemu Niemcowi, którego Leonardo zastąpił na korzyść Giuliano. To naturalnie wzbudziło zazdrość Johannesa o Leonarda. Georg też plotkował i opowiadał historię o starym, ekscentrycznym człowieku, który żył jak skąpiec pośród luksusów i rysował szalone kółka na kartkach papieru. Te szalone koła były ćwiczeniami geometrycznymi które fascynowała Lenarda od czasu, gdy wędrował po Włoszech z fralucą Pacioli. Książka Pacioli de Divina Proportione, zawierająca 60 ilustracji z projektów Lenarda, została opublikowana w Wenecji w 1509 roku. Lenardo zamierzał zatytułować te ćwiczenia geometryczne de ludo geometrico. W geometrii luna jest figurą w kształcie półksiężyca ograniczoną dwoma przecinającymi się łukami okręgów na płaszczyźnie lub kuli. Lenardo narysował strony tych lunów, a następnie przystąpił do przekształcania ich krzywoliniowych figur w kwadraty o równej powierzchni. Dokonał także przeglądu metody Archimedesa kwadratury koła i rozwinął ją w różne sposoby dzielenia kuli cylindrów w kostkę. Powrócił także do formułowania teorii tarcia. Napisał w swoich notatkach: najwyższe koło najłatwiej jest ciągnąć. Na przykład duże koło obracające się z tą samą prędkością co mniejsze ma mniejsze tarcie do pokonania, ponieważ wykonuje mniej obrotów. Jego eksperymenty z tarciem wyprzedziły ludzi takich jak Hamontons i Coulom po 2 II i 3 stulecia. Ustalił formułę budowy łuku, którą opisał jako siłę wynikającą z dwóch słabości: jeśli usunie się jedną połowę łuku, druga połowa się zawali. Wspierają się i dodają sobie nawzajem sił. Ponadto Lenardo określił przed Galileuszem środek ciężkości każdej piramidy i ciała czworościennego, czyli czworobocznego. W miarę upływu dni i oczekiwania na zamówienia Lenardo zaczął włóczyć się po ulicach Rzymu. Stał na nawpół zasypanym forum Cezarów, otoczony pasącymi się owcami i chrząkającymi świniami drewniane chaty, w których produkowano prymitywne koła wozu i gdzie wycinano i sprzedawano marmur ze starożytnych świątyń, zbudowano na zboczach rozpadających się ruin. Stare łuki triumfalne, obecnie porośnięte pnączami, zabite deskami w wieżach i zamknięto bydło 135 pomiędzy trzonami kolumn, które niegdyś podtrzymywały wspaniałość dachów świątyń. Tu i tam klasyczny uczony szkicował lub pisał na podstawie zniszczonych, łacińskich napisów na marmurowej płycie w szaleństwie odchylonej od ziemi, gdzie spadła setki lat temu. Kozy wędrowały po Palatynie. Niegdyś siedzibie cesarzy, a wielkie łaźnie cesarza Dioklecjana były teraz parkiem jeleni i terenem polowań dla członków rodziny królewskiej. W trakcie tych wędrówek Lenardo zainteresował się prymitywnymi metodami stolarskimi. Na przykład takie rzeczy jak śruby były rzadkością. Te których używano, były albo wykonane z drewna, albo jeśli z metalu, przez złotników pracowicie wykonujących każdy z nich ręcznie, lutując drut wokół szpilki. A drugi drut w otworze, w którym przytrzymywana była śruba. Czasami wykonywano je poprzez pojedyncze spiłowanie kawałków metalu. Wszystkie te metody były czasochłonne i kosztowne. Lenardo myślał o tym problemie już wcześniej. A teraz skupił się na doskonaleniu swoich pomysłów na ten temat. Wcześniej myślał o odlewaniu metalu w drewnianych formach, a następnie toczeniu go na obcinakach do gwintów. Jednak projekty, które ostatecznie narysował ze szczegółami, są w zasadzie metodami stosowanymi dzisiaj. Nowe maszyny za pomocą kilku obrotów, korbki i regulacji kilku kół zębatych wykonały to, czego wykonanie zajmowało jednemu człowiekowi wiele godzin. Rysował także projekty mechanicznego samolotu i maszyny do ciągnięcia drutu napędzanej siłą wody. Leonardo mieszkał teraz i pracował w Belwederze w Watykanie, bardziej jako człowiek na wystawie niż aktywny uczestnik wielkich wydarzeń artystycznych rozgrywających się wokół niego. Co prawda otrzymywał 33 dukaty miesięcznie, ale Michał Anioł za pracę w Kaplicy Sykstyńskiej otrzymywał 3000. Podczas gdy Rafael zarabiał 12 tysięcy za każdy pokój, który namalował w Watykanie. W ten sposób Lenardo coraz bardziej oddalał się od swojego malarstwa. To samo w sobie spowodowało, że ludzie w mieście papieskim zaczęli rozmawiać. Zasłynął bowiem jako malarz, ale jego zamiłowanie do nauki uznano za dziwne i kapryśne. Czasami otrzymywał niewielkie prowizje od warsztatu Rafaela, ale były one jako kruchy ze stołu bogacza. Nawet zabawki, które Leonardo robił w tym okresie dla rozrywki swoich klientów, uważano za nieco dziwne. Na przykład brał małe kawałki wosku i formował z nich dziwne małe zwierzątka, a następnie napompowywał je tak, że unosiły się w powietrzu przed zaskoczonym gościem, któregoś razu złapał w ogrodzie ciekawską jaszczurkę i godzinami nałożył łuski na całe maleńkie ciałko. Przyczepił do niego małą brodę i rogi, po czym wypuścił ją z pudełka na bankiecie. Goście odskoczyli ze strachu, a kobiety wpadły w histerię. Jeden z dowcipów Lenarda, który przeszedł do relacji z jego życia w tym okresie, musiał wywołać nielada sensację. Pokazał firmie oczyszczone wnętrzności owcy, spoczywające na jego dłoni, poleciwszy im poczekać i obserwować. Zabrał wnętrzności do innego pokoju i za pomocą miechów napompował je ciepłym powietrzem. Gdy wnętrzności wypełniły się powietrzem, rozszerzyły się i rozszerzyły. Wśliznęli się do pokoju, w którym czekała kompania. Powoli rosły i rosły, aż zaczęły wypełniać pokój. Goście w pośpiechu przewrócili krzesła, aby usunąć się z drogi temu bezkształtnemu, półprzezroczystemu stworzeniu. Potem pojawił się Leonardo, wypełniony powietrzem wnętrzności ustąpiły przed nim i powiedział: Panowie, to jest tylko przykład i symbol cnoty. Jak widać, najmniejsza cnota zdolna jest do największego rozwoju. Goście zaśmiali się, ale był to śmiech niekomfortowy. W ten sposób do legendy o Leonardo jako dziwnym starcu dodano kolejną historię. Leonardo, którego prace, zwłaszcza studia anatomiczne Nieustannie przerywały losy wojny. Znalazł w Rzymie inny szpital, w którym mógł kontynuować te studia. Tym razem miał zamiar napisać traktat o mowie. Rozciął i narysował anatomię krtani, krtani, strun głosowych i tchawicy, przejście powietrza do płuc oraz wszystkich mięśni kontrolujących ruchy języka i warg. Jeśli wymówisz każdą literę alfabetu, poczujesz mięśnie warg, zwłaszcza litery o, p, i f. Uważnie zauważył, jak wibracje powietrza wydobywające się z tchawicy formują się w samogłoski i spółgłoski, i narysował membranę, która pod wpływem powietrza wydaje dźwiękach. W tym samym czasie był też zajęty dokończeniem traktatu o malarstwie, który rozpoczął podczas pracy nad Ostatnią Wieczerzą dla Ludowico-Sforzy. Ale to właśnie ze względu na wiedzę z zakresu inżynierii wojskowej został wysłany przez papieża 25 września 1514 roku do miasta Parma. Tutaj zatrzymał się w Berlin podczas badania fortyfikacji i innych umocnień miasta. Patronem Lenarda był Giuliano de' Medici mianował gubernatorem tego właśnie obszaru, a ponieważ papież Leon X obawiał się dwóch potężnych krajów, Francji i Hiszpanii, Przygotowywał terytorium papieskie na ewentualną inwazję. Inną obawą papieża, a właściwie wszystkich mieszkańców Rzymu, była malaria, choroba przenoszona przez komary, które rozmnażały się na bagnach pontyjskich na zachód i południowy zachód od miasta. Jednak wtedy nikt nie wiedział, że przyczyną są komary, myśleli raczej, że to złe powietrze z nadbagien. Ponieważ Lenardo był już skuteczny w osuszaniu zaraznych bagien Piombino dla Cesare Borgi, a później te wokół Mediolanu dla Charlesa D'Amboise, przydzielono mu to samo zadanie w przypadku bagien pontyjskich. Zbadał cały obszar aż do morza i sporządził kolejną niezwykłą mapę lotniczą. Jego zalecenia obejmowały osuszenie całego terenu, powiększenie i uregulowanie rzeki Martino oraz wycięcie dodatkowego ujścia rzeki Livoli do morza. Plany te przyjęto kilka lat później i część bagien została pomyślnie osuszona, uzyskując nowe tereny pod uprawę roślin. W grudniu 1514 roku Lenardo skończył swój traktat o mowie i prawdopodobnie w celu zwrócenia na siebie uwagi papieża przedłożył go tajnemu szambelanowi Battista de la Quila. Ponieważ papież Leon był otoczony przez armię sekretarzy i asystentów, którzy przekazywali wszystko, co nadesłano. Rękopis z pięknymi rysunkami zaginął i zaginął, a pozostało jedynie kilka notatek i szkiców. Ciągłe zniechęcanie do jego życia w Rzymie było zrównoważona wizytą jego przyrodniego brata Giuliano w okolicach Bożego Narodzenia. Leonardo cieszył się szacunkiem w rodzinie pomimo sporu o testament ojca i wuja Francesco, a jego przyrodni bracia z przyjemnością opowiadali o swoim słynnym krewnym, który mieszkał w Belwederze jako gość medyceuszy. Jednak niewiele wiedzieli o naukowych marzeniach Leonarda i jego braku uznania w mieście papieskim. Często największą pociechą Leonarda był powrót do swoich notatek. Wyzwania związane z geometrią oraz tajemnice ruchu powietrza i wody powstrzymywały go od rozmyślań o swoim samotnym życiu. Francesco de Melzi, młody przyjaciel Lenarda, w coraz większym stopniu przejął praktyczne obowiązki jego codziennego życia. Z wyjątkiem warsztatu, w którym kłopotliwy Georg pracował przy produkcji luster i okazjonalnych niewielkich zamówień na obraz, Lenardo mógł się uczyć. Oprócz badań geometrycznych Lenardo eksperymentował teraz z naukami o statyce, obiekty nieruchome i dynamice, obiekty w ruchu. W tym okresie doszło do jednego z jego najważniejszych odkryć w nauce mechaniki. O podziale ciężaru napisał istnieją trzy stany grawitacji, z których jeden to zwykła grawitacja naturalna, drugi to grawitacja przypadkowa, a trzeci to wytwarzane przez nią tarcie. Ale ciężar naturalny sam w sobie jest niezmienny. Przypadłość, która jest z nim połączona, ma nieskończoną siłę, a tarcie zmienia się w zależności od miejsc, w których występuje, a mianowicie miejsc szorstkich lub gładkich. W ten sposób uświadomił sobie i sformułował, co składa się na ruchu obiektu. Odkrył, że ruch jest wynikiem odrębnych sił działających na obiekt z różnych kierunków, na przykład początkowego pchnięcia przyciągania grawitacyjnego i oporu tarcia. Przed Galileuszem Lenardo dalej eksperymentował z obiektami zrzucanymi z wysokości. W wyniku wielokrotnych eksperymentów zauważył, że na upadek wpływa obrót Ziemi. Oznacza to, że upuszczany obiekt zawsze opadał lekko w kierunku wschodnim, a nie pionowo w dół. Fakt ten został później niezbicie udowodniony przez Izaaka Neftona i Roberta Hockena w następnym stuleciu. Zafascynował go także ruch spiralny, taki jaki można zaobserwować w bączku lub w wirze wodnym. Ze względu na swoje zainteresowanie hydrodynamiką, czyli ruchem wody, zaczął szkicować wyimaginowane kompozycje potopu. Były to rysunki ukazujące świat, zapewne inspirowany Biblią, w chaosie wichrów i powodzi. Opierały się one na jego wieloletnich badaniach naukowych. Rzeczywiście, jego rysunki przedstawiające rzeczywiste wiry nadal należą do najwspanialszych dzieł jego sztuki naukowej. Dzisiaj, przy najnowocześniejszych środkach technicznych, takich jak posypanie wiru proszkowaną galafonią, a następnie sfotografowanie go, dokładne trójwymiarowe zdjęcie jest niemożliwe. Jednak Lenardo dzięki samej obserwacji i analizie w połączeniu ze swoim geniuszem rysunkowym był w stanie odtworzyć skomplikowany kształt wirującej wody. W powiązaniu swoich badań nad wodą, powietrzem, ruchem i ciężarem doszedł do podobieństwa między prawami równowagi kontrolującymi ciała stałe i ciecze. Równanie między siłą napędową a oporem, które zapewnia równowagę lub równowagę w ciałach stałych, można porównać do równania między ciśnieniem cieczy w górę i wywieranym na nią ciśnieniem w dół. Do późnej nocy Lenardo pracował nad swoimi papierami, Teraz łatwiej się męczył, a jego oczy słabły. Aby zapewnić więcej światła, którego wymagał jego słabnący wzrok, ulepszył swoją oryginalną lampę oliwną, unosząc knot w miarę spalania oliwy, a także zamontował dodatkowe lampy na suficie. 9 stycznia 1515 roku Leonardo zapisał w swoich notatkach, Il Magnifico Giuliano de' Medici wyruszył 9 stycznia 1515 roku o świcie z Rzymu, aby udać się i poślubić żonę w Sabaudi. I tego dnia nadeszła wieść o śmierci króla Francji, Ludwika XII. Oznaczało to, że jego nowy patron odszedł, a stary patron zmarł. Notatka Lenarda była smutna i być może wraz z odejściem swojego patrona poczuł się bardziej samotny niż kiedykolwiek w zatłoczonym życiu Watykanu. Giuliano za namową brata poślubił Filibertę Sabaucką, chcąc wzmocnić prestiż medyceuszy. Ludwik XII przed śmiercią utworzył Ligę przeciwko Hiszpanii, a wraz z małżeństwem brata papieża z Domem Szlacheckim we Francji Liga zostanie wzmocniona, utrzymując papieża po stronie Francji. W rzeczywistości papież Leon grał po obu stronach, ponieważ w tamtym czasie był także zaprzyjaźniony z Hiszpanią. Wkrótce po wyjeździe Giuliano z Rzymu Leonardo zachorował, prawdopodobnie na skutek łagodnego zawału serca, powikłanego gorączką malaryczną. Wezwano lekarza. To było ostrzeżenie. Lekarz powiedział Francesco de Melzi, a Leonardo musi przez jakiś czas zachować spokój. Pod koniec zimy Lenardo stanął na nogi i najwyraźniej znów czuł się zupełnie dobrze. Sam Giuliano zachorował mniej więcej w tym samym czasie, a wiadomość, że wyzdrowiał i wreszcie wraca do Rzymu, ucieszyła Lenarda. Usiadł i napisał długi list do swojego patrona, wyrażając swoją radość. List ten zawierał także długą listę skarg na Georga i Johannesa. Georg wykorzystywał teraz swój pokój w mieszkaniu Lenarda do pracy dla innych. Okłamał Lenarda, a kiedy go przesłukiwano, wpadł w taką wściekłość, że nikt nie mógł się do niego zbliżyć. Co więcej, Johannes, wytwórca luster, wracał teraz do Watykanu i produkował lustra dla wszystkich, nawet wykorzystując pokój Georga jako własną pracownię. Johannes przechwalał się swoimi umiejętnościami i powtarzał wszystkim, że Leonardo nie wie, co robi. Nic więc dziwnego, że Leonardo w swojej długiej skardze wyładował złość i frustrację, jakie odczuwał w związku ze wszystkimi niesprawiedliwościami, jakie spotkały go w Rzymie. Ale latem Leonardo został ponownie zatrudniony jako inżynier wojskowy. Franciszek wstąpił na tron Francji. Nowemu królowi Francji zależało na zabezpieczeniu utraconego tytułu do księstwa Mediolanu i przygotowywał kolejną inwazję na Włochy. Papież Leon, wciąż próbując grać obiema stronami naraz, zawierał tajne porozumienia z Franciszkiem, dołączając jednocześnie do króla Hiszpanii, Mediolanu, Genui i Szwajcarów w sojuszu przeciwko Francji. W związku z tym wysłał Lenarda, aby zbadał fortyfikację Civita Vecchia. Miasta na wybrzeżu Morza Terreńskiego niedaleko Rzymu. Kiedy w sierpniu Franciszek i wkroczył do Włoch z 35-tysięczną armią, w tym marszałkiem Trivulezio, papież nakazał swojemu bratu Giuliano objąć dowództwo nad siłami papieskimi. W drodze do objęcia tego dowództwa Giuliano zachorował i upadł. Tym razem była to jego choroba wkrótce śmiertelna. Lenardo wrócił do Rzymu ze swoim badaniem cziweckie, gdzie od razu dowiedział się o ostatniej chorobie swojego patrona. Być może zdając sobie sprawę, że Giuliano jest śmiertelnie chory, Lenardo Desperacko starał się zdobyć uznanie, które jego zdaniem powinno mu się należeć. Zgłosił się do konkursu na nową fasadę san Lorenzo we Florencji. Wśród pozostałych zawodników był Michał anioł, jego młodszy a zarazem najstarszy rywal. W październiku 1515 roku Franciszek i odbił Mediolan i przed Bożym Narodzeniem znalazł się w Rzymie. Lenardo mógł spotkać się z nowym królem Francji w Bolonii, dokąd osobiście udał się papież Leon X, aby zawrzeć traktat pokojowy z Francją. Z całą pewnością wiadomo, że uczęszczał na dwór Franciszka w Rzymie. Nazwisko Lenarda cieszyło się dużym szacunkiem w kręgach francuskich, a ponieważ Franciszek podziwiał już obrazy Lenarda, spotkanie było dla nich obojga szczęśliwym wydarzeniem. Rzeczywiście, uznanie, o które Lenardo zabiegał w swojej ojczyźnie, nigdy nie było tak wielkie, jak to jakie przyznali mu Francuzi. Ponieważ Franciszek i przygotowywał się do wyjazdu do Francji w styczniu, Musiał zaproponować Lenardowi stanowisko na swoim dworze. Chociaż nadal miał nadzieję, że Giuliano de Medici wyzdrowieje z choroby i wróci do Rzymu, oferta Franciszka zapewniła mu wsparcie w świadomości, że ma potężnego, nowego przyjaciela. Marzec 1516 roku przyniósł pierwsze z trzech wydarzeń i miały zmienić bieg ostatnich lat Lenarda. Zmarł Giuliano de Medici, Pozostawiając Lenarda nie tylko bez patrona, ale także bez przyjaciela w Watykanie. Teraz, mając 64 lata, niechętnie opuszczał swoje wygodne mieszkanie w Belwederze z warsztatem i przyjemnymi ogrodami. Poza tym w głębi duszy czuł, że Rzym może mu jeszcze zaoferować sławę, która zawsze mu umykała. Wiosna przeszła w lato i nastąpiło drugie wydarzenie. Konkurs na nową fasadę San Lorenzo we Florencji wygrał Michał Anią. Dla Lenarda ta wiadomość była ciosem. Sukces jego dawnego rywala jeszcze bardziej osłabił jego pozycję w Watykanie i pogłębił rosnącą wrogość, jaką odczuwały wśród ludzi otaczających papieża. Trzecie wydarzenie było sumą wielu mniejszych wydarzeń. Georg i jego przyjaciel Johannes z zazdrości rozpowszechnili w kręgach dworskich wiele plotek na temat Lenarda. Teraz wykorzystali śmierć Giuliano do rozpowszechniania historii o sekcji ciał Lenarda w szpitalu. Dodano to do złośliwych plotek, że Lenardo był profrancuchem. Ta wiadomość w końcu dotarła do papieża Leona X. Sam papież doskonale zdawał sobie sprawę z praktyki sekcji sekcyjnej i osobiście odwrócił wzrok. Ponieważ jednak sekcja zwłok była sprzeczna z doktryną Kościoła, nie można było zignorować oficjalnej skargi skierowanej do głowy kościoła. Papież wykorzystał to jako pretekst, aby pozbyć się tego męczącego starca, którego tolerował tylko ze względu na brata. Lenardo został porzucony. Rok 1516 dobiegał końca. Lenardo miał postanowił ubiegać się o patronat oferowany mu przez Franciszka i. Dlatego on i Francesco de' Melzi, jego wierny młody przyjaciel, opuścili Rzym i udali się w długą podróż do Francji. Opuszczając po raz ostatni ojczyznę, Lenardo spoglądał wstecz na swoje lata, od srebrnej lutni, która wysłała go do Mediolanu, przez śmierć Giuliano, aż po ostateczne odrzucenie papieża Lenarda X. Pamiętając, jak Lorenzo de' Medici wysłał go do Ludowico tyle lat wcześniej. Lenardo pomyślał z wielkim smutkiem. Medyceuszem nie stworzyli i zniszczyli. Ostatnie lata. Lenardo rozejrzał się, opierając się o parapet chata u Damboise, i obserwował grupę młodych lordów i dam gających w krokieta na szmaragdowo zielonym trawniku. Stukot młotków i piłek mieszał się z krzykami i śmiechem młodych ludzi. Było późne majowe popołudnie, i chociaż słońce było ciepłe, Zachodni wiatr był chłodny. Lenardo ponownie spojrzał w dół z wysokości muru zamku na szeroki pas rzeki Lary i dolinę rozciągającą się tak daleko, jak okiem sięgnąć. Jaskółki przelatywały nisko nad brzegami poniżej, a wiatr niósł do niego ich przenikliwe krzyki. Zalesione wyspy i łachy piaskowe przerywały miarowy bieg rzeki i Lenardo widział, jak odbicia kołyszą się w nurcie. Przyglądał się rzece, ale zdał sobie sprawę, że jego starzejące się oczy nie są w stanie utrzymać długotrwałej koncentracji. Stworzył je wiatr 148 wody, więc odwrócił się i zaczął wracać do swojego domu. W zamku famboise było wiele znanych rzeczy. Grube, wysokie mury i okrągłe wieże, a zwłaszcza pełne wdzięku. Koronkowe iglice rezydencji króla przywołały wiele z tego, co znał w swojej ojczyźnie. Ogrody założyli Włosi. Rosły tam drzewa pomarańczowe, a nawet morwa z jego ukochanych równin Lombardii. Rezydencja królewska i kaplica zostały zbudowane, a dekoracje wyrzeźbione w kamieniu przez włoskich rzemieślników. Lenardo mógł zatrzymać się i porozmawiać w swoim ojczystym języku z wieloma ludźmi zatrudnionymi przez króla. Od czasów Karola VIII Francuzi mi przywieźli z Włoch najnowsze style renesansowe. Kroki lenarda zaprowadziły go z powrotem z terenu zamku na ścieżkę z poręczą. W dole widać było strome dachy miasta Amboise z kominami. Ścieżka prowadziła do małego dworku, przypominającego miniaturowy zamek z ostrymi iglicami i koronkowymi, rzeźbionymi w kamieniu szczytami, otoczonymi zielonymi trawnikami i żwirowymi ścieżkami. Manoir Detlouks, jak nazywał się dom Lenarda, był domem myśliwskim franciszka i. Ale kiedy Leonardo przybył, oddał go Lenardowi na swój dom. Franciszek, w swym podziwie dla tego wielkiego człowieka, dał mu także 700 koron rocznie wraz z pensją w wysokości 400 koron dla Francesco de Meleziego. Długa podróż z Rzymu sprawiła, że Leonardo był zmęczony i słaby, a wkrótce po przybyciu na miejsce ponownie zachorował. Tym razem atak był poważniejszy i spowodował trwałe kalectwo prawej ręki. Patrzył na to teraz, otwierając drzwi do swojego pokoju. Kolejne ostrzeżenie, pomyślał, a wciąż jest tak wiele do zrobienia. Młody, krzepki król Franciszek był wszędzie naraz. Chlubił się turniejami rycerskimi, polowaniami i wszelkiego rodzaju sportami. Zawsze niespokojny, może pojawić się w dowolnym miejscu bez zapowiedzi. Często u bramy domu Lenarda słychać było wrzawę i król wjeżdżał z jednym lub dwoma arystokratami. Z wielkim brzękiem ostróg wbiegał po schodach dworku, wołając Lenarda. Lubił długie rozmowy ze starcem i z szacunkiem słuchał, jak Lenardo, z głęboko osadzonymi oczami wpatrzonymi w notatki, demonstrował jakąś naukową tezę na czystej kartce papieru. W tym czasie Lenardo był zaangażowany w trzy projekty które wymagały jego natychmiastowej uwagi. Jednym z nich był występ na bankiecie, który Franciszek wyprawił dla swojej siostry Małgorzaty de Valois i jej męża. Kolejnym był nowy projekt Zamku Królewskiego w Amboise, a trzecim projekt stworzenia żeglownej drogi wodnej sam do Romorantin. Chociaż te trzy projekty były głównymi projektami, którymi zajmował się Leonardo. Zawsze był to nadzór nad malowaniem ścian przez jego uczniów w kaplicy dworku, jego własna praca nad obrazem W. Jana Chrzciciela i ciągłe zamawianie i przeglądając swoje notatki. Bankiet odbył się w październiku 1517 roku, a mechaniczny lew wykonany przez Lenarda odniósł natychmiastowy sukces. Wszedł za pomocą silnika sprężynowego do sali, otwierając i zamykając swój dziki pysk. Jednocześnie kiwając głową z boku na bok. Z różdżką, którą otrzymał, Franciszek i zszedł ze swojego miejsca i trzykrotnie stuknął lwa. Zabawka rozpadła się, a z niej u stóp króla wypłynęła kaskada białych lili. Również w tym czasie na zamku Famboisę gościł dostojny gość. Był rodakiem Lenarda i nazywał się kardynał Luigi d'Aragona. Towarzyszył mu jego sekretarz Antonio de Beatis ponieważ Leonardo był już sławnym członkiem dworu króla Franciszka. Kardynał złożył mu wizytę w towarzystwie Antonia. Kardynałowi pokazano niezwykłe rysunki anatomiczne i wszystkie jego notatki. On i jego sekretarz byli pod wielkim wrażeniem. Byli także zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że Leonardo nigdy nie cieszył się takim uznaniem wśród swoich rodaków. Antonio de Beatis napisał do domu że ten pan napisał traktat o anatomii pokazując za pomocą ilustracji członki, mięśnie, nerwy, żyły, stawy, jelita i wszystko inne, o czym należy dyskutować w ciałach mężczyzn i kobiet w sposób, który nigdy jeszcze nie zostało zrobione przez nikogo innego. Wszystko to widzieliśmy na własne oczy i powiedział, że dokonał sekcji ponad trzydziestu ciał zarówno mężczyzn, jak i kobiet w każdym wieku. Pisał także o naturze wody, różnych maszyn i innych sprawach, które spisał w niezliczonej liczbie tomów, a wszystko to w wulgarnym języku, co oznacza po włosku, a nie po łacinie, które, jeśli zostaną opublikowane, będzie opłacalne i zachwycające. Do tej pory Lenardo zgromadził tysiące stron notatek, które leżały ułożone w stosy w najróżniejszych skrzyniach i pudełkach. Często teraz Przeglądając dzieła swojego życia, Lenardo zdawał sobie sprawę, że nigdy nie doczeka dnia ich publikacji. Czas przepływał między palcami. Lato już nadeszło i minęło, a teraz ostre jesienne wiatry unosiły liście z Ziemi w tańczących wirach. Na szczęście były to lata pokoju i po raz pierwszy od długiego czasu ludzie byli wolni od wojen. Plan kanalizacji drogi wodnej do Romorantin przerodził się w rozległy pomysł stworzenia arterii wodnej z rzeki Loary przez całą Francję do Leonu, a następnie do Włoch. Leonardo, choć stary i schorowany, badał części rzek Loary i Her, pokonując wyboiste drogi i prymitywne zakwaterowanie. Ponadto Leonardo zaprojektował zamek dla owdowiałej matki Franciszka I w Romorantin. Zamek ten nigdy nie został zbudowany. Ale wiele pomysłów, które Leonardo uwzględnił w jego projekcie, wykorzystano w gigantycznym i wspaniałym zamku Hamburg. Ponadto, na prośbę Franciszka, dokonał przeglądu prac prowadzonych na zamku w Blois i istnieją podstawy, aby sądzić, że piękna zewnętrzna klatka schodowa, która kręci się spiralnie od lewej do prawej, mogła zostać zaprojektowana przez Lenarda. W lutym 1517 roku królowej urodził się syn Klaudiusz i Franciszek i Król podjął decyzję o odroczeniu Chrztu Delfina, tytuł nadawany najstarszemu synowi króla francuskiego, do maja następnego roku. W tym czasie w Amboise miała miejsce podwójna uroczystość, gdyż bratanek papieża Leona X, młody Lorenzo de' Medici, poślubiał Madeleine dauwergne. Jak zwykle, Lenardo otrzymał zadanie przygotowania uroczystości. Chociaż lubił przygotowywać takie rozrywki, Lenardo odczuwał teraz presję czasu, bo rzeczywiście przeszkadzanie temu gorliwemu młodemu królowi było czasem kłopotliwe. Poczuł, że jego lata dobiegają końca. Jego notatki były niedokończone, a marzenia o poszerzaniu wiedzy człowieka o swoim świecie i o sobie samym utrudniały nie tylko takie drobne prace. Ale także granice jego własnej wytrzymałości fizycznej. Kiedy pewnego dnia Lenar szkicował z okna swojego pokoju, skąd widział mury zamku i kapliceryś W, Huberta, odłożył na chwilę rysunek, aby napisać do siebie notatkę. Napisz o jakości czasu w odróżnieniu od jego matematycznych podziałów. Czy ten niezwykły człowiek przeczuwał drogę? którą Einstein w swoich badaniach nad teorią względności miał podróżować setki lat później? Wiosna znów przyszła, a wraz z nią pierwsza dzika kwiaty i róże, śpiew ptaków w lasach i kwitnienie kasztanowców. Nadszedł także czas podwójnej uroczystości i można było zobaczyć Lenarda zajętego przygotowywaniem dekoracji i mechanicznych atrakcji dla już zgromadzonego tłumu. Oprócz turniejów zbrojnych, które tak zachwyciły króla, miała odbyć się pozorowana bitwa z oblężonym miastem i w tym celu Lenardo zbudował imponujące drewniane mury zamku na tle iglic i wież miasta. Przyjęcie trwało tygodniami, a kulminacją był trawnik przed domem Lenarda, gdzie urządzono wielką salę balową. Powtórzył tu wcześniejszy sukces, który tak oczarował gości ludowiców wiele lat temu na zamku Sworzówy w Mediolanie. Nad salą balową znów wznosiła się kopuła, po której mechanicznie poruszały się gwiazdy, a sztuczne postacie przedstawiające różnych bogów i boginie przemawiały i śpiewały za pośrednictwem ukrytego chóru, podczas gdy słońce i księżyc świeciły własnym światłem. Tym pokazem zakończyliśmy uroczystości. Był już koniec czerwca i Leonardo nie mógł się doczekać powrotu do swoich planów dotyczących szlaku wodnego do Włoch. W pobliżu Sologne znajdował się obszar, który po zalaniu zamieniłby okolice w bagna. Należałoby je osuszyć tą samą metodą, jaką zaplanował dla bagien Piombino i Pontyjskich. Francis mnie także interesowały ulepszenia, które Leonardo zasugerował dla swojego zamku i musiał o nich porozmawiać z nadzorcą zamku. Jak zawsze wydawało się, że jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, planowania i pracy. Następnie Lenardo napisał w swoich notatkach, 24 czerwca, w dniu SW. Ja na 1518 rok. W Amboise, w pałacu Slouks, a pod spodem, będę kontynuował. Będę kontynuował. Kropka. Był to niemal wyraz buntu wobec przeszkód w postaci starzenia się, chorób i zakłóceń świata praktycznego. Brzęk ostruk i łańcuchów, fuzdy oraz parskanie wielu koni zapowiadały kolejną niespodziewaną wizytę młodego króla. Lenardo słyszał, jak na dole krzyczał coś do Batisty, służącego, który przybył do Amboise z Lenardem. Teraz, jak zwykle, Franciszek wbiegał po schodach z całą energią młodości, krzycząc Lema i y Tremistrz. Z rezygnacją i cierpliwym humorem Lenardo wyszedł, aby powitać króla. Złote łańcuchy na grubej szyi Francisa i na jego szerokiej klatce piersiowej błyszczały w półmroku sali, a on trzymał kapelusz z pióropuszem u boku i wycierał czoło delikatną haftowaną chusteczką. Mistrzu Leonardo, wybieramy się na wycieczkę nad rzekę i chcę, żebyście popatrzyli na miejsce, o którym wam opowiadałem, gdzie chcę postawić ten most. Pamiętasz? Panie, daj mi tylko chwilę na zebranie materiału. Przygotowano skrzynie i wkrótce Lenard dostanął drzwi, wołając Francesco i Baptiste, aby pomogli mu wsiąść na konia, podczas gdy słudzy króla wciągnęli skrzynie na jeden z wozów wypełnionych już namiotami i prowiantem. Kiedy Franciszek był niespokojny, co zdarzało się często, wycieczka mogła oznaczać wiele godzin lub wiele dni podróży. Wozy były zawsze przygotowane z całym wyposażeniem na długą podróż, a Lenardo sam nauczył się akceptować te nagłe zachcianki i trzymał własne skrzynie przygotowane na każdą taką podróż. Teraz, jak zawsze, król trzymał konia na wodzy ze względu na tego wysokiego, przygarbionego mężczyznę z długą brodą i prostym ubraniem. Jednak kiedy Lenardo wrócił z tej wycieczki, on zdał sobie sprawę, że nie może już odbywać takich podróży. Trudy spania w namiotach, jazdy po gorących drogach i niezbędne prace związane z badaniem możliwych lokalizacji mostu sprawiły, że był prawie wyczerpany. Zasugerował jednak jedną z sugestię, a mianowicie budowę domów, które można będzie przenosić, a następnie montować za pomocą kilku drewnianych zatrzasków, a następnie również szybko demontować i przenosić w inne miejsce. Można je również pozostawić w miejscu, gdzie mieszkańcy wsi będą mogli z nich korzystać podczas nieobecności sądu. Rzeczywiście takie konstrukcje wydawałyby się przodkami naszych własnych domów prefabrykowanych. Zima 1519 roku była syroga. Kiedy zimna mgła rozprzestrzeniła się nad doliną, osłaniając nagie drzewa, ochłodziła duże, bielone pokoje Slouks. Wiatr wiał z północy. Wdzierając się do kominów i rozrzucając popiół i iskry. Lenardo, skulony przy ogromnym kominku, którego dach wystał do pokoju, otulił się czarnym płaszczem podszytym miękką skórą i przypomniał sobie, aby uwzględnić go w testamencie dla Matchuriny, wiernej gospodyni, która dla niego gotowała i opiekowała się jego domem. Sędziwy Lenardo, który obserwował i analizował tak wiele człowieka i przyrody, wiedział teraz, że jego dni są policzone. Kiedy pierwsze, blade marcowe słońce przebiło się przez małe okienka jego domu, sąłowiowego szkła, zwrócił się do króla z prośbą o pozwolenie na sporządzenie własnego testamentu. Prawo francuskie wymagało, aby majątek każdego cudzoziemca umierającego we Francji przechodził na rzecz korony. Pozwolenie zostało wydane i 23 kwietnia 1519 roku wezwano ze świadkami Guillaumea Boureau, królewskiego notariusza W Swoim przyrodnim braciom we Florencji Leonardo zostawił swój majątek w fiesole i 400 dukatów. Swojemu wiernemu przyjacielowi i towarzyszowi, Francesco de Melezi, szlachcicowi mediolańskiemu, Leonardo przekazał swoje notatki, rysunki i obrazy. Batista otrzymał dochód, który Ludwik XII przyznał Lenardo z opłat za kanał w San Cristoforo niedaleko Mediolanu. Maturinę otrzymał dobre czarne sukno oprzyte skórą i dwa dukaty. Co więcej, Lenardo szczegółowo nakreślił plany własnego pogrzebu, aż do zużycia dziesięciu funtów świec. Zbyt słaby, by już dłużej stać, Lenardo był przykuty do swojego dużego łóżka z baldachimem i baldachimem. Przez małe okienko w rogu widział z niego masferki kaplicy SW, Huberta na tle bladego, obcego nieba. Wezwano wikariusza Kościoła Saint Denis z dwoma księżmi i dwoma franciszkanami, ale Nardo przyjął przy jego łóżku ostatnie sakramenty. Wpis w jego notatkach brzmi, Myślałem, że uczę się żyć, ale uczyłem się, jak umierać. Jednak śmierć nie była dla niego łatwa. Ze łzami spływającymi po jego zapadniętych policzkach z powodu zmarnowanego życia zmarł 2 maja 1519 roku, walcząc nawet z tą ostatnią przerwą w całej jego pracy. Król Franciszek I, który przebywał w ST. Laje ze swoim dworem, zapłakał, gdy przyniesiono mu tę wiadomość. Francesco de Merzi był tak pogrążony w smutku, że czekał do czerwca, Zanim napisał do przyrodnich braci Lenarda o śmierci Mistrza. Między innymi napisał, był dla mnie najlepszym z ojców i nie potrafię wyrazić żalu, jaki wywołała we mnie jego śmierć. Do dnia, kiedy moje ciało zostanie złożone pod ziemią, będę odczuwał wieczny smutek i to nie bez powodu, gdyż on codziennie okazywał mi najbardziej oddane i najgorętsze uczucia. W końcowym akapicie Francesco dodał następujące słowa. Jego strata jest smutkiem dla wszystkich, ponieważ natura nie jest w mocy reprodukować kolejnego takiego człowieka. Dług ludzkości wobec Lenarda. Kiedy Lenardo zmarł, jego notesy rozpoczęły odrębną podróż w zapomnienie. Podróżowali do różnych krajów i stali się częścią bardzo odmiennych kolekcji. Dopiero w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat podjęto wysiłki, aby zebrać je wszystkie na okładkach jednego tomu. Marzenie które sam Lenardo żywił, ale którego nigdy nie zrealizował. Kiedy rękopisy i rysunki zostały wydobyte na światło dzienne, przetłumaczone i opublikowane, ukazał się niezwykły zakres odkryć naukowych Lenarda. Matematyk, anatom, botanik, astronom i geolog stanowią tylko część długiej listy jego osiągnięć i dają wskazówkę człowiekowi, który rozważał cały świat przyrody w ramach swojej dziedziny studiów. Ze względu na uniwersalność myśli naukowej, Leonarda często wymienia się go jako prekursora takich ludzi jak Galileo Galilei, Sir Isaac Nefton, James Watt, Francis Bacon i William Harvey. Chociaż Leonardo nie może być przypisany faktycznych odkryć dokonanych przez tych ludzi, jego metody badawcze wskazały ścieżki, którymi mieli podążać. Klucz do metod Leonarda kryje się w cytacie z jego notatek na temat wizji. O widzeniu pisał jako sapervedere, umieć widzieć, a oko nazywał oknem duszy. Wielokrotnie podkreślał znaczenie obserwacji i osobistego doświadczenia. Chociaż sam był oczytany, podkreślał, że nauka pochodzi z obserwacji, a nie z autorytetu. Jego najwyższy talent do rysowania podkreśla jego credo i jest nierozerwalnie związany z jego nauką. To, co widział w otaczającym go świecie przyrody, wymagało zbadania. Wyniki tych badań przekuto na rysunki, co stanowi najpewniejszą metodę przekazywania wiedzy innym. Najlepszym przykładem takiej postawy są jego studia anatomiczne. Samo narysowanie stojącej przed nim żywej postaci nie wystarczyło. Konieczne było wiedzieć, co rysuje. Udał się do prosektorium i po intensywnych badaniach stworzył jedne z najlepszych rysunków anatomicznych na świecie i jedne z najłatwiejszych do zrozumienia dla innych. To co Walter Pater napisał o renesansie, w wielu rzeczach był wspaniały raczej ze względu na to, co zaprojektował lub do czego dążył, niż na podstawie tego, co faktycznie osiągnął. Mogłoby być podsumowaniem wysiłków naukowych Lenarda przez całe jego życie. Pracował nad wyprowadzeniem ludzkości z bagna średniowiecznych przesądów na mocny grunt faktów naturalnych z nienasyconą ciekawością, Leonardo podjął się niemożliwego zadania objęcia całej wiedzy. W ten sposób ustanowił swoje prawo do nieśmiertelności była to bowiem próba, która świeciła jak latarnia morska w świecie pogrążonym w ignorancji.